Hej kochani, dajcie znać, czy was, czy mnie słychać. O, widzę moją Basię. A widzicie, ja znowu YouTube mi się włączyło. Ja sprawdzam, czy głos idzie, czy jest wszystko prawidłowo. No, świetnie. I teraz, czekajcie, ja sobie wyłączę telefon. O, ja tutaj zerknę na wasze komentarze sobie. Tu Hania, udostępniać, Monia, witamy Monię, Hanie, Patrycję, witamy, dobry wieczór. Tutaj witamy odkrywanie zagadek, witamy również. Witamy Basię moją, słuchajcie, moja Basia tutaj jest, Halinka Karolewska. Mamy jeszcze troszeczkę czasu, więc słuchajcie, za chwilę się pojawi Dominik, ale ja chcę wam na wstępie coś pokazać. O, i tutaj mamy Hanię i Piczkowalską. Witamy dziewczyny. Pokażę wam, jak mi pięknie rośnie grudzień. Zaraz zaczynamy live. Pokażę wam. A dlaczego? Dlatego, że to jest kwiat biało-czerwony. A dzisiaj mamy święto narodowe w kraju. Poczekajcie, o. Chcę wam pokazać mój grudzień. Zobaczcie, jak on kwitnie pięknie. Widzicie? Ja na grupę wysłałam zdjęcia, ale on nie ma jeszcze tego uroku, co na żywo, bo kwiaty, nie wiem jak to u was widać na monitorach, ale kwiaty są w pięknej czerwieni z bielą. Także mamy, słuchajcie, kwiat narodowy, jeśli możemy tak to nazwać. O, ja postawię sobie. Przygotowałam oczywiście żarełko dla furii, żeby mnie nie odciągała od monitora. Tak, tutaj Piczkowalska, Joannę witamy, Ela, Buganik, o i nowe Niki, witam. Witam serdecznie, mój ulubiony kanał, tak, bardzo mi miło. Piczkowalska też, Danusia, witamy. Weber Max, tak, Jakub Kosowicz, czekamy, Iwonka, Kołpak, witaj Bożenka, piękne kwiaty, piękna ty. Słuchajcie, ja dzisiaj jestem właśnie ubrana w barwach narodowych, bo tak naprawdę w pewnym sensie wywiad, który teraz będzie, tak naprawdę rozmowa, wywiad z osobą, która doczekała się swojej niepodległości, tak jak większość z nas. I w pewnym sensie każdy z nas ma swój dzień niepodległości, swój dzień wolności. Tu bez cukru jeszcze witamy. Także kochani, to może zaczniemy, bo nie będziemy za długo czekać, mamy 34 osoby na oczku. Chciałam was powitać w ten piękny listopadowy dzień, wieczór. Tak naprawdę mamy już wieczór. I będę wdzięczna, jeśli by się pojawiły telefony podczas live'u, to byłabym bardzo wdzięczna, jakby były one w miarę krótkie, bo temat jest dość, słuchajcie, obfity u Dominika. I teraz tak, ja już jego mam, ja już go mam, słuchajcie, on czeka za kulisami, więc może ja go też tutaj już dołączę i poznacie mojego gościa, tak? Hej Dominik. Dzień dobry, hej, cześć. Witaj, już mamy trochę osób na czacie, wiesz, Królewna cześć. Śnieżka, teraz ja tutaj mam taką możliwość na streamie pokazywać komentarze, wiesz, tylko podczas już wywiadu nie, ja będę je kontrolować tutaj na czacie, żeby nie odwracały uwagi, wiesz, od naszej rozmowy. I a czy dobrze mnie słychać? Dobrze, dobrze. Dobrze. Okay, słuchaj, ja jeszcze się odezwę do tutaj widzów. Dajcie nam znać, czy Dominika dobrze słychać. Powiedz coś, Dominik, jeśli możesz, tak. No dzień dobry, witam wszystkich. Dobry wieczór. No tutaj robimy test łączności, bo ja telefon mam tutaj osadzony tak w takim miejscu. Mam nadzieję, że słychać, że mikrofon jest w porządku. Tak, no ja słyszę. I słuchajcie, okay. I teraz tak, o tutaj Hania, witamy Dominik, ja przelecę jeszcze i już zaczynamy. Trinity, Carrington, oj, się was tutaj wszyscy się witają, dobrze. I słuchajcie, to zaczynamy już powoli. I tak jak mówiłam, już wspomniałam wcześniej, mamy Dzień Niepodległości, 11 listopada.
i powiedziałam wam też, że każdy z nas ma swój dzień niepodległości, wolności, uwolnienia się spod tej sektokorporacji. I w kontekście właśnie dzisiejszego dnia, kochani, moim gościem jest Dominik, który wydeptał sobie sam drogę do wolności, jak większość z nas, prawda? Tak, i chcę wam jeszcze, taka myśl mi przyszła ciekawa, Dominik już ją zna, żeby was tak wprowadzić może w całą historię, powiem wam tak, że dzisiaj Dominik, jak wytrawny żeglarz, przeprowadzi nas przez odmęty, otchłanie i sztormy, jakie miały miejsce w jego życiu. Razem z nim przeżyjemy jego ból, rozterki, cierpienie i radości. Oczywiście Dominik bezpiecznie doprowadzi nas również, dopłyniemy z nim do brzegu, do przystani. Przystanią tą jest dla Dominika, dla każdego z nas, odnalezienie siebie, odnalezienie własnej duszy, kochania siebie i kreowania swojej wspaniałej, pięknej przyszłości. Ja wam zawsze na grupie czy na live'ach wspominam właśnie w tych tematach. Także Dominika teraz troszeczkę już, co niektórzy może znają z innego kanału, z kanału Odkrywanie Zagadek, bo mamy na czacie też Odkrywanie Zagadek. I wiecie, co niektórzy z was, że Dominik jest byłym synem brata podróżującego, czyli obecnie ta nazwa wygląda inaczej, nadzorcy obwodu, tak? Który, tak, tak. Ojciec twój jest już na emeryturze, więc słuchajcie, ja już oddaję głos Dominikowi, to będzie raczej taka rozmowa i umawiamy się ze względu, tutaj chcę was poinformować, że ze względu na to, że głos idzie z opóźnieniem na streamie, Dominik jest na Wyspach Brytyjskich, nie w Polsce, więc ja już z Dominikiem rozmawiałam, że nawet jak ja bym chciała coś tam się włączyć troszeczkę do rozmowy, bo tak naprawdę on zawłaszcza mój kanał. To jest kanał zawłaszczeni przez sektę, ale Dominik dzisiaj, ja mu pozwalam zawłaszczyć mój kanał i ja sobie podniosę wtedy rękę, Dominik, tak jak rozmawialiśmy, palce, rękę, jakbym chciała gdzieś tam, żebyśmy się po prostu nie krzykiwali, bo znaczy my się, bo to tak by było odbierane. Dobrze, to Dominik, to zaczynamy, tak? Ty zestresowany, ja zestresowana, ja tu jeszcze wam powiem, bo słuchacze mnie widzą zawsze w innej scenerii, wiesz, przy stole, z tyłu mam obraz, a dzisiaj siedzę sobie wygodnie na kanapie, bo mam gościa, który przejmie stery. To Dominik, zapraszamy. No, dzień dobry, dobry wieczór. Chciałbym tutaj wszystkich przywitać. Rzeczywiście ja tutaj mieszkam w Wielkiej Brytanii, dokładnie w Liverpool. Także mam tutaj całkowicie inną godzinę, jest u mnie 19:04, czyli godzina do tyłu. No, dzisiaj będę opowiadać o swoim tutaj życiu. Mam, myślę, że sporo do powiedzenia. I tak będę się odbijał tą moją historią od tego momentu, w którym obecnie jestem, tak? W którym, gdzie udało mi się przede wszystkim mentalnie porzucić sektę i jakby tak zakończyć to moje dawne życie, tak? Co jest, no jak się okazuje, bardzo trudne, bo byłem w tak zwanej prawdzie od urodzenia, tak? Także już te wszystkie inklinacje religijne, doktrynalne, no praktycznie od dziecka, od urodzenia je wszystkie miałem. Zanim jeszcze zacznę, to tutaj mam takie uszykowane dwie książki, które chciałbym polecić. No, jeśli ktoś jeszcze nie czytał. Marta Paw, Niegodna. Świetna książka napisana przez byłą Świadka Jehowy. Prawdziwa opowieść o dorastaniu i życiu Świadków Jehowy. Naprawdę ta książka jest naprawdę mega i bardzo ją polecam, ale to już tam troszeczkę czasu minęło, natomiast jakieś pół roku temu zapoznałem się z książką, która nawiązuje do dzisiejszej daty, no bo w Polsce jest święto niepodległości, a tutaj mamy panią Hankę Nerodni, Moja długa droga do wolności. O, tutaj ją pokażę. Ta pozycja jest cienka, w zasadzie przeczytałem ją w jakieś 3 godziny, ale jestem pełen podziwu dla naprawdę uczciwości tej pani, jak ona świetnie opisała swoje życie i bardzo uczciwie podeszła do tematu. Oczywiście to też jest była Świadek Jehowy. Mamy taki książek w naszym dorobku, tutaj ex Świadków Jehowy o wiele więcej, tak? Tylko ich tutaj nie wymieniam.
Te dwie książki w zasadzie zachęciły mnie do tego, żeby prędzej czy później się ujawnić w internecie. Dotąd byłem znany z Facebooka, jeszcze z mojego starego konta, bo później Facebook usunął moje konto i teraz mam całkowicie nowe, ale no spędziłem wiele lat w internecie, komentując, biorąc aktywny udział tutaj w tych naszych społecznościach eks-Świadków Jehowy. Także na pewno stąd mogę być znany. Także miałem też parę lat, gdzie musiałem się wykrzyczeć, wyrzucić z siebie wiele kwasu i bólu i tak dalej. Później przyszło do mnie takie pragnienie, żeby w końcu z tym wszystkim zrobić porządek i zostawić to w tyle, ale jak się okazało, to wcale nie było takie proste. Tutaj napotkałem na wiele przeszkód i przede wszystkim jeszcze nie byłem sobą, jeszcze nie trafiłem do siebie. Dopiero kiedy podczas bardzo długiej terapii, bo to było blisko 120 spotkań, ta moja ostatnia terapia, także dopiero wtedy udało mi się wrócić do siebie, ale o tym wszystkim będę mówić, więc zanim o tym wszystkim jeszcze powiem, to chciałbym zrobić taki zarys mojej rodziny, mojego środowiska, z którego pochodzę, tak? Czyli najdalej tutaj w czasie wysunięci są moi dziadkowie. Później będę mówić o moich rodzicach i tak dalej, nie? Także, ale początkowo zacznę od moich dziadków. Tutaj ze strony ojca była bardzo przemocowa rodzina. Tutaj mój dziadek był bardzo, bardzo zamożny i kiedy przyszła komuna, wszystko mu zabrali. No ale dziadek miał bardzo taką krewkie usposobienie i nie dał tak łatwo za wygraną, także tutaj owocem tego chociażby jest wpis do akt IPN, które były jakiś czas temu odtajnione, także można było sobie to sprawdzić. Ale jak się okazuje, same odtajnione akta IPN to nie kończy się na moim dziadku, bo tam również ma teczki mój ojciec jako właśnie były brat podróżujący, a nawet jego mama jako jego żona, także milicja i ówczesny rząd interesowali się tymi ludźmi, tymi sferami. Nie? Także dziadek jakby całkowicie po jednej stronie, a moi rodzice po drugiej stronie. Nie? Także tam jak się ktoś w państwie się głowił nad moim imieniem, nad naszym nazwiskiem, to naprawdę miał tam niezły orzech do zgryzienia, nie mógł tego zapewne tak łatwo zrozumieć, co tam w tej rodzinie się działo. Nie? No, także od strony ojca to tam była bardzo trudna rodzina. Mój ojciec był najmłodszy z całego rodzeństwa. I gdzieś tam, nie pamiętam dokładnie w którym wieku, ale być może tam 17-18 lat, z tego co pamiętam, poznawał prawdę tak zwaną. I mój ojciec był wydelegowany, zdaje się, jako jedyny z całego rodzeństwa do bursy, czyli do akademika, tam sobie mieszkał, z dala od rodziny. Kiedy dziadek się zorientował, że ojciec poznaje tą tak zwaną prawdę, to tam się działy naprawdę dantejskie sceny. Później jeszcze z tej rodziny dwóch braci poszło za ojca nowymi wierzeniami, a dwójka pozostałego rodzeństwa pozostali w katolicyzmie. Także tam było ostro, na tyle ostro, że jak mój ojciec z moją matką się pobierali, to mój ojciec ostentacyjnie nie zaprosił dziadka, rodziców na swój ślub, nie? Na swój ślub i tam uroczystość jakąś weselną. Wtedy takie zachowanie było, no, oczekiwane to było takie zachowanie właśnie wtedy chrześcijańskie, prawda? Także ja tutaj za bardzo na temat tego dziadka aż takich dużo szczegółów nie wiem. Babcia była tak jakby jego cieniem, on tam był taki bardzo, bardzo krewki i tutaj rodzinę trzymał w kupie. Natomiast jeśli chodzi o rodzinę mojej mamy, jest to babcia. Babcia też naprawdę bardzo ciężki charakter i bardzo taka kolorowa osobowość, naprawdę. No ale to są te roczniki powojenne, tak? Nie możemy tutaj się za bardzo dziwić. To są ludzie, którzy przeżyli w jakimś tam stopniu w różnym wieku wojnę, różnego rodzaju tam doświadczenia i tak dalej, także nie ma co się tutaj dziwić. Wówczas te osoby... Tak, chciałabym tylko na króciutko się włączyć, bo tak jak wiesz, ja czasami też mówię o tym, że tutaj na naszych ziemiach polskich
Generalnie ludzkość, społeczeństwo przeżyło dużo traum, gwałtów, tak, okres zaborów, wojen, tak naprawdę na naszych ziemiach były zawieruchy i to wszystkie pokolenia ze sobą, z pokolenia na pokolenie w pamięci komórkowej to idzie i to co wspomniałeś tak. Teraz o przemocowej rodzinie swoich dziadków, to zresztą Dominik, ty jesteś w tych tematach, że te programy rodowe się powielają, tak. Prawda? Tak. Tak, to jest prawda, tak, oczywiście to jest prawda. Nasze ciało to zapamiętuje, nasza podświadomość to zapamiętuje i jeżeli się do tego nie dokopiemy i nie zrobimy porządków, no to tak naprawdę to powielamy, możemy nie powielać w tych samych miejscach, tylko to się odbije gdzieś tam indziej. Oczywiście. No, także, no niestety wtedy nie było takiej wiedzy jak teraz i nie była ona tak łatwo dostępna, ponadto ludzie ówczesnymi trudami życia byli bardzo mocno zajęci, no bo nie było życie tak zautomatyzowane jak dzisiaj, tak, że mamy pralki, suszarki, zmywarki i tak dalej, także no ludzie, ale też moja babcia wspominała, bo moja babcia pochodziła z takiej w zasadzie wsi i znaczy pochodziła, historia mojej babci w ogóle trzeba jeszcze zacząć od tego, to tak przypomina troszeczkę Anię z Zielonego Wzgórza, to była po prostu bardzo trudna sytuacja, mojej babci mama krótko gdzieś po porodzie musiała umrzeć, zmarła niestety. Także ojciec oddał babcię na służbę po prostu do obcych ludzi gdzieś tam na wieś. No i nie było to kolorowe życie, prawda? Bo nigdy nie była traktowana jak swoja. I no, i, no niestety, no, nacierpiała się. Musiała walczyć o swoje i no to są permanentne szkody, tak? Także moja babcia bardzo dobrze sobie radziła w życiu. To jest kobieta, która naprawdę niczego tego życiowo nie można jej zarzucić. To jest chodzący, jeżdżący po prostu czołg i moja mama także. Także te dwie kobiety w moim życiu to były kobiety, których nie szło zatrzymać, które no nie było rzeczy nie do pokonania dla nich, tak? Ale będę o tym później mówić. Także no niestety u babci było wiele niewyjaśnionych spraw, zapisanych traum, nieprzepracowanych rzeczy. No i eskalowało to potem na jej dwie córki i potem nawet na wnuki, tak? I też na mnie. Ale jeszcze szybko taki zakres. Ja wiem, że to jest nudne takie przedstawianie tam dziadków, rodziców, ale no muszę to powiedzieć, żeby był tutaj obraz. Moja babcia miała pragnienie iść do zakonu, być zakonnicą. Chciała gdzieś być bliżej tego Boga, gdzieś tej miłości i tak dalej, ale no niestety nie miała posagu, nie miała co do tego zakonu wnieść. I gdzieś tam w międzyczasie chciała poznać bardziej Pismo Święte, Biblię. I udała się do księdza, a niestety na tej wsi no nie cieszyła się tam jakimś uznaniem, bo to była taka naprawdę wieś. No i babcia moja nie miała rodziców. I babcia całe życie wspominała, jacy ci ludzie na tych wsiach kiedyś byli strasznie zacofani i ciemni, bo ona miała takie samo prawo do życia jak każdy inny, a dawali odczuć, że ty jesteś po prostu jakimś tam bez rodziców, sierotą. Słuchaj, ja ci wspomnę, moja teściowa zmarła w 95 roku, Dominik, ale to już jest to młodsze pokolenie, bo ona się urodziła w 45 i ona była oddana na służbę, wychowywała się w domu dziecka, więc troszkę historii znam i to są osoby, którym ciężko przekazać, które nie zostały nauczone miłości. Tak. Miłości, nie miały żadnego wzorca z domu i później ten schemat gdzieś, wiesz, idzie dalej. No dokładnie. Także zaraz to powiem, jakie było wychowanie mojej mamy, jaki był świat mojej mamy, także zaraz do tego dojdę. Ksiądz babcię spławił, bo babcia przyszła do księdza jako taka no, sierota i ksiądz bardzo brzydko potraktował babcię i w ten sposób prawdopodobnie babcia trafiła w ręce świadków Jehowy, którzy wręcz odwrotnie, wiadomo jak to jest, nie? No tak. Którzy jak najbardziej jej to wszystko tam wytłumaczyli, pozakładali jej tam różne rzeczy na głowę, blokady, tam manipulacje i tak dalej. Także tutaj mamy najdalej wysunięty w czasie ten związek ze świadkami Jehowy, nie? No, także moja mama już miała kilkalatek, także babcia już się stała tym świadkiem Jehowy, no ale pierwszy mąż mojej babci niestety zmarł i babcia później związała się z kolejnym mężczyzną, z kolejnym mężem
i po 9-10 latach była mojej mamy siostra. Także właśnie tutaj moja mama wychowała się w takim domu zupełnie tak jak moja babcia, że była pomijana, nie była tutaj, nie miała po prostu żadnej pozycji. Babcia się nią tam wysługiwała w jakimś stopniu i tak dalej, ale później eskalowało to już do takich krzywd, że babcia potrafiła wyrzucić moją mamę z domu i potraktować ją ostracyzmem już jako świadek Jehowy, dlatego że babcia chciała moją mamę z domu wyrzucić, gdzieś tam poznała jakiegoś kawalera, który mojej babci się spodobał, ale nie podobał się mojej mamie. No i moja mama odrzuciła te zaloty, no i rozgniewała babcię bardzo mocno i babcię wyrzuciła z domu. Także dochodziło do takich rzeczy, że jak się gdzieś tam widziały na ulicy, czy tam, nie wiem, na zebraniu, czy coś, to się w ogóle ze sobą nie witały. Babcia przechodziła na drugą stronę ulicy. No i ileż to tam trwało, już nie pamiętam ile. I no, mama się bardzo mocno nacierpiała, także babcia nieświadomie, nie załatwiając swoich spraw oczywiście, przekazywała wszystko dalej, tylko że przekazywała to mojej mamie, dlatego że ciotka, czyli mamy siostra, od tego drugiego męża babci, no miała wsparcie po prostu w ojcu, tak? To była jego córka, on ją tam kochał, szanował, pilnował, dbał o nią i ona całkowicie doznała innego wychowania, oczywiście też nie lekkiego, bo babcia była bardzo charakterna i wymagająca, ale no to było inne wychowanie, nie? Także moja mama tutaj miała no niestety taką rolę permanentnej wycieraczki, takiego wiadra na po prostu na jakieś tam nieczystości i tak dalej. No i później gdzieś tam pojawiłem ja się na świecie, bo ja mam 10 lat starszą siostrę. Później gdzieś tam pojawiłem się ja na świecie. Moja mama miała blisko 40 lat. Aha, no ale tutaj nie wspomniałem właśnie, jak moja mama wpadła w objęcia mojego ojca, bo tutaj babcia ją wyrzucała z domu, no bo odrzuciła tam zaloty jakiegoś kawalera, który babci się podobał, ale nawinął się gdzieś tam w międzyczasie mój tata, który był przystojny, który dobrze rokował w prawdzie, co było wtedy bardzo ważne. Wtedy za bardzo nie zastanawiano się nad takimi tematami jak dzisiaj, jakichś tam związków, psychologii i tak dalej. I kiedyś miało wystarczyć tylko tyle, że człowiek miał być gorliwy w prawdzie. I cała reszta miała wystarczyć. Także całe życie moja mama mi powtarzała, żebym nie popełniał tego samego błędu, bo człowieka trzeba poznać, tak? Więc mój ojciec się mojej mamie podobał. Jest to do dziś no, wysportowany, przystojny mężczyzna, także wcale się nie dziwię. No i nie, niestety... Ale... Mhm, tak? Bo wizualnie też to... ma, to odgrywa kluczową rolę w związku. Nie wszystko, bo liczy się wnętrze, ale ten pierwszy, wiesz, to co, kogo widzimy. No tak, tak, no oczywiście, nie? Oczywiście, nie? Jasne, że tak. No po prostu babcia chciała się tam pozbyć po prostu mojej mamy z domu, bo moja mama jej po prostu przeszkadzała jeszcze jak była młodsza, no bo ona tutaj miała nowy związek z nowym mężczyzną. Kiedyś to były całkowicie inne układy, ona musiała tak chodzić, jak mąż od niej tego wymagał i ona już miała drugą córkę z nim. No i moja mama to jeszcze było to wspomnienie z tej przeszłości, te bolące takie wspomnienia i tak dalej. Tak. Dominik takim kopciuszkiem była. No niestety, poniekąd była i tam wiele, wiele przykrości zaznała, no ale to nie był koniec, tak, bo jak później z moim ojcem się pobrali, no niestety nie było to udane małżeństwo, ojciec parę miesięcy po ślubie poszedł w teren, no to były jeszcze czasy, gdzie tak de facto nie było jeszcze nadarzyna, tak. Nie było jeszcze nadarzyna w takiej formie, jak jest dzisiaj. Także wtedy to jeszcze były w ogóle tam dawniejsze czasy. To jeszcze były czasy zakazów, gdzie drukowało się publikacje gdzieś tam po jakichś szopach, piwnicach, gdzie chrzciło się ludzi w rzekach, jeziorach, w wannach i gdzie po lasach się tam zgromadzali. I wtedy to wyglądało wszystko jeszcze inaczej. No i tak wytrwał do 1994 roku. Także no tam 23 lata albo tam ponad 23 lata to wszystko trwało i
No i dopóki po prostu, ja miałem świetne życie, do 7 roku życia, do tego 94 roku miałem świetne życie, czułem się kochany, akceptowany, mama świetnie sobie tam rodziła, chociaż żyliśmy skromnie, no bo tylko ona pracowała, przynosiła jakieś pieniądze, ojciec z Nadarzyna dostawał tylko jakieś tam kieszonkowe, jeszcze bardzo często bracia mu tam w terenie dawali jakieś pieniądze na jakieś tam mydło, pastę do zębów, bilety, PKP, PKS, nie tak jak dzisiaj, że bracia starsi sobie jeżdżą samochodami i zbory pokrywają mu przebitą oponę, czy tam cokolwiek. Także wtedy to wyglądało inaczej. I tu jeszcze możemy się trochę pośmiać, bo moja mama to była pierwsza żona podróżującego, która się malowała. O! Tak, moja mama miała blade, tak, no moja mama miała blade usta i lubiła sobie zrobić lekko oko i usta. I mój ojciec miał z tego tytułu nieprzyjemności. Także gdzieś tam go wzywali na rozmowy, bo to było niebudujące, bo wiadomo, kto się maluje, tak? Nierządnice się malują i prostytutki, a tutaj żona podróżującego, która miała świecić przykładem, nie? Także mama kiedyś to tam wyznała, tak trochę nawet, nie wiem, wstydzie, czy żeśmy się z tego śmiali tam, nie wiem, już nie pamiętam. Także wywołało to na mnie niezły szok. Mama miała kompleksy, bo miała naturalnie blade usta. Także było trochę śmiesznie. No ale nie było to dobre małżeństwo i dzieci przychodziły na świat, była moja siostra, byłem ja. W 94 roku ojciec zszedł z terenu, w Nadarzynie mu podziękowali, tak jak w każdej innej korporacji, jesteś po prostu nam potrzebny tak długo, jak możemy z ciebie coś wyciskać, a ojciec, że był w tym starym, świetle, gdzie właśnie ludzi spotykano się po lasach, krzczono ludzi po rzekach, gdzie tam się drukowało literatury gdzieś tam po kątach. Słuchaj, Dominik, wiesz co, ja tak spojrzałam na czat, tutaj Królewna Śnieżka pisze, poszedł w teren bez żony. Tak, początkowo mama pojechała z nim, ale nie nadawała się do tego, jej to nie odpowiadało. Gdzieś tam w międzyczasie pojawiła się też moja siostra, więc myślę, że to się właśnie tak skończyło, że ojciec został w terenie sam. Dzisiaj to jest nie do pomyślenia, ale wtedy tak było i kiedy ojciec w tym 94 roku z terenu schodził, to oni podawali właśnie taką informację, że ze względu ci bracia podróżujący, którzy mają rodzinę i dzieci, to mają zjechać. To mają się z tego wycofać i mają zjechać. Ale ja się skontaktowałem z ludźmi, którzy byli w tym czasie gdzieś tam wokół Nadarzyna i tak dalej, mniej więcej w tych latach. Różne były tego wersje, taka była wersja oficjalna, ale dotarłem także do innych informacji, że na przykład mój ojciec już nie nadawał się do nowego światła, które nadchodziło, bo on miał głowę w tym starym świetle i przychodziły nowe reguły, potrzeba było nowych ludzi, także to, że ojciec już odsłużył po prostu swoje lata i nie było już z niego co wyciągać. Już nie było co z niego tam czerpać. Jak i po prostu też trafiłem na inną informację, że po prostu został wyrzucony, ale nie wiadomo, w co tam do końca wierzyć. Tego tak naprawdę poza nim to nikt nie wie, bo tam w Nadarzynach także były rozłamy, także dochodziło do jakichś tam buntów. Trzeba było ekipę rozmontować, wstawić nową i tak dalej, i tak dalej. Także to jest bardzo ukrywane przed zwykłymi świadkami Jehowy. Mało kto się o tym dowiaduje, a osoby, które do wszystkie domy Betel i Nadarzyny opuszczają, to są bardzo skrzywdzone osoby, niezdatne później do życia w społeczeństwie. No i nie inaczej też było z moim ojcem. Nie mógł się w domu odnaleźć. On chyba sam nie wiedział, dlaczego go wysłali do tego domu, bo to było jakoś zero-jedynkowo. On nie był chyba uprzedzony o tym, że on zjedzie do domu. On nie był w ogóle do tego przygotowany. On po prostu w domu się zjawił. Wiesz co, Dominik, a dotarły do ciebie informacje, bo ty jesteś długo poza, bo jeszcze 13-14 lat. Tak, wiesz co, nie wiem teraz, bo mój mąż nie żyje 6 rok, ale to nie wiem, czy to było, to chyba było jeszcze jak on żył, jak doszło do takiej reorganizacji, gdzie też zrobiono porządną redukcję, i w podobnej sytuacji znalazło się wielu, tak jak twój ojciec. Wiele małżeństw, tak? Bo to w teren albo pojedyncze osoby, albo małżeństwa. I teraz wiesz, to często się przewija, że człowiek, który nie ma wykształcenia, w pewnym wieku ciężko znaleźć cokolwiek pracę, żeby się utrzymać później. Siebie, a co powiedzieć, całą rodzinę, dom.
No, były takie osoby, które się gorszyły tą sytuacją i w ogóle odchodziły od prawdy tak zwanej. Obrażały się po prostu na organizację i kończyli źle, ale no były to też osoby całkowicie wykluczone ze społeczeństwa, nie potrafili sobie poradzić, nie potrafili, jak to, że ja mam chodzić do pracy, mam jeszcze być dobrym mężem czy dobrą żoną i jeszcze mam tyle służyć organizacji, nie? To były rzeczy i dla nich bardzo, bardzo trudne, ale jeśli tutaj są wnikliwi obserwatorzy tego całego naszego środowiska, eks-świadków w internecie, to prędzej czy później na takie osoby się natrafiało i tam były no, dantejskie sceny z takimi osobami w internecie, także na tych naszych grupach dla eks-świadków Jehowy, no bo wielu ludzi opuszczało organizację, ale organizacja nie opuszczała ich. Także my, eks-świadkowie Jehowy, w tym całym procesie wyjścia mamy tą ogromną trudność, że my szukamy znów gdzieś czegoś, żeby znowu to przyjąć, żeby ktoś za nas decydował, żeby ktoś nam wyznaczał ścieżkę, kierunek, żeby brał za nas odpowiedzialność, bo nie potrafimy wziąć za siebie odpowiedzialności, prawda? A najgorzej mają właśnie takie dzieci jak ja, urodzone jako świadkowie Jehowy. Ja tutaj wspomnę, że ja tak bardzo byłem zindoktrynowany od dziecka, że gdy byłem przedszkolakiem, normalnie rozpierało mnie w środku, żeby podejść do choinki i dotknąć bombkę na choince. Czy ona jest zimna, czy jest ciepła, czy jest plastikowa, czy jest szklana, czy jest ciężka, czy jest lekka. I wystawiłem sobie praktycznie karę śmierci za to. Sam sobie wystawiłem, że jak ja mogłem tak zgrzeszyć, bo byłem tak mocno już od przedszkola zindoktrynowany. Nie? Także w tym całym okresie świątecznym, już w przedszkolu, no były ciężkie rzeczy, bo tam przedszkolanki, dzieci, ale to samo było we wczesnej podstawówce, to akurat jeśli chodzi o przedszkole, to się aż tak bardzo nie różniło, ale no nie mogłem brać w tym wszystkim udziału, nie? Już dzieci w przedszkolu też są takie trochę głupie pod tym względem, ale jak już była trzecia, czwarta klasa podstawówki, no to już mi się zaczął szkolny horror powoli, gdzie już w szkole dostawałem naprawdę... Kiedyś to w ogóle były inne czasy, nie było tak pedagogów i kiedyś w szkołach była prawdziwa przemoc. Naprawdę prawdziwa przemoc, nie to co dzisiaj. Nie? Myśmy się kiedyś naprawdę lali, krew się lała i tam robiliśmy sobie psikusy i tak dalej, także no nie miałem dobrego tutaj życia. W ogóle całe moje dzieciństwo to było życie w strachu, od strzale. Z każdej strony byłem atakowany. Moi rodzice mentalnie to są dzieci, tylko że dorosłe. To są po prostu dzieci ze skrzywdzonych rodzin. Dominik, wiesz co, tak pomyślałam, bo mówiłeś o tej indoktrynacji, a czy to nie jest tak, że ojciec jako obwodowy, bo on był obwodowy wtedy, wiesz, wtedy ta rodzina jest jak gdyby pod ten margines wzorca podciągana i musi być wszystko pod linijkę. Bo powiem ci, no ja miałam męża starszego, był starszym do śmierci, był starszym 17 lat, ale u mnie całkiem inaczej mój związek wyglądał. Nawet wiesz co, powiem ci tak w kontekście, bo ja mam najstarszą córkę, 86 rocznik, to ona jest w podobnym wieku jak ty, prawda? Do szkoły tutaj blisko, bo moje okna wychodzą na podstawówkę i akurat wiesz, szczęście w tym, że akurat moje dzieci, jeśli chodzi o jakąś przemoc, może swego rodzaju prześladowania w jakimś stopniu, tego może nie, bo my rozmawialiśmy prywatnie też, prawda? Tego tak nie odczuwały, ale mnie się wydaje, że wszystko zależy właśnie od indoktrynacji, od środowiska, od miejscowości, bo ja mieszkam w dużej aglomeracji, to też jest inaczej, od ludzi, wiesz, od otoczenia. To wszystko ma wpływ. Tak, to wszystko ma wpływ. No, moje życie tak się potoczyło, że ojciec jak wrócił w tym 94 roku do domu, to nasza rodzina się rozpadła, bo moja mama doskonale sobie ze wszystkim radziła, z trudami życia, z pracą, z wychowywaniem dzieci, z porządkami. Moja mama wyznaczała trendy na osiedlu. Jakimiś firanami, ozdobami w oknie, nie wiem, mieliśmy na klatce schodowej wytapetowany las, moja mama sama się obszywała, no to była chodząca ikona,
To była chodząca ikona, moja mama wyznaczała po prostu trendy i ze wszystkim sobie radziła. A gdy przyszedł ojciec, to ich marzeństwo praktycznie się rozpadło. To był pierwszy raz, jak moja matka mnie odrzuciła, bo nie miała zupełnie na mnie czasu, nie miała mnie w ogóle w głowie. Ona, jej się życie zawaliło, ojciec jej się zwalił z dnia na dzień do domu i no i wszystko po prostu runęło. Nie? To była moja pierwsza trauma w moim życiu. To była moja pierwsza trauma na moich oczach. Rodzina się rozpadła i była po prostu u nas w domu jedna wielka tragedia. Ojciec miał w głowie tylko świadkowskie rzeczy. Nic innego go nie interesowało. Żadne tam pranie, sprzątanie, jakieś tam potrzeby rodzinne, nic. Ale tu jeszcze trzeba wspomnieć, że no właśnie to była ofiara nadarzyna, tak? Tak. Człowiek w ogóle potem niezdolny do życia w społeczeństwie. Po 23 latach, kiedy jeździł, był kontrolerem zborów, ja też jeszcze tutaj wspomnę, bo nie każdy wie, kim jest obwodowy czy nadzorca obwodu, to jest kontroler, który przyjeżdża, oczywiście robi tam wielkie halo, ale on sprawdza, czy bracia starsi sobie radzą z hodowaniem trzody. Tak. I to jest głównie o to chodzi, nie? Także w niektórych zborach dochodziło do takich sytuacji, że jak ci ktoś był bardzo, bardzo problemowy, to się go ukrywało, że jak przyjdzie obwodowy, to żeby to nie wyszło na jaw, żeby bracia starsi nie dostali tam po łbie, nie? No, także było śmiesznie niekiedy, tam dochodziły do mnie jakieś tam różne historie, już dużo z tych historii tam zapomniałem, ale wielu po prostu zwykłych szeregowych świadków Jehowy uważa, że brat starszy przyjeżdża, żeby z nimi chodzić do służby, ich tam wzmacniać w wierze i takie tam różne inne rzeczy. Z miłością. Tak. Miłością. No, akurat mój ojciec robił to z miłością, jemu to świetnie tam wychodziło. Był w tym dobry, ale w głowie miał stary ustrój. Przychodziły nowe światła, z tym, że te nowe światła to były bardzo często rozprawy sądowe gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, o których się później tam dowiadywaliśmy, na przykład za pośrednictwem kryzysu sumienia, czy tam jakichś innych różnych publikacji, no jak już potem internet rozkwitł i granice zniknęły między państwami, no to w internecie jest tego całe mnóstwo. Także to nie było żadne jaśniejące światła, tylko po prostu sekta się sypała i trzeba było wprowadzić zmiany, żeby to wszystko trzymać w kupie, nie? No, także no wtedy było mi bardzo ciężko, tym bardziej, że poszedłem do pierwszej klasy szkoły podstawowej. No i praktycznie nikt już na mnie w domu nie zwracał uwagi, no bo moi rodzice byli skoncentrowani na sobie. Także jak pierwszy raz trafiłem na terapię, de facto wywalony przez moją siostrę, praktycznie, że na siłę, to tam na tej terapii 6-7 spotkań, już nie pamiętam ile to trwało, tam się dowiedziałem, że moją matką prawdziwą była moja siostra, nie moja matka, tylko moja siostra. No, przejęła funkcję matki. Tak, ona przejęła tę funkcję, także jeżeli ja myślę dzisiaj o mojej matce, to ja mam rozdwojenie jaźni. Jest jakaś kobieta, która mnie urodziła, tam wypielęgnowała i tak dalej, ale wtedy, kiedy ja potrzebowałem matki, to ja miałem siostrę. A że moja siostra była wychowywana głównie u mojej mamy siostry, a tam był całkowicie inny dom, tam była miłość, tam był szacunek, tam była normalność, nie było takiej patologii jak u mnie, takiej dysfunkcji. Tak. To ona była moim takim oknem, nie? Także to była dla mnie bardzo ważna osoba w moim życiu. Ja nawet nie wiedziałem, jak bardzo, nie? Nawet nie wiedziałem, jak bardzo. No i od tamtego czasu, jak ojciec wrócił z terenu do domu, no to życie nam się wszystkim rozleciało. No i zaczęło się u nas w domu dziać źle, bo ojca nosiło po ścianach. On sobie, przez to, że nie był przygotowany do tego, że z dnia na dzień zjedzie do domu, nie mógł się do tego przygotować, ani on, ani matka. No i zaczęło się po prostu robić źle, bo wyszło bardzo szybko, że mój ojciec jest chorobliwie uzależniony od doktryny religijnej. To jest niesamowite. Mhm. Słuchaj, bo tak kwestia była tej samodzielności, bo w nadarzynie, poczekaj, on był w nadarzynie, to już istniał nadarzyn? No później już tak, później już nadarzyn był, kiedy szedł w teren, to już nadarzynie, bo może są tu widzowie, którzy może nie wiedzą, jak to wygląda od podszewki, w nadarzynie taka osoba była opierana, prawda? Miała gotowy posiłek.
To znaczy mój ojciec jeździł w teren, więc to nie było tak do końca, że on stacjonował w Nadarzynie. On bardzo często w tym Nadarzynie był. I tam praktycznie wszyscy go znali, on znał wszystkich, bo on był bardzo lubiany, był taki wesoły, uśmiechnięty. I on, nie przypominam sobie, może tam jeździł na jakieś szkolenia lub coś w tym stylu, ale raczej na weekendy zjeżdżał do domu. Tylko od poniedziałku, tam powiedzmy do czwartku czy do piątku jeździł po zborach, odwiedzał zbory tam w różnych województwach. Ale to mama musiała mu wszystko przygotować też. Koszulę. No, wtedy mama go właśnie opierała i przez weekend go tam uposażała i on wtedy sobie właśnie gdzieś tam jechał, gdzie go tam. Ale wiesz co, Dominik, powiem, my z mężem, początek naszego małżeństwa, mieszkaliśmy na dwa domy, wiesz? Mhm. Powiem ci, taka dygresja z mojej strony, i jak tak opowiadasz tą sytuację, że to małżeństwo zaczęło się sypać, to wygląda tak, jak ja sobie wracam teraz z pamięcią. Mhm. Bo gdyby mój mąż żył teraz i też byłby poza sektą jak ja, to by to też przyznał rację, ale wiesz co, ja pamiętam, że jak my zaczęliśmy mieszkać razem, to było jakiś czas już po ślubie, to naprawdę to było potężne wyzwanie, bo każdy, to takie powiedzenie jest, każdy sobie rzepkę skrobie, więc każdy ma swoje przyzwyczajenia, a tutaj przyszedł taki moment, gdzie rzeczywiście trzeba było albo iść na kompromis, przymykać oko na przykład na skarpetki, na ubranie, na fotelu, co mnie wkurzało za przeproszeniem, ale to też jest proces i to też zależy później od osobowości każdego człowieka, prawda? Jak w ogóle, czy to małżeństwo, wiesz, przetrwa, bo tak naprawdę przeciwności łączą, powinny łączyć. No, niby tak, no moi rodzice nie znali się, no bo wiadomo, u świadków Jehowy, szczególnie w tamtych czasach, no nie można było zbyt długo ze sobą chodzić, właśnie. Wiadomo, krew nie woda. Tak. Tak. I to było niezbyt dobrze widziane, znaczy to w zasadzie jest cały czas niezbyt dobrze widziane. Obecnie wiemy, że jest temat poluzowany, bo jest taka potrzeba, bo by pół świadków Jehowy za chwilę odeszło z dnia na dzień, ale no wtedy były to rygorystyczne czasy, także oni praktycznie się nie znali. Z wielkim wstydem mówili o sobie, że oni dwa razy przed ślubem się pocałowali w usta, to był wielki wstyd. To jest jakby nie wiem co. Także oni się uczyli dopiero siebie, ale moja mama bardzo uczciwie i dobrze, tak z wielkimi nadziejami do tego małżeństwa podeszła, a ojciec jej czmychnął parę miesięcy po ślubie i czmychnął w teren. I po prostu tylko wracał na weekendy, o ile w ogóle. I tam był bardzo gorliwy i niezbyt po prostu to pasowało. Tam jeszcze w międzyczasie moja babcia urządziła moją mamę, bo na mieszkanie do nowożeńców wcisnęła jakiegoś tam starego dziadka, który był jej życiowym przyjacielem. I on już był bardzo stary, nie? I tam. No ale był jej przyjacielem jakimś tam i akurat babci pasowało, także no moja babcia non stop tam ingerowała w to życie mojej mamy. Pamiętam, że też były takie sytuacje, gdy mama mnie rodziła, to miała blisko 40 lat, ale kiedy ja już byłem co najmniej trochę tam świadomy, to musiała mieć co najmniej 10 lat, i także moja mama to już była kobieta dojrzała, 50-letnia. Babcia, kiedy nie mogła się wyżyć na swojej młodszej córce, to często tam chodziła zrobić jakąś tam zadymę, ale jej nie wyszło, bo tamta ciotka, która była młodsza, miała wsparcie ojca, ona mogła się bronić, ona miała całkowicie inne podejście do życia. Natomiast jej i babci tam nie wychodziło i zaraz przychodziła do nas wyżyć się na mojej mamie. Otworzyć lodówkę i powiedzieć, słuchaj, kapusta ma być na dole, masło do góry, sery mają być tutaj i ma być tak, jak ja chcę, do 50-letniej kobiety. Moja ale mama wiesz, nie była... Dominik, ale powiem ci, ja jak jeżdżę do mojej mamy, wiesz, moja mama ma 82 lata, ja też rozmawialiśmy, urodziłam najmłodsze, czwarte dziecko w wieku 39 lat, teraz ma syn 21, ale wyobraź sobie, że, bo są osoby w pewnym wieku, że lubią mieć wszystko pod kontrolą, rozumiesz? I słuchaj, jak ja zmywałam według siebie, to tak musiało być zrobione tak jak ona. Ja kiedyś wiesz, co jej powiedziałam, że czytałam na temat zmywania naczyń. Jest ponad 70 sposobów zmywania naczyń. Nie wiem, na ile to jest prawda.
Podobno naukowcy to badali, nie wiemy do końca, nieistotne, ale stwierdzili, że każdy jest dobry. Więc tak samo, czy ta kapusta jest na tej półce, czy na tej, czy wiesz. Mhm. Ale właśnie o to chodzi, że są osoby, które lubią mieć pod kontrolą i zaglądać komuś, wiesz. Ja już się spotkałam z tym, że matka przyjeżdżała i krytykowała, bo bałagan w szafie córka miała. Po prostu takie ekscesy nawet. Znaczy, no babcia jest agresywną, bardzo toksyczną osobą, to jest bardzo ciężka osobowość i to była agresja. To była po prostu agresja w stronę mojej mamy, ponieważ ona nie mogła tej agresji wcisnąć w tą młodszą córkę, zaraz przychodziła do nas i wyżywała się na mojej mamie, także no moja mama była chora tygodniami po takich wizytach i to tyczyło się wszystkiego, jak moja mama ma wydawać pieniądze, jak ona ma żyć, jak ma mieć w lodówce, co ma gotować, ile ma używać pojemników, w którą stronę ma ubijać ciasto drożdżowe, czy lewą ręką, czy prawą ręką, czy tak, czy siak. To było okropne i moja mama próbowała się bronić, no ale przez to, że zabrakło w jej życiu ojca i tam miała taką funkcję w rodzinie, w życiu, no nie mogła dać, odeprzeć się temu. Ja jako tam powiedzmy 10-letni chłopak, patrzyłem na moją bezradną matkę, jak przychodzi do niej babcia i się na nie wyżywa kompletnie bez sensu. No i to było złe, no bo ja przychodząc na świat mam zero, ja mam czystą kartę. Ja nabywam tych wszystkich zachowań, ja nabywam tych wszystkich rzeczy. Także moja eskalacja tego typu zachowań, bo tu jeszcze u mnie w domu bardzo źle się działo, ojciec nie mógł sobie poradzić, musiał sobie znaleźć pracę zarobkową. Tutaj bracia starsi zaraz położyli rękę, żeby ojca wykorzystywać. Ojca bardzo łatwo wykorzystywali cały czas przez bardzo długie lata, bo on świetnie sobie z tym wszystkim radził, a oni naszym kosztem mieli dopilnowane własne rodziny. Aha, wielokrotnie, no tak. wielokrotnie o tym się przekonywałem, nawet na jednej pamiątce śmierci Jezusa nie wytrzymałem po prostu nerwowo. I odezwałem się do jednego brata starszego, bo już były bardzo poważne rozmowy u moich rodziców. Moja mama bardzo walczyła o to, żeby już ojcu dali spokój, żeby oddali go rodzinie. I pamiętam, że nie wytrzymałem nerwowo i normalnie narobiłem rabanu zaraz przed pamiątką, bo brałem na siebie winę, nie? Ale do czego dążę? No moja po prostu rodzina była dysfunkcyjna i w każdej dysfunkcyjnej rodzinie jest jakiś alkohol, narkotyki, tam cokolwiek, tak? A u nas po prostu przydarzyło się, że jest to doktryna religijna. Ojciec był uzależniony. Ojciec był uzależniony od doktryny religijnej. To był ten taki różowy hipopotam na środku dużego pokoju, salonu. Moja mama typowo osoba współuzależniona. Także kiedy na mojej takiej bardzo długiej terapii zorientowałem się, że ja mam całe spektrum DDA-DDD, czyli dorosłe dzieci z rodzin alkoholowych albo dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, to całkowicie odmieniło moje życie. Moja w ogóle terapia poszła w innym kierunku i w końcu zrozumiałem swoje zachowanie z poprzednich lat, w końcu zrozumiałem swoje dzieciństwo, swoje życie i wtedy tak naprawdę zacząłem się zmieniać. To jest niesamowite, jak ekwiwalentem alkoholu czy narkotyków może być doktryna religijna. To jest po prostu niesamowite. No i tutaj teraz chętnie opowiem o tym, co się u nas w domu właśnie działo, bo ten kwas, ta trucizna w postaci doktryn świadków, do czego dochodziło? Moja matka walczyła bardzo mocno z braćmi starszymi o to, żeby ojcu dali spokój. I bracia źle to odbierali, ponieważ się nim wysługiwali. Oni byli w zmowie, oni doskonale wiedzieli, co robią. Także trzeba było moją mamę uciszyć. Także, a moja mama tam pisała listy do okolicznych zborów, być może nawet i do Nadarzyna, nie pamiętam, ale całkiem możliwe. I naprawdę robiła duży rozgłos. I w końcu przyszli na jakąś tam wizytę pasterską do domu i uznali ją za wariatkę. I najlepsze było to, że ona w to uwierzyła i zapadła na kilka miesięcy, być może i nawet na pół roku, po prostu w śpiączkę nerwową. No i była praktycznie jak roślinka. Ona twoja uwierzyła, mama? Że... Tak, moja mama. Zachorowała tak poważnie na nerwy, ona uwierzyła, że po prostu jest wariatką, bo ona chce męża do domu.
ona chce normalnej rodziny i ona przeszkadza mężowi w takiej karierze duchowej, nie? Jak można tak robić? Dzieło życia, co? Dzieło duchowe. Tak, dzieło życia. Tak, dzieło życia. No, bracia starsi inni mieli swoje rodziny dopilnowane jak najbardziej. Nasza była w totalnej rozsypce. Mama szukała pomocy, a bracia starsi zrobili z niej wariatkę. Także no niestety mama zapadła. Wtedy moja siostra przejęła cały dom na siebie. Ojciec był w skowronkach, bo siostra nie mogła mu tam nic. On był wtedy wolny, mógł sobie robić co chce. Siostra świetnie się tam z tych wszystkich obowiązków wywiązywała wtedy. Ale prędzej czy później moja mama doszła za pomocą ziołolecznika, który później właśnie koło w Nadarzynie się osadził. Ziołolecznik wyprowadził mamę na prostą. Także mama wtedy doszła do siebie. Ale niedługo potem ojciec pobił mnie pierwszy raz za to, że nie chciałem czytać Biblii. Ale nie, że w ogóle nie chciałem. W jakim wieku byłeś wtedy? W jakim wieku? Myślę, że miałem 13-14 lat. Bo moja mama poszła do szkoły i płakała przed moimi kolegami i koleżankami w klasie, że ja jestem w szpitalu, ale za bardzo też nie chciała powiedzieć, co się stało i że jest jej bardzo ciężko, że mi jest ciężko. Także potem jak wróciłem ze szpitala do klasy, to byłem świetnym obiektem drwin, a koledzy moi myśleli, że byłem po jakimś wypadku, nie wiem, że samochód dachował, chociaż my samochodu nie mieliśmy, ale tam cokolwiek, nikt nie wiedział, co mi jest i klasa nawet pisała do mnie kartki. I szkoda, że ich nie przygotowałem, bo mam je w kartoniku. Tak. Szkoda, mi się zapomniało. Trzymasz? No. Uważnie trzymasz? Mam te kartki, no klasa do mnie pisała tam jakieś miłe słowa i się podpisywali, nie? No ale oczywiście tylko dlatego, że trzeba było to zrobić, ale potem byłem doskonałym obiektem drwin i żartów. Chociaż od samego początku tak było, no bo nie chodziłem na religię, odróżniałem się, byłem taki, miałem taki trochę swój świat, jak przystało właśnie na dzieci z domów dysfunkcyjnych. Całe tutaj spektrum u mnie miało ten uzasadnienie. Dokładnie tak się zachowywałem. Także to był pierwszy raz, kiedy ojciec mnie pobił za to, że odmówiłem czytania Biblii w danym momencie, bo on był po prostu chory. Jak przychodziło do spraw duchowych, to jak uzależniony człowiek, jak mu się cuk włączył i ktoś stanął mu na drodze, to mu się odpalała zaraz rakieta przemocy, nie? Zaraz szły pięści, zaraz szedł pasek i tak dalej, i tak dalej. Także kiedy pierwszy raz mnie pobił, siostra zadzwoniła na policję i ta policja rzeczywiście podeszła pod blok, pod klatkę schodową, ale ojciec już tam za dymę praktycznie, że skończył i zszedł swoją elokwencją i swoim wyglądem, bo nigdy nie można się po świadkach Jehowy, po nas nie można było, po ojcu nie można było się rozpoznać, że u nas jest coś nie tak, bo ojciec z matką zawsze wyglądali bardzo ładnie, wizytowo, byli zadbani, nie śmierdzieli alkoholem, nie śmierdzieli papierosami, wypowiadali się elokwentnie i tak dalej. Nikt w szkole mojej, bo ja w szkole źle się uczyłem, źle się zachowywałem, bo ja odreagowywałem to, co jest w domu. Tak. I w szkole, jak moi rodzice bardzo często chodzili, nikt nie mógł rozpoznać, że jest coś nie tak. Że u nas jest jakaś dysfunkcja, że jest jakaś patologia. Tak więc ojciec zbył tych policjantów, także nic nie zostało odnotowane, on tam zszedł na dół, nawet ich nie wpuścił do domu, ja nie wiem, ci niemądrzy policjanci sobie po prostu wrócili i nawet nic nie spisali, także nie ma żadnej notatki ani tam niczego. Ale kiedy ojciec mnie naparzał, z łazienki wyszła moja mama, która się kończyła myć i miała tylko majtki na sobie. Także w zasadzie wyszła praktycznie że nago i osłaniała mnie swoim ciałem przed jego ciosami. I on na moich oczach i na oczach mojej siostry naparzał moją matkę pasem po gołych piersiach i brzuchu. No ty mi to opowiadałeś, szok. No bił ją na moich oczach i od tamtego czasu mam uszkodzone ciałko migdałowate w głowie. Tylko jeszcze o tym wtedy nie wiedziałem. I od tamtego czasu już miałem to uszkodzenie. Jeżeli ktoś obczaja, chociaż rozumie, chociaż troszeczkę totalną biologię albo germańską medycynę, cokolwiek, i się dowie, za co jest odpowiedzialne ciałko migdałowate, to od razu przy tej tutaj okoliczności od razu wszystko powiąże. Ale rok później się to powtórzyło. Ojciec pobił mnie drugi raz. Za tym pierwszym razem jeszcze mnie ucieszyli. W ogóle jak trafiłem do szpitala, to
to znaczy ja nie miałem jakichś tam krwawiących dziąseł, śliwy w oku, czy tam połamany nie byłem, czy tak dalej. Ogólnie byłem taki potrzaskany w ogóle i tak dalej, traciłem równowagę, byłem nerwowo roztrzęsiony, no i już mi się coś działo po prostu w głowie, nie, z tym ciałkiem migdałowatym. Ale przyszła do mnie pielęgniarka no, oddziału dziecięcego i przyszła i mówi, co mi się stało. No ja powiedziałem prawdę, nie? Że ojciec nas napierdziela w domu. Z tego co pamiętam, to siostrę tylko rzucał gdzieś tam po podłodze czy po ścianach, bo to cienkie, wysokie, chude, to tam ten bił mnie czy tam bił matkę. Ale najbardziej mnie sobie upodobał. Ja byłem najmłodszy, ja byłem najmniej pozbawiony tych wszystkich systemów obronnych i jakoś tak najbardziej sobie mnie upodobał do tego lania. Więc pielęgniarka przyszła, ja wyznałem prawdę. No i pielęgniarka mówi, no w takim razie, słuchaj, procedury są takie, już wtedy były takie procedury, ja muszę zawiadomić i policję, i psychologa dziecięcego, ale też w procedurach była mowa o tym, że trzeba też niestety zadzwonić do domu i o tym poinformować. Więc pielęgniarka specjalnie prosiła przez telefon moją matkę i jej wszystko powiedziała. No więc w 3 migach moja matka się zjawiła chyba w dosłownie w 10 minut po tym telefonie, a ona nie należała do szybkich ludzi pod tym względem. W 10 minut się zjawiła u mnie w szpitalu i kazała mi kłamać, żeby nie obnażyć sekty, żeby nie obnażyć tej grupy destrukcyjnej, tej mafii, żeby nie mówić prawdy, że ojciec nas naparza na tle religijnym, że on mnie wcale nie bił i tak dalej. Także prosiła mnie, żebym skłamał, bo ja byłem bardzo żywym dzieckiem, tam fruwałem w powietrzu na rowerze i tak dalej. No wiadomo, no, jeśli matka prosi o takie rzeczy, a ja przez całe życie korzyłem się o tą jej miłość, nigdy nie miałem jej doścignionej, nigdy nie czułem się przez obojga rodziców w 100% w ogóle ani kochany, ani zauważony, ani spełniony, ani do końca kochany. To, a już szczególnie po tym 14 roku, kiedy ojciec wrócił do domu i matka mnie odrzuciła pierwszy raz, bo potem jeszcze odrzuciła mnie w swoim życiu kolejne dwa razy, to z tym, że ja wtedy sobie nie zdawałem z tego sprawy, to dopiero wszystko wyszło podczas mojej terapii. Ja oprócz normalnej takiej tradycyjnej terapii, gdzieś tam było około 120 spotkań przez blisko 3 lata, a to była moja trzecia terapia, ja jeszcze pokusiłem się o hipnoterapię, czyli terapię regresyjną. Czy Hipnoza regresyjna. Tak, hipnoza regresyjna. Miałem 17 spotkań, żeby zwiększyć jeszcze to, czego nie dałem rady na stacjonarnej terapii. Nie wiedziałem, że we mnie jest tyle zapisów, że moja pamięć komórkowa, że moje ciało to wszystko pamięta. Ja mogę. Wiesz co, ja jak się interesowałam hipnozą regresyjną, to właśnie ona jest dobra w momencie, kiedy powiedzmy inne środki, inne narzędzia już nie pomagają, nie są w stanie dotrzeć, żeby wiesz, chodzi o przywrócenie tej psychiki. Wiesz, no po prostu zdewaluowanie psychiki człowieka, tak, to życie. No dzieci, które pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych i mają syndrom DDD, DDA, one wychowywują się w takiej atmosferze. To ja ze wszystkich ról, jakie można było, to może tylko jednej nie miałem. Ja nie byłem dzieckiem, które bawiło, rozbawiało i było błaznem, ale byłem dzieckiem cieniem, byłem dzieckiem powiernikiem, byłem dzieckiem, które wyręczało obowiązki ojca, obowiązki matki. Ja nie mówię o takich rzeczach jak wynieść śmieci, poodkurzać czy posprzątać swój pokój. Ja mówię o rzeczach, kiedy matka zwierza się synowi z pożycia małżeńskiego, z osobistego życia, z tego jak ma problemy z ojcem, z babcią, ze swojego życia i tak dalej, albo jak ojciec przekazuje mi swoje obowiązki po to, żeby zatkać dziób matce, żeby on mógł robić swoje, tak? Także ty ja na barkach nieźle na barkach dźwigałeś, słuchaj, cały ciężar. Wszystkie dzieci pochodzące z takich domów przeważnie mają taką funkcję, nie? Także no moje dzieciństwo to był taki flash. Ja bardzo szybko musiałem dorosnąć i mieć cechy dorosłego człowieka. Także na tle moich rówieśników, czy tam gdzieś z klasy, czy z podwórka, ja byłem nader rozwinięty, nader dojrzały. Oczywiście nie wszędzie, bo nie potrafiłem sobie radzić z moimi emocjami, nie? Także tam się zdarzyło, że pobiłem kolegę albo. Mogę coś wspomnieć. Słuchajcie, bo ja tak na priv rozmawiałam z Dominikiem i muszę wam powiedzieć, że Dominik w ogóle na swój wiek, no jesteś dojrzałym mężczyzną już, no bo
no w wieku mojej córki gdzieś, tej najstarszej, tak? Ja mówię, ona jest 86 rocznik i muszę wam powiedzieć, że naprawdę Dominik jest bardzo dojrzały na swój wiek. No to nie dlatego, że się urodziłem taki super, tak, ale po prostu musiałem. Znaczy w jednych sprawach jestem, to jest typowe dla mojego syndromu, dla mojej choroby. W jednych sprawach jestem oczywiście nadal rozwinięty, ale mam też luki. Ja przez 3 lata, pani tutaj moja terapeutka, Monika Stachura-Wdowczak, no super terapia to była, przez 3 lata nazywałem swoje emocje. Mieliśmy terapię, jakieś wspominki tam z dzieciństwa, jak na przykład babcia wsadzała mi mydło w odbyt, bo jak byłem dzieckiem, to wiadomo, że dzieciom różne rzeczy tam się przytrafiają, czy nieodpowiedni brak higieny, czy tam cokolwiek. Babcia miała taką technikę, żeby o tego oduczyć, bo ponieważ ona sama sobie z tym nie radziła. Więc stosowała taką technikę, że jak miałem jakiś wypadek albo coś takiego, to wsadzała mi mydło w odbyt. Ja, jeżeli chodzi o mamę, siostrę, ona odizolowała babcię od tego. Ja pamiętam tą wojnę o to. Ja byłem dzieckiem i ja to pamiętam, ale moi rodzice przed tym mnie nie uchronili. Ta jej młodsza córka była całkowicie inaczej, miała inny start do życia i ona zakazała babci to robić. To jest okropne, no jak można tak robić? No to jest po prostu... No, nieludzkie. Ja w ogóle, cała rodzina mojego ojca, jeśli chodzi o jelita, ma w ogóle problemy, więc nie ominęło to także mnie. I kiedy przerabiałem takie bardzo trudne rzeczy na terapii, moja terapeutka jak mantrę powtarzała mi: co czujesz? A ja mówię: jak co czuję? No ja nie wiem, co ja czuję, nie? A co powinienem czuć? Także tutaj tego wszystkiego jest. W jednych sprawach byłem nadal rozwinięty, ale no były też takie sprawy, gdzie zachowywałem się jak dziecko, ale to jest typowe dla tych ludzi z tym syndromem. No także no dużo, dużo rzeczy w moim życiu musiałem wyprostować. Przepraszam. Także jeszcze wrócę do tych pobić przez ojca. Ojciec sobie nie radził, małżeństwo się rozsypało. No w domu były dantejskie sceny, może ojciec z matką w ogóle nie spali w jednym łóżku. Matka robiła co chwilę jakieś tam zadymy, no oczywiście poniekąd słusznie, bo nie wiedziała po prostu też, jak ma inaczej sobie z tym poradzić. W międzyczasie była ostrzeliwana przez babcię. Pamiętam, jak była po tydzień, po 2 tygodnie chora. Na szczęście ojciec ją tu bronił i nie było żadnego problemu, żeby tam na babcię ruszyć. Na szczęście ojciec tutaj akurat matki stronę zawsze ten. Chociaż my byliśmy zależni finansowo i od dziadków. I jak się później jeszcze dowiedziałem od mamy siostry tej młodszej, bo no nie mieliśmy pieniędzy, tak? Nie? Ojciec przez 23 lata w ogóle nie przynosił do domu żadnych pieniędzy. Jedyne, co na Darzyn zrobił dobrego, to płacił mu składki ZUS-owskie. Także ojciec w książeczce zdrowia miał wpisane... tam już nie pamiętam co, ale związane z kaznodziejstwem, coś takiego, jakaś taka funkcja tam w religii Świadków Jehowy. Jedyne co, to mu płacili po prostu ZUS-y i cały ciężar naszego życia dźwigała po prostu moja mama, nie? Także to, że ojciec poszedł w teren, to nie była cena tylko jego, to była cena całej rodziny, od dziadku po mamy, siostrę i po nas wszystkich dzieci. I to jest tak samo jak z alkoholizmem czy narkotykami, ale ja nie mówię o takim alkoholizmie, że ktoś sobie walnie buteleczkę wina nawet raz dziennie i się zachowuje w porządku, ewentualnie sobie tam pośpiewa i tak dalej. Ja mówię o alkoholizmie, gdzie dzień w dzień, gdzie to uzależnienie, ten narkotyk w postaci doktryny religijnej, dzień w dzień kładzie człowieka po rowach, po podłodze. Mojego tatę miałam, wiesz, mój tata miał problem z alkoholem, także wiesz, ja też dzieciństwo miałam, no nie będę tu opowiadać. Cenę za to płaci cała rodzina, ponieważ matka była ewidentnie współuzależniona
i trzeba było wokół ojca uzależnienia chodzić na palcach. Mhm. Trzeba było go nie denerwować, kiedy ojciec tak się śpieszył zawsze na zebranie, żeby być pierwszym, żeby otworzyć tą salę, wszystkich przygotować, salę przewietrzyć, tam nie wiem co jeszcze. Bardzo szybko jeździliśmy na zebranie jako jedni z pierwszych. To ojciec raz tak się śpieszył, że ubrał dwa różne buty. Jeden brązowy, drugi czarny. I wyszedł na mównicę tam dawać jakieś tam indoktrynacje i ja mówię do siostry, zobacz, ojciec ma dwa różne buty. I rzeczywiście miał dwa różne buty. Nie? Przed zgromadzeniem czy kongresem do mojego ojca nie można było się w ogóle odezwać i to nie na godzinę przed, na dwa dni naprzód. On chodził jak tykająca bomba. Nie było dla niego nic ważniejszego. Nie można było nic mu powiedzieć, go dotknąć, bo od razu była agresja. Moja rodzina przyjaźniła się z taką inną rodziną. Dominik, wiesz co, tak pomyślałam, jak to się ma, zobacz, jak to się ma do tych wytycznych, kim ma być biskup, to co mówi książka, Biblia. Jak to się ma, ta postawa, wiesz, jeśli oni są tacy lojalni i tak się stosują do tych wytycznych. Mąż jednej żony, dobrze zarządzający domem, nieskory do gniewu. Ja tego nie pamiętam, bo ja od wyjścia nie czytam tej książki, wiesz? Także to się kłóci jedno z drugim, zobacz. Świadkowie Jehowy to są mistrzowie kilku oblicz. Także od dziecka ja byłem uczony mieć, w ogóle nie żyć w jednej całości, tylko być, ja się później okazało na mojej terapii, że byłem w trzech takich kropkach, w trzech takich kulkach i moja terapia zniwelowała mi jedną kulkę i kiedy ja na, tam nie wiem, sto którejś terapii dałem sobie poznać siebie i scalić dwie kulki do jednej, że w końcu wróciłem do siebie, bo ja od dziecka nie żyłem w zgodzie ze sobą. Mi nie było to dane. Ja nie byłem sobą. Ja dzisiaj jestem sobą. Dzisiaj. A ja przerabiałeś wewnętrzne dziecko? Ja. Bo ja tak, tak, wewnętrzne. Tak, ja dużo, dużo pracowałem z wewnętrznym dzieckiem. To jest ekstra ćwiczenie, super. Bardzo uzdrawiające, fajne. Przede wszystkim za darmo. Przede wszystkim ja za też darmo. Robiłam. No, no to jest super. No, pielęgnowanie i rozmowy i usuwanie tych pierwszych traum, te, które idzie usunąć. Ze świadomości, praca z wewnętrznym dzieckiem to było bardzo, bardzo wow. No to jest super, bardzo dobrze to wspominam, ale od dziecka musiałem wypierać się siebie, nie mogłem mieć kontaktu z własnymi potrzebami emocjonalnymi, psychologicznymi. Ja musiałem wiecznie żyć pod jakieś tam dyktando, tak, narzucone i to jeszcze przemocowo. To było wszystko narzucone przemocowo, trzeba było i tak i już. Ja byłem kiedyś w stanie oddać w ciągu jednej sekundy swoje życie za doktrynę świadków. To Świadkowie Jehowy to są ekstremiści. Moi rodzice w dalszym ciągu zapewne, gdyby ktoś do nich zapukał i powiedział, słuchajcie, albo podpisujecie dokumenty, że się zrzekacie, albo robimy wam krzywdę, no to u nich nie ma, to są doskonale wyszkoleni ludzie. Ja kiedyś też taki byłem. No, doskonale wiemy, o co chodzi, tak? My wszyscy tak. Tutaj doskonale wiemy, o co chodzi, nie? Ale ja jeszcze zanim... zadałaś mi jakieś pytanie, wiesz, i ja zapomniałem. Wcześniej? No, bo się rozgadałem o tym... aha, bo mówiliśmy o tym, że Świadkowie Jehowy mają kilka oblicz. Jest skrzętnie ukryte, jak się Świadkowie Jehowy zachowują w domu prywatnie, a jak się zachowywują na sali królestwa, czyli w kościele, tam na zgromadzeniach, w służbie i tak dalej, nie? To są doskonale zamaskowani ludzie. Tak. Wiesz co, powiem ci, Dominik, ja pamiętam taką sytuację, jak po śmierci męża stałam na wózku wielkomiejskim, a na wielkomiejskim wózku w takiej dużej aglomeracji jak Śląsk w Katowicach, to stoją tak zwani zasłużeni tylko. Ja pewnego razu stałam i stała jedna siostra z Tychów. No i tak się mnie zapytała, bo wiedziała, że jestem wdową. I wiesz co, ja wtedy od niej usłyszałam coś, co mnie jak gdyby wbiło trochę w ziemię, ale ja się do tego nie przyznałam. Bo to, co mówimy, że w organizacji, w korporacji tej, w sekcie tak naprawdę, nie można wypowiadać się niebudująco, a tym bardziej na wózku. Więc to, co ona powiedziała, dla mnie było niebudujące, ale to się potwierdziło to, czego ja doświadczyłam w zborze, bo ja oczywiście budująco, jeszcze w zaparte, że mam zainteresowanie ze strony starszych na przykład, wiesz,
a rzeczywistość wyglądała szczególnie w dniu śmierci męża, kiedy ja rzeczywiście, wiesz, bo jesteśmy uczeni, że śpieszą z pomocą, i ona mi powiedziała właśnie, że mówi, to jesteś szczęściarą, bo inne wdowy tak nie mają, tylko ja nie mogłam jej otwarcie powiedzieć, jak sytuacja u mnie wyglądała, gdzie koordynator zboru osobiste, Katowice Brynów, osobiste zainteresowanie okazał mi 2 lata po śmierci męża. I to jest, wiesz, to jest właśnie to. No znamy, znamy to. Ja myślę, że nasi słuchacze, co nas tutaj słuchają, oglądają, doskonale wiedzą, o co chodzi. No, wiem, wiem. No właśnie, my byliśmy rodziną, na której inni się wzorowali. I to całkiem niedawno do mnie trafiło, bo to tam parę lat temu za pomocą internetu skontaktowali się ze mną ludzie, którzy już z mojego miasta odeszli, tak jak i ja, wyzwolili się z tego i dotarły potem do mnie informacje, bo to też tam byli bracia starsi i w ogóle, że oni się na nas wzorowali, że oni, że często w domu było tak, że jak u tych i u tych w domu, to tak u nas też ma być. Ale to wcale tak nie było, to tylko była taka przykrywka. Pozory. To były takie pozory, gdy pierwszy raz ojciec mnie pobił, ja potem już doszedłem do siebie i zacząłem mówić innym moim tam rówieśnikom spośród świadków, co się u nas w domu wyprawia. To bracia starsi, jak to usłyszeli, przyszli do mnie i powiedzieli mi, słuchaj Dominiku, tam miałem z 11-12 lat, słuchaj Dominiku, słuchaj, to co ty mówisz nie przynosi chwały organizacji Jehowie, to jest niebudujące i ty możesz być odstępcą. Miałem takie rozerwanie wewnętrzne, miałem po prostu tutaj taki ból w duszy. Byłem tak zniszczony, nie mogłem tego zrozumieć, jak można mówić prawdę i zarazem być odstępcą. Ale takich historii u nas w mieście było więcej. Tam była taka pionierka, która popełniła samobójstwo. Były tam różnego rodzaju tam inne cyrki, oczywiście tam moralność, niemoralność i takie tam różne inne rzeczy. Dla dobra organizacji nie wolno było o tym mówić, ale jeśli chodziło o tą pionierkę, która popełniła samobójstwo, to też był bardzo wielki ból, bo ona bardzo kochała dzieci. Ona jakoś tam w szczególności sobie mnie upodobała. Nawet kiedyś, jak byłem dzieckiem, narysowałem jej laurkę. No przyznaję, że to był plagiat, bo ta laurka, to przerysowałem to, co tam dziś zobaczyłem, to nie była moja ale moja sam praca, ale sam nadzieję, narysowałeś. Narysowałeś. Tak, tak, no także ona bardzo lubiła dzieci, nawet mam zdjęcie i z nią, i zdjęcie, które ona mi robiła, także ta pamięć się zachowała, ale z dnia na dzień zabronili nam o niej mówić. Mieliśmy ją wyrzucić z naszych pamięci, ona była ulubieńcem wszystkich zborów w naszym mieście, tak? Jak tak można zrobić, nie? I dlaczego ona w ogóle popełniła samobójstwo? Ale to już inny temat. Także już byłem wybudzony. Ja, słuchajcie, ja miałem 13-14 lat i po tym, co się wydarzyło, ja byłem obudzony. Jakiś brat starszy chciał mi wyprać mózg, jak to oni robią. Zaprosił mnie do siebie, do domu i rozmawialiśmy o tym. Chciał wybadać, na ile ta krzywda się we mnie zapisała, co tam dokładnie się stało i tak dalej. I się pytał, co z moim ojcem zrobić, a ja nie zastanawiałem się, od razu powiedziałem, że przecież trzeba go wykluczyć za takie rzeczy. I on był oburzony, jak wykluczyć ojca za to, że ciebie pobił i cię wysłał do szpitala. Rok później sytuacja się powtórzyła i ojciec uprzedził braci starszych, wygłosił tam jakieś tam pierdy z mównicy i powiedział, że rezygnuje z funkcji brata starszego, nie? Także sam się zdewaluował, ale no wzrok braci starszych był skierowany na mnie, bo stanąłem na drodze takiej kariery, a tak naprawdę nie chodziło o karierę, tylko po prostu ojciec był wykorzystywany przez innych braci starszych do tego, żeby oni mieli więcej czasu dla swojej rodziny, nie? Tak. No, także to była taka zmowa. Ja się później zorientowałem, jak już byłem starszy, tam miałem lat 16-17. Gdy miałem 16 lat, to właśnie miałem punkt w szkole to krytycznej, ale na tej dużej, głównej sali. I to był punkt na temat finansów Świadków Jehowy. Także tam trzeba było go oczywiście z tej zielonej książki przygotować, gotowca zrobić,
ale mówię sobie, chciałem coś więcej od siebie zrobić i poszedłem na kafejkę internetową, bo jeszcze wtedy z internetem i z komputerami to tam mało kto był za pan brat, że miał to w domu, a już szczególnie z internetem, więc poszedłem na kafejkę internetową i tak naprawdę już wtedy informacje, które znalazłem na temat finansów organizacji, no nie dały mi spokoju, nie? Także nie wygłosiłem tego ćwiczenia tak, jak ode mnie się spodziewano. Zrobiłem to troszeczkę inaczej, ale w zgodzie ze sobą na szczęście. I nie zostało mi uznane, miałem to poprawić, ale to już było... Źle odebrano. Źle tak, odebrano. Tak. Czyli kolejne zadanie miałeś z tej lekcji, bo to w szkole teokratycznej to lekcje przydzielają, więc ty miałeś niezaliczoną. Tak, ona była niezaliczona, miałem ją poprawić, no bo miałem wykorzystać treść z książki tej zielonej, no i oczywiście nie mogłem publicznie powiedzieć, czego się tam w internecie dowiedziałam, ale już zaczęło mi kiełkować w głowie, nie? Także już wtedy, już byłem po prostu wybudzony, nie? Ale no nie mogłem nic z tym zrobić, bo poczucie winy, poczucie strachu, tego całego motoru napędowego tej doktryny świadkowskiej mi oczywiście towarzyszyło, więc jeszcze musiało minąć z kolejnych 18 lat, czy tam 16 lat, żebym oficjalnie z tego wyszedł, nie? I cały tam szereg innych zdarzeń, nie? Ale potem, jak już mnie ojciec drugi raz pobił, to on rzeczywiście sam się tam zdewaluował. No moja rodzina była w rozsypce, tutaj dochodziło do różnych tam po prostu rzeczy. Ale tak myślę, czy czegoś tutaj no właśnie matka, tutaj mam listę taką, żebym niczego tutaj nie pominął. No matka typowo współuzależniona tego uzależnienia ojca i kazała mi kłamać w szpitalu, tak, że po prostu ja tam coś nawywijałem sam ze sobą, że mieliśmy chronić organizację, ale szkoła też wysyłała mnie do różnego rodzaju pedagogów, tam do oświaty nawet i do psychologów dziecięcych i bardzo skrzętnie mnie przed tym izolowano. Nie pozwalano mi tam iść, bo moja matka, mój ojciec raczej nie miał na ten temat zdania, ale no moja matka uważała, że to są hosztaplerzy, że to są ludzie, którzy płuczą mózg i że to są bardzo niebezpieczni ludzie, ci wszyscy psycholodzy. Także jak tylko mogła, to przed tym nie chroniła, ale jakimś cudem ktoś mnie kiedyś zmusił, szkoła mnie jakoś zmusiła, że rzeczywiście musiałem gdzieś tam iść. I całą drogę, jak tam szliśmy, to było przed Zamenhofa, przed Rejtana w takich domkach jednorodzinnych. Osiedla mnie, Rejtana i Zamenhofa, całą drogę mi ściskała do głowy, że mam się nie przyznawać, że jesteśmy rodziną Świadków Jehowy i że nie mam dać sobie wmówić, że coś nie tak jest z tą doktryną, jeśli by się to wydało. Okay. Tak chorobliwie trzeba było pilnować dobre imię organizacji, nie? To było ponad wszystko, nie? I tego Boga. Tak. Tak, tak. No jako organizację, tak? Nie? To już nawet nie chodziło o Boga, tylko po prostu o organizację, nie? No bo Świadkowie Jehowy sami nie wiedzą w zasadzie, kogo czczą, nie? Czy to jest jeden z Elohim. W zasadzie, no wiadomo, Biblia mówi o wielu bogach tak naprawdę. Tam sobie wybrali jednego, zrobili z niego Jehowę i niby chodzi o Jehowę, ale tak naprawdę czczą organizację i to, co organizacja powie i tak jak zinterpretuje Biblię, no to nawet wiadomo, nie? To jest tutaj, no po prostu jak żołnierze, tak? Trening wojskowy, żołnierski. Bardzo tutaj, ja mam tutaj przygotowane książki, jeśli chodzi o moje wychowanie. Tu jest taka bardzo fajna książka, widzicie? Z Hitlerem na kładce, Zniewolone dzieciństwo, ukryte źródła tyranii, znakomitej autorki Alice Miller. Także gdy moja pani terapeutka poprosiła, żebym sobie przeczytał, przyswoił sobie tutaj tą książkę, Zniewolone dzieciństwo, ukryte źródła tyranii. Gdy tutaj pierwszą, 1/4 przeczytałem o czarnej pedagogice, no nie mogłem wyjść po prostu z podziwu. Nie mogłem wyjść z podziwu, jak bardzo to wychowanie, ta czarna pedagogika przypomina moje wychowanie z domu. Jakich jak krzywd doznałem. W przedszkolu ja nie wiedziałem, co to jest pszczółka Maja. Bo w czwartki mieliśmy zebrania po domach, zebrania książki i chodziliśmy z taką zajadliwością i z takim namaszczeniem na te zebrania, że ja nie miałem przez całe dzieciństwo okazji zobaczyć pszczółki Mai. Więc jak w przedszkolu mówiono tam o smerfach, o muminkach, jakieś tam różne inne, to oczywiście wiedziałem, nie? Ale pszczółki Mai nie, bo my tak chodziliśmy, regularnie trzeba było iść. Ja jeszcze pamiętam,
było takie zebranie, to był jakiś brat przyjezdny tam spoza naszego miasta i on kiedyś powiedział, że to jest nieważne, czy głowa cię boli, czy cię ząb boli, no przecież wiecie, jak naparza ząb, jak idzie w nerwa i po prostu no nie idzie wytrzymać, nie? I on do nas wszystkich mówi na tej sali, tam z tej mównicy, że to nie ma znaczenia, gdzie ten ząb cię boli, czy w domu, czy na sali królestwa, po prostu, tak, że masz przyjść i zasilać, bo ty masz być wzorem dla innych, że ząb cię boli, głowa cię boli, nie wiem, tam cokolwiek cię boli i masz przyjść na to zebranie i się pokazać. My też tak chodziliśmy. My też tak chodziliśmy, nie? Na te zebrania, nie? Także już od dziecka miałem wychowanie, na które bardzo mocno jest skorelowane z czarną pedagogiką. Z pedagogiką to był po prostu szok, nie? Dominik, to co wspomniałeś, właśnie chodziło o tatę, że był uzależniony od religii. Mhm. Tak pomyślałam, wiesz, bo tak to co opowiadasz i ja tak przekładam teraz na moje życie na przykład w związku, to mój mąż nie był takim tyranem, no bo tu tak no, nazwijmy po imieniu w pewnym sensie, no surowy ojciec jest jak tyran, tak? Mój ojciec ogólnie nie był surowy, jeśli nie chodziło o sprawy duchowe, ale... No ale w sprawach duchowych był tyranem. No, to był jego narkotyk. Jak się naczytał Biblii i strażnic, to chwytał za pięści, za pas i rzucał, i bił, i nawet psu się nie ominęło, nie? Tylko psu akurat nie z powodu czytania Biblii i chodzenia na zebrania, rozumiem, tylko po prostu z powodu jego złości, nie? Także no, potrafił nawet psa skopać i zbić kałką do ciasta, nie? Albo wałkiem do ciasta, no po prostu naczaskać psu. Boże. Także... Wiesz co, ja tak myślę... A inni bracia, inne rodziny się na nas wzorowały. Ale nie widziały tego drugiego dna. No a gdzie miał widzieć? No, ono było nie doskonale ukryte. Tak. Jeszcze słuchaj, zaszpachlowane. No oczywiście, tylko jak ja wyrosłem, na jakiego ja wyrosłem człowieka, jak ja się urodziłem, zacząłem w takim środowisku dorastać, jakich ja wartości nabyłem, kim ja byłem. Na terapii, tam powiedzmy 120 tam którejś, jak moja terapeutka, ta pani Monika Stachura-Wdowczak, pozwoliła mi spotkać się ze sobą, wybuchnąłem śmiechem. Wybuchnąłem po prostu śmiechem, nie mogłem się pozbierać, przepraszam, nie śmiechem, tylko płaczem, co ja gadam, śmiechem, wybuchnąłem płaczem. Nastąpił moment, gdzie ja tą jedną kulkę, jak już odeszłem z organizacji, wyrzuciłem, byłem w dwóch rozdwojonych jaźniach, żyłem obok siebie i nagle nastąpiło złączenie. Wybuchnąłem takim płaczem, jak nie pamiętam kiedy w życiu. Tak się rozpłakałem, no po prostu płacz ze mnie wybuchnął jak z wulkanu. Poznałem, ja w końcu dałem sobie, z pomocą oczywiście terapeutki, w końcu poznać siebie, scalić siebie. Że w końcu spotkałem siebie. Potem terapeutka mnie się pyta, jakie mi towarzyszyły uczucia, nie? Czyli moje najgorsze pytanie, nie? Moje najgorsze pytanie, przez blisko 3 lata pociłem się, jak mnie o to ten. I ja mówię, jakbym spotkał przyjaciela, mojego najlepszego życiowego przyjaciela, którego bardzo długo nie widziałem i w końcu go spotkałem i go przyjąłem w całości takim, jaki jest. Ja przed oczami miałem wizję, że ja własnego ducha przytulam i on we mnie wchodzi. Ja jestem tutaj i to się robi tak. Łączy. W końcu dałem sobie przyzwolenie po tylu latach detoksykacji z tej jehowskiej trucizny. Dałem sobie pozwolenie na to, żeby siebie spotkać, żeby żyć po swojemu, żeby siebie słuchać. Ja od dziecka, jeszcze raz tu pokazuję tę książkę, ja od dziecka byłem uczony, jak oszukiwać siebie, jak miałem żyć z dala od siebie, jak nie mogłem siebie słuchać, własnych pobudek, myśli, pragnień, uczuć. To było mi niepozwolone. Nie odbiłem się też w lustrze rodziców, bo oni sami to są dorosłe dzieci, emocjonalne, mentalne. Oczywiście doktryna Świadków Jehowy temu przyklaskuje, bo ten cały pokarm duchowy to jest taka kaszka manna dla dorosłych ludzi i ci ludzie, oni nigdy nie dorastają. Oni nie mogą wewnętrznie
dorosnąć, tak? To są permanentne, stare dzieci ze siwymi głowami, nie? To jest, wiesz co, to jest tak jak na tych broadcastingach, ja to tak nazywam, te broadcastingi, sposób mówienia nawet do tych ludzi. Tak. Znaczy oni oczywiście to tłumaczą, że tam świadkami są różne osoby, że to są ludzie tam i upośledzeni, i opóźnieni, i w różnym wieku, i że to musi trafić do wszystkich, to jest oczywiście gówno prawda. To nie jest wcale prawda, bo to oczywiście jest inaczej, oni tych ludzi hodują, oni, tam jest cała psychomanipulacja, cały ten mechanizm, można by tutaj przez kolejne 3 godziny mówić, jak to wszystko tam się odbywa, to już nie jest żadna tajemnica tego wszystkiego, już jest wszędzie pełno. Ja też jeszcze ze starego konta, jak miałem starego Facebooka i tam się bardzo mocno przez wiele lat udzielałem na grupach facebookowych, to wiele tych mechanizmów udało mi się nazwać i przekazać, także jest tego dużo i oni nie pozwalają ludziom dojrzeć wewnętrznie i przyjrzeć się sobie, nie? Tak, no słuchaj, samo to, co ja czytałam, model Bite Stevena Hassana, kontrola, psychomanipulacja, polega na kontrolowaniu, przecież oni kontrolują ludzkie emocje. Słuchaj, żeby tylko emocje. No tak, ale wiesz co, ja ostatnio komuś opowiadałam, że wyszłam z sekty, ludzie mają różne wyobrażenie, bo padło pytanie, a gdzie was trzymali na przykład? Ja mówię, nie. Sekta z reguły sprawia wrażenie, że gdzieś masz być na farmie, na biało morze ubrany, latać, fruwać, robić wszystko razem, a sekta to jest wpędzenie ludzi do klatek własnego umysłu. Monitorujesz swoje myśli, bo przecież ty to robiłeś, każdy z nas to robił. To jest monitorowanie własnych myśli. Jestem chodzącym człowiekiem. Zombie zrobili z ludzi. Tak, emocjonalnych, psychicznych, duchowych zombie, niestety. Także to jest wszystko grubymi nićmi szyte. To jest wspierane tam. Oni pociągają za wszystkie sznurki psychomanipulacji, za wszystko, co jest dostępne. Sami pokazują te manipulacje, szczególnie w Kościele katolickim, no bo wiadomo, program idzie inny na Afrykę, inny na Australię, inny na Amerykę, a inny tutaj do nas na Europę, więc ta treść nie wszędzie jest taka sama, nie wszędzie się zgadza. Teraz jeszcze łatwiej jest to ukryć, bo jest biblioteczka internetowa, gdzie wszystko jest na live. Dlatego oni kazali te stare czasopisma i książki pozbywać się, a nawet pozwolili je palić i w ogóle, żeby te wszystkie rzeczy zatrzeć. Jest bardzo fajna pozycja, bardzo fajna książka, Przewodnik po kłamstwach i manipulacjach w nauce świadków Jehowy, Piotr Andryszczak, bardzo gruba książka. To jest tak wyczerpujący leksykon, mam to w domu, tylko nie mam to tutaj. Tak wyczerpujący leksykon, taka encyklopedia manipulacji i zmiany światła i wszystkiego tego, czego oni chcieli się tam kiedyś wstydzić. Jest to złapane w tej książce, to jest doskonała pozycja. Jeśli ktoś jest bardzo skrupulatny i chciałby sobie przyswoić, to bardzo, bardzo polecam. No ale osobowości moich rodziców były bardzo podatne na te nauki. Moja babcia była współuzależniona, bo jej obydwaj mężowie to byli alkoholicy. Wychowanie mojej babci nie było bardzo, bardzo lekkie, więc to są wszystko osobowości, które świetnie się tutaj jako świadkowie sprawdzają, nie? To są bardzo wierni świadkowie i oni mają tą osobowość, oni mają tego ducha do tego typu manipulacji. Życie miałem ciężkie. Bardzo dużo się też nacierpiałem jeszcze w szkole podstawowej czy w gimnazjum. Koledzy naprawdę mi tam dokuczali, potrafili mi na przykład sprzątnąć ze szatni z WF-u moje buty. Wracałem do domu w tenisu z wychowania fizycznego, jakichś tam tenisówkach, albo przyklejali mi gumy do rzucia do włosów, albo mi wyrzucali książki gdzieś tam za okno, albo mnie po prostu bili czy szarpali, gdzieś tam mnie dopadali. Także siostra nie mogła na to patrzeć i za sprawą siostry poszedłem w bandytkę, no i potem było jeszcze gorzej, bo tak naprawdę ja potem kolegów biłem, tam różne brzydkie rzeczy robiłem, także gdzieś tam pamiętam, że kiedyś się wzięli za tych szkolnych chuliganów i zanim jakikolwiek apel szkolny się rozpoczął, to ci najwięksi chuligani mieli wyjść na środek jako tacy naznaczeni, nie? Między innymi ja, nie? No, między innymi ja, nie? No, tam
wybijałem zęby, ciąłem nożem kolegów, tam różne rzeczy robiłem. Znaczy no nie tak, że tam kogoś dźgałem nożem, tylko to tam w sumie to przypadek był, ale wieść się po szkole rozniosła, więc no miałem szacunek na dzielni, jak to się mówi, zabawnie. Ale to był, wiesz, to jest takie zachowanie, to jest wołanie o pomoc. Tak, 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 tak. No kiedyś tego nie rozumiałem i bardzo chciałem się dowiedzieć, czym to jest, no ale pomogło mi to wtedy szkołę przetrwać, tak? Pomogło mi to wtedy szkołę przetrwać i jakoś tam przynajmniej mogłem przetrwać, nie byłem takim popychadłem, bo ja przychodziłem do domu pobity i tak dalej, ale co ciekawe, co mi rodzice wtedy mówili. Rodzice mi wtedy mówili, że mam się nie mścić, że to wszystko Jehowa w stosownym czasie ich w Armagedonie, tam w tym masowym mordzie wymorduje i on zrobi tam porządek, że mam się nie bronić. Mhm. Że mam się nie bronić, nie? Także no siostra tutaj raczej tego nie pochwalała, to było dla mnie dobre i zbawienne, ale także dzisiaj gdzieś tam spotykam kogoś z podstawówki i jemu się przypomina, ty, ale przecież ty na religię nie chodziłeś, nie wchodziłeś świąt, urodzin, imienin, tam nie wiem, jakiejś komunii, tam czegokolwiek. To też nie jest tak, że ja mam jakąś wielką krzywdę, że tego nie obchodziłem, bo to też są rzeczy tak naprawdę pogańskie, a katolicy też mają dużo za uszami. Najpierw pogan palili żywcem, rozcinali ich żywcem, a teraz przejęli pogańskie zwyczaje. To też nie jest tak, że ja teraz obchodzę. No i tak ładnie ubrali w inkwizycję. Tak, tak, tak. Nie? Także ja nie mam jakiejś wielkiej krzywdy, że nie miałem komunii, czy tam urodzin, czy czegokolwiek, chociaż data urodzin jest, powinniśmy się bardzo, bardzo z tego tytułu cieszyć, ale rzeczywiście jako dziecko, jak wszyscy dookoła mają radochę i jakieś tam pozytywne wrażenia, no to tutaj się rzeczywiście nacierpiałem. Ale jeśli kogoś spotykam z podstawówki, czy tam z gimnazjum i odnawiamy znajomość tutaj za pomocą internetu i mówię do niego, że ja kiedyś, bo ty mnie kiedyś dokuczałeś, bo ty mnie kiedyś tam pobiłeś, albo ja ciebie, albo coś takiego i mówię do niego, jak to się ma potem względem mojej starej osobowości, jak to było, nie? Jak to się ma do tego, że życzyłem ci kiedyś śmierci, nie? Że moi rodzice mi po prostu wpierali, że ty będziesz, wiesz, zgładzony przez Jehowę w mordzie masowym w Armagedonie, nie? No to są po prostu w szoku, że świadkowie Jehowy, bo im się kojarzą świadkowie Jehowy z takimi potulnymi, miłymi po prostu ludźmi i kiedy się mówi prawdę od środka, jak to wszystko tam jest, no to co? No to rzeczywiście tak było. Czytam tutaj komentarz, Łukasz napisał, Dominik był jedynym świadkiem w szkole. No, to nie jest do końca prawda, bo jeszcze była jedna dziewczynka, ale ona w ogóle była nietykalna, więc ja byłem jeszcze jednym świadkiem w szkole, tylko że to była bardzo cicha dziewczynka, ona miała inaczej w tym. Nauczyciele też go źle traktowali, bo zawsze był tym Jehowym. To też prawda, ale ja się bardzo źle zachowywałem, nie? Ja nie przeszkadzałem. Ja pamiętam panią od angielskiego, która słysząc o legendzie mojej w szkole, od razu na pierwszej lekcji, jak z nią miałem lekcję, wzięła mnie za szmaty, za drzwi na korytarz i mówi do mnie tak, ty się w ogóle nie odzywaj i daj mi prowadzić lekcję, to ja ciebie przepuszczę na dwójach, ale cię przepuszczę. I taki pakt, żeśmy podpisali krwią, i rzeczywiście dawałem lekcję prowadzić i ona mnie przepuściła na dwójach, no ale żałuję, bo dzisiaj mieszkam w Anglii, mógłbym trochę lepiej angielski znać, nie? Także rzeczywiście tak było. Nie miałem wsparcia od nauczycieli, ale nauczyciele też byli oszukiwani przez moich rodziców, bo nie mogli dostrzec, że u mnie w domu jest dysfunkcja. Tak. Ona była ukryta. Ona była ukryta, nie? Słuchaj, bo tutaj jest komentarz Hani. Nie wiem teraz, czy jej chodzi, chyba to jest pytanie, czy rodzice z kimś się przyjaźnili, chyba o to jej chodzi, twoi rodzice. Nie mieliśmy zbyt wielu przyjaciół. Oczywiście tam były różnego rodzaju znajomości, ale nie było zbyt wiele przyjaciół, bo mój ojciec nigdy nie mógł wyluzować. I mój ojciec zawsze nawet na spotkaniach zagajał o tematy duchowe, a jak się świadkowie po kontach tam spotykali, znaczy mój ojciec nie był do alkoholu, tak samo jak ja. I jemu jedno piwo wystarczało, w porywach dwa. I rzeczywiście u nas w domu nie było ani narkotyków, ani alkoholu, ale za to mieliśmy inny, mocniejszy ekwiwalent, zero-jedynkowy na śmierć i życie. Ale
kiedy bracia się spotykali na tam wyluzowanie, to ojciec nie mógł odpuścić i ojciec zawsze zagajał o tematy duchowe i ludzie byli tym tak zmęczeni, że nas nie zapraszali, bo po prostu tym żygali po prostu. Oni chcieli w końcu porozmawiać o czymś normalnym i ojciec nigdy nie odpuszczał, nie mógł się wyluzować. I ojciec też miał ksywkę, zaraz jak zszedł z terenu, no to był taki, no, taki bardzo porządkowy, tam dużo rzeczy potrafił chodził wieczorami pod taką jedną dyskotekę, żeby czaić, kto tam na tą dyskotekę z tych co najmniej 10 lat starszych ode mnie młodzieży, kto chodzi tam na te dyskoteki. No i rzeczywiście kilka osób tam chodziło na te dyskoteki, ale na bramce takiej dyskoteki stał ojca bratanek. On był kulturystą, on był dobrze się tam bił, był dobrze zbudowany i jak mu powiedzieli, że ojciec, ktoś tam musi się przyczajać na nich i kablować, że oni chodzą na te dyskoteki, jak się on zorientował, że ojciec jest no takim kablem, to gdzieś go tam w ciemnej uliczce spotkał i dał mu wdziąsło. I ojciec już od tamtego czasu się uspokoił, ale to była też zemsta za to, bo on jak był dzieckiem, wszedł mojemu ojcu na motor i on tam mu ubłocił ten motor, nie, tam pobrudził go i ten mu dał taki śpiewsz, ten ojciec, że on sobie to pamiętał całe życie. No i w końcu była okazja mu się odpłacić, nie? Także ojciec, i do mnie też taka, poprzez ojca, do mnie też taka, taka opinia poszła, że no nie ma co mnie gdzieś tam zapraszać, no bo ja będę kabel i będę wszystko wyjawiać tak ojcu i oni będą mieli niesamowitego rodzaju problemy przez to, nie? Ale wiesz co, mój mąż jak został starszym, to jedna z młodych osób, mojej najstarszej córce bodajże, bo mi to córka powiedziała, przyszła wtedy i powiedziała, że ja tutaj imion nie chcę wymieniać, że ja już z tobą nie będę mogła się przyjaźnić czy tam kolegować na zasadzie takiej, na zasadzie kabla. Wiesz, o co, to co ciebie dotyczyło, to również to gdzieś przekładało się na dzieci starszych też, chociaż wiesz... Ja też różnych rzeczy po wyjściu z sekty dowiedziałam się o jednym z moich dzieci, wiesz, także ekstremalnych, ale wiesz, liczyła się oczywiście ta idealna twarz, a się okazuje, że większość młodych ludzi ma życia. No zgodzisz się, większość. No, ja byłem tego uczony od dziecka, ale oczywiście, no świadku, tak jak już mówiłem, prawda, no świadkowie Jehowy mają co najmniej dwa oblicza, żeby po prostu sobie poradzić i przetrwać, ale jak to wpływa na psychikę człowieka, kiedy my się separujemy, kiedy my się rozcinamy na pół i żyjemy w dwóch połówkach, no jak? No ale dobra, to jak to wpływa na osobę dorosłą, to jeszcze tam pół biedy, ale jak to wpływa na dziecko? Jak to wpływa na młodą osobę, która idzie do życia i która wykształca sobie w style przywiązania, które wykształca w sobie życie w społeczeństwie i jak ma funkcjonować, jak ma zawiązać dobry związek, jak ma siebie rozumieć, jak ma rozumieć własną seksualność, jak ma rozumieć własne emocje, jak ma czerpać radość z życia, kiedy my jesteśmy zasilani permanentnym poczuciem strachu i winy. To jest paliwo napędowe, nie? Tak, no słuchaj, no tak teraz mi przyszedł do głowy to, bo mówię, że ja tej książki Biblii nie czytam, ale drugie przykazanie. Miłuj bliźniego swego jak samego siebie, czyli podstawą jest miłość do siebie, miłość własna, gdzie wiesz, ja to u mnie na kanale też się przewija, na grupie mojej na WhatsApp, że tak naprawdę dopiero jesteśmy w stanie tak naprawdę pokochać ludzi, pokochać świat, kiedy pokochamy siebie. A zgodzisz się, Dominik, że religie, ogólnie wszystkie religie, szczególnie ta, to kochanie siebie to jest czubek góry lodowej tak naprawdę, wiesz. Bo ta prawda o kochaniu siebie to jest to, co jest pod wodą, tak, pod powierzchnią. I ja też jak w te tematy weszłam, bo mnie z sekty wywaliło, bo my rozmawialiśmy, ja kompletnie nic nie wiedziałam o,
o kulisach tego, jak to funkcjonuje. Mnie po prostu, ja to określam, że wywaliła moja dusza, moje serce w pewnym momencie i ja dopiero zaczęłam poznawać temat sekty po wyjściu. Także nie wiem, czy jest jeszcze jakaś osoba taka jak ja, bo na razie jestem jakimś ewenementem, ale właśnie, wiesz, kochanie siebie, to co ja uważam, sekta bardzo tłumi, bo wiesz, to co było na... Poczekaj, bo tu jakiś głos idzie i teraz... To jest to dbanie o zdrowie, to co jesz, wygląd zewnętrzny, bo przecież musisz przyciągać swoim wyglądem ludzi do siebie, nie odrzucać. I ona przedstawiała to jako kochanie siebie, a kochanie siebie to jest bardzo głęboki temat. Bardzo, jak ja mojemu... Słuchaj, ja jeszcze tak, jak ja mojemu synowi przed wyjściem z sekty powiedziałam o kochaniu siebie, to wiesz co usłyszałam? Bo powiedziałam, z pustego dzbana nie nalejesz. Jak możesz dać miłość ludziom, jak jej nie masz do siebie? Jak, bo wiesz, kochanie siebie to jest kochanie siebie w tym ziemskim awatarze, w tym, z tymi przywarami, które masz, z emocjami, całego siebie, takim jakim jesteś. Ja się też uczyłam stanąć nago przed lustrem i mówić do siebie, zaakceptować swoje ciało. To jest też proces, bo na początku to mamy albo prosto sobie w oczy do lustra. To też jest proces, ale i wiesz, co mi syn powiedział, to znaczy ja akurat do tych szczegółach, co tu mówię, jemu nie mówiłam. I wiesz, co mi powiedział wtedy, jak mu powiedziałam o tej drugiej części przykazania, jak już się, jak to nasz być może świadkowie oglądają. Ta druga część, która jest istotą tak naprawdę miłości, to wiesz co mi powiedział? To mi pachnie odstępstwem. Czyli no. W 20 roku, a w 21, 3 kwietnia napisałam list o odejściu. Ja też napisałam list o odejściu, zaprosiłem braci do siebie, ponieważ mówię braciom, że ja nie mam potrzeby modlenia się do Jehowy, że ja nie wierzę w Armagedon, że to wszystko jest grubymi nićmi szyte i tak dalej, to potraktowali mnie jak przedszkolaka. Tak właśnie robił mój ojciec, nie? Czyli otwierał Biblię i jakby przeładował karabin, jakby wojskowy przeładowywał karabin i tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Tak przyszedł jeden brat, jakiś taki starszy wiekiem i otwarł tą Biblię i tam zaczął mi czytać jakieś podstawowe wersety biblijne, przecież które mógłbym w ogóle zamkniętymi oczami wiem, gdzie one w Biblii były, jak one brzmią i jak powinienem je interpretować. Bardzo laicznie mnie potraktowali, także już wtedy po prostu napisałem w liście dokładnie odwrotną klauzulę z chrztu. Tutaj jeszcze szybko wspomnę, że jak brałem chrzest, to podczas chrztu taka bardzo dziwna sytuacja się wydarzyła, bo poszliśmy w Stęszewie, brałem chrzest, miałem tam około 18-17 lat i my się przebieraliśmy, chłopacy, w męskiej szatni, a obok za ścianą były dziewczyny. No ale szatnie były otwarte, żeby to tam wywietrzyć, bo tam nie pamiętam, czy nie było jakiś prysznic, czy tam coś tam, już nie pamiętam, żeby to wywietrzyć, żeby to przewietrzyć, były drzwi ten, więc... My tam specjalnie nie zamykaliśmy, bo my w ciągu tam 40 sekund już byliśmy gotowi, tak? No, ale dziewczyny potrzebowały więcej czasu i ktoś, jak się przebierały, to ktoś im wszedł do szatni, jakiś brat zakulisowy i on mówi, no ale bracie, my to się przebieramy, on im odparsknął, no i co z tego? Normalnie jakiś wszedł sobie specjalnie popatrzeć, jak one się tam przebierają, mieszka z tym. Także chrzest, jak rezygnowałem, napisałem list z dokładną klauzulą odwrotną, jak się tam przyrzeka, nie? To jest taka klauzula duchowa, ten cały chrzest, czyli z zanurzenia, no bo w kościele katolickim no to jest chrzci się te dzieci, tutaj jest trzecie oko oraz czakra korony. Tak, u świadków Jehowy jest całkowite zanurzenie w wodzie, to znaczy, że człowiek z całą duszą, cały oddaje się pod zasilanie Gregora, nie wiadomo o co chodzi. Także tutaj był chrzest, coś jeszcze chciałem powiedzieć, kurczę, zapomniałem. A świadkowie Jehowy nie odpowiadają własnymi słowami, oni mówią te słowa, które, jeśli by o to samo, co mówiłaś z własnym synem, się zapytać kogokolwiek innego, to on odpowie praktycznie jeden do jednego to samo.
Tak. Oni są tak, bo to tak musi być, bo Świadkowie Jehowy od samego początku są uczeni, że nic nie może podważyć twoich wierzeń. Wszystko, co my ci mówimy, i to się różni, jeśli ktoś jest zainteresowany, a jeśli ktoś jest od dziecka w prawdzie, to się bardzo, bardzo różni, ale zasada jest ta sama, nie? Nic nie może podważyć twojej wiary. Wiesz co, ja powiem ci, że początki pamiętam, bo to jest jednak ten biblijny język u świadków jest trochę inny, trzeba się tego nauczyć. Moje początki to były od 28 roku życia, więc ja tą osobowość miałam ukształtowaną już w miarę, aczkolwiek dzieciństwo miałam, jakie miałam, więc też to był czynnik taki, który jak gdyby mnie, który spowodował, że do takiej destrukcyjnej grupy się dostałam. Bo wiesz, że są pewne, ja pamiętam w wywiadzie, w pytaniu na śniadanie, jak byłam i przede mną pani psychiatra się wypowiadała na temat uzależnień, wiesz. Ja jej za kulisami, bo ja po niej miałam wejść, więc też stresik, ale ja jej słuchałam, ja tam się odniosłam też do tej wypowiedzi i ona, ja wtedy sobie już to poukładałam w głowie wcześniej, że u mnie były trzy czynniki, które analizowałam, czyli dzieciństwo, utrata ciąży między drugim a trzecim dzieckiem i wyalienowanie, wyprowadzka na Śląsk, gdzie jesteś wśród obcych ludzi. Wiesz, jak człowiek sobie analizuje, to później jeszcze wypowiedź psychiatry i czytasz, bo ja też się temat energii i tak dalej, te tematy, w których ty jesteś, i człowiekowi później się otwierają oczy, wiesz. Oczy. No oczywiście, oczywiście. Na wszystko, jak to wygląda, dlaczego na przykład, bo wiesz, są ludzie, z którymi rozmawiasz i Dominik, na pewno ty też masz, że zastanawiają się, jak dorosły człowiek może się, nie może sam podejmować decyzji. Samodzielnie. No to jest tak wstrętnie uknuta indoktrynacja, że tak się staje, bo kiedyś pisałem bardzo długi post w internecie na ten temat. Szczerze mówiąc, szkoda, że go sobie nie skopiowałem, bo w tej chwili jest mi bardzo trudno to powtórzyć, ale właśnie ten proces indoktrynacji zainteresowanego to jest właśnie w pierwszej kolejności odłączenie. I teraz dlaczego Świadkom Jehowy przypisuje się niszczenie i rozwalanie rodzin? I te słynne sprawy, rozprawy sądowe, szczególnie z Ameryki, o niszczeniu rodzin. Jak to się dzieje, jak zainteresowany napotyka w domu na opór? Powiedzmy, ja poznaję tak zwaną prawdę, a moja żona stoi okoniem do tego i próbuje mnie tutaj na różne sposoby małżeńskie i niemałżeńskie mnie od tego odtrącić. Co robią takie osoby? Ja się bardzo mocno przeglądałem moi rodzice, ich ostatni wychowanek do prawdy, no imienia tu nie mogę zdradzić, ale ich ostatni wychowanek do prawdy to był mężczyzna, tam starszy ode mnie, tam no może też o 10 lat. I jego dziewczyna jak bardzo oponowała i co oni z nim robili, co oni mu wsadzali do głowy, że ona jest opętana przez szatana, że tak. Szatan i demony przez nią, bo zobacz, bo ty poznajesz prawdę i zobacz, jak teraz wszystko jest przeciwko tobie. Jak ale to jest, zobacz, jaka to jest manipulacja, tylko że wiesz co, Dominik, to ale jest tak, najpierw trzeba kogoś umysł złapać, a to jest na podstawie interpretacji tak zwanej Biblii. Tak, tylko wiesz, to, bo tak wielu w tej korporacji jest dużo, jest naprawdę dobrych ludzi, tylko ta władza nad ich umysłami, bo zawłaszczono ich umysły, po prostu zawłaszczono ich umysły, ludzie, wydaje im się, ale tak jak... to jest genialne, to jest tak sprytne, mało jest komu udaje się uciec, to też są psychologowie. Na innym kanale dotyczącym Ex-Świadków Jehowy jest wywiad z panią psycholog, i ona mówi, jak jej się udało tego nie zauważyć. Przecież są prawnicy, przecież są lekarze, są ludzie, którzy są bardzo wykształceni. Oczywiście my znamy tą historię, jak Świadkowie Jehowy nie lubią osób wykształconych i nie pozwalali się kształcić. No i wielu, wielu innych rzeczy, żeby po prostu człowiek się nie rozbudził, żeby się nie obudził. Nie? I teraz jest bardzo łatwo być Świadkiem Jehowy, bo są poluzowane, bo jest luz. Nie? Ale lata 80., 90., gdzie był ten pik, ten absolutny pik, gdzie był totalny zamordyzm i było wykluczanie na pomówienia i człowiek wykluczony był totalnie potraktowany ostracyzmem, no to był niesamowity straszak. Tak. A propos słuchaj, dzieci, ja bo... No mów.
A propos dzieci, właśnie moja matka, która chroniła i broniła organizację, żeby to się nie wydało, że u nas w domu jest przemoc, że ja nie mam ani na policję, ani do szkoły nigdy mówić, że ojciec nas bije na tle religijnym, że za Biblię, że to, że tamto. Ta sama matka, kiedy mi urodziło się martwe dziecko, znaczy to nie było dziecko w 9 miesiącu, to był drugi trymestr i rzeczywiście to dzieciątko było małe, ale poszliśmy na tak zwany USG, tutaj to się nazywa skan. Okazało się, że serce nie bije. I że trzeba, no nie wiadomo kiedy przestało bić, i trzeba zostać w szpitalu i urodzić. Decyzja lekarzy była taka, żeby urodzić naturalnie, normalnymi drogami rodnymi. Także tam odpowiednie środki zostały zastosowane, zostaliśmy w szpitalu, dostaliśmy własny pokój i w nocy, o trzeciej w nocy rozpoczął się poród. Więc jeszcze to było jakieś tam, powiedzmy, 4 lata temu. Mój ostatni kontakt z moją matką był taki, że zadzwoniłem zawiadomić, że no niestety tak i tak się stało, że nasze dziecko, no po prostu serce nie biło i kazali nam urodzić w szpitalu. Moja matka, ta sama matka, mi powiedziała przez telefon, bardzo dobrze, to jest kara od Jehowy Boga za to, że odeszłeś od organizacji. I teraz uwaga, bo ja już nie pamiętam teraz dokładnie, bo to było 4 lata temu, czy już byłem podczas mojej terapii, tej najdłuższej, tej trzeciej, czy to było na krótko przed, już nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam, ale kiedy ja trzymałem na rękach to ciałko, które wynosiłem do pielęgniarki, od razu mi kliknęło, no po prostu zębatka, słuchajcie, taka zębatka, od razu mi kliknęło, to jest moje dziecko, za które ja jestem odpowiedzialny, kochałby mnie ponad nie wiadomo co, obojętnie kim by nie było, od razu mi to kliknęło, no nie zrozumie tego ktoś, kto tego nie przeżył, naprawdę. Byłem w ogóle przy porodzie, wszystko widziałem, przy wszystkim byłem i widziałem reakcję mojej żony, widziałem jak to wszystko się odbywało, ja to wszystko widziałem. I od razu ta bezinteresowna miłość od razu mi kliknęła, a moja matka, która mogłaby być ze mnie przedumna w życiu, to, czego ja w życiu dokonałem, co ja zrozumiałem, co ja przeżyłem, co ja robiłem, co ja robię, mogłaby być ze mnie dumna. Ona odrzuciła mnie tylko i wyłącznie dlatego, że przejrzałem na oczy i odrzuciłem takie coś jak wierzenie. Wierzenie i kontakt z Bogiem. Wierzenie i kontakt z Bogiem. Tak, ale wierzenie, kontakt z Bogiem to jest rzecz osobista. To jest tak rzecz osobista, jak ja, to, co ja dzisiaj jadłem, albo jakie ja mam majtki na sobie. Tak. To jest rzecz osobista. I do takiego, do takich rzeczy, na szczęście tą rozmowę telefoniczną mam nagraną, żeby kiedyś nie doszło do tego, że ona się tego wyprze lub coś takiego. Mam to nagrane, na szczęście udało mi się to nagrać, ale no pękło mi serce do mojej własnej matki. No mogę sobie wyobrazić, wiesz. I ja jestem zdrowy, jestem zdolny, pomagam innym ludziom, mam wiele pomników, które w życiu postawiłem. Jak można tak zrobić z własnym dzieckiem, które jest de facto wbrew Biblii? Nie, tylko tutaj oczywiście chodzi o. Tutaj oczywiście chodzi o interpretację Biblii, nie? Także tu nie chodzi ani o Boga, ani o Biblię, o nic, tylko tutaj chodzi tylko i wyłącznie o organizację, nie? No dokładnie, słuchaj. No przecież adekwatny odnośnik tego, jak funkcjonuje sekta, to jest film Seks Misja. Tak, 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 tak. Mhm. Seks Misja u mnie w domu się nie oglądało, bo u nas w domu te mierniki moralne były tak wysokie, że jakbym chciał pokazać, to tu w obiektywie się nie mieści. Także u nas było bardzo spaczone podejście do seksu i do spraw moralnych. Moi rodzice, szczególnie mama, zawsze się wypowiadała bardzo źle na ten temat, że to jest w ogóle niepotrzebne, że to jest demoniczne, że można bardzo łatwo popełnić grzech i tam Jehowa oczywiście nas zamorduje w Armagedonie i takie tam różne rzeczy. Ale słuchaj, Dominik, bo tak jak to, co mówiłeś wcześniej, wiadomo, że rodzice też już ten wypaczony pogląd, ale to też jeśli ona miała takie podejście, czyli... Przykładowo, no, jesteśmy dorośli, życie seksualne nie sprawiało jej przyjemności, bo gdyby było inaczej, to mnie się wydaje, że nie miałaby takiego, wiesz, stosunku do, nie wypowiadałaby się w ten sposób. To się ciągnie jeszcze od mojej babci, ale moja mama to rzeczywiście, jej to zostało przekazane
I to są rzeczy, które w pamięci komórkowej się przenoszą. Także tą inklinację dostała od babci. Tutaj oczywiście jeszcze z początku babcia, która nowożeńcom na jeden, bo moi rodzice mieli, to była kawalerka, to był jeden pokój. Tam była jakaś kuchenka, tam była jakaś łazienka i na ten jeden pokój nowożeńcom moja babcia dała tego dziadka. Także całe życie moja mama powtarzała, jaka to jest krzywda nowożeńcom, którzy chcą się sobą nacieszyć, dają jakiegoś tam dziadka. To od razu mi się przypomina, ten wiesz, Karbuli Pawlak. Wiesz, i te drzwi wchodzące. Tak. A pamiętasz, jak rozmawialiśmy, a o gwałconych poduszkach powiesz coś? No ja nie gwałciłem. Ja się do tego nie przyznaję, ale jeśli chodzi o te rzeczy seksualne, to u świadków Jehowy te uczucia, nieważne kto to jest, bo ja tutaj jeszcze wspomnę, zanim powiem o gwałconych poduszkach w domach Betel, to jeszcze tutaj powiem, jestem współzałożycielem grupy Ex-Świadkowie Jehowy, Randki i Przyjaźnie. Także, i niedawno mnie dołączyłeś. Tak. I mam tą przyjemność, bardzo fajną grupę prowadzić już od 3-4 lat. Naprawdę fajna grupa. Ex-Świadkowie Jehowy, Randki i Przyjaźnie. Ja się usprawiedliwię, bo ja tam jak weszłam, to się nie miałam czasu udzielić jeszcze. Ale to nie o to chodzi na tej grupie. To właśnie my jesteśmy nietypową grupą, ponieważ wszystko się rozchodzi w wiadomościach prywatnych. U nas na tablicy już od dawna nic się nie dzieje. Poniekąd to jest dobre, fajne. Ale powstała taka luka. Zorientowałem się wraz ze Sylwią, bo wraz ze Sylwią ją prowadzimy. A założycielami jeszcze był Arkadiusz i Dasta. Także serdecznie ich pozdrawiam, prawdopodobnie będą też to oglądać, nie wiem czy na live, czy w późniejszym terminie. Także była nas czwórka, oni się później poszli własną drogą, a my ze Sylwią prowadzimy tą grupę. Jest taka luka, bo osoby, które wychodzą ze Świadków Jehowy, są w ogóle na różnym etapie wyjścia. I oni, my wychodzimy różnie. Kogoś zgorszyła pedofilia, albo w ogóle doświadczył pedofilii. Ktoś inny, sprawy doktrynalne, ktoś został wykluczony za coś dużego albo za coś drobnego, także te wyjścia są całe bardzo różne, ale tak czy inaczej człowiek, który wyszedł z organizacji, nie pasuje jeszcze do świata i być może nie będzie długo pasować. Jest taka luka, gdzie ci ludzie mają się poznać. I powstała taka nisza, gdzie ze Sylwią się zmówiliśmy przez internet i powstała właśnie grupa Ex-Świadkowie Jehowy, Randki i Przyjaźni. I na naszej grupie doskonale widać urażone emocje, te nieinteligentne emocje, które siedzą u nas w głowie na temat seksualności. To jest bardzo, bardzo, bardzo wyjątkowy temat, bardzo inspirujący. Jak bardzo te emocje są urażone. Także grupa fajnie wypaliła, mieliśmy bardzo dużo osób w różnym naprawdę wieku, ale w momencie, kiedy ktoś poruszył pierwszy raz słowo seks, czyli to zdemonizowane, to takie... Tak. To takie słowo, ten... Pół grupy odeszło. Byli poważnie, ale słuchaj, to ja ci coś powiem. Ja mam na WhatsAppie grupę 60 osób z mojego kanału. I u nas, my nie tworzymy, ja mówię, nie tworzymy żadnej sekty na zasadzie takiej, żeby narzucać ludziom, tym istotom, co im wolno, co nie wolno. Czyli liczy się po prostu ten szacunek do drugiego człowieka, ale czasami te emocje u kogoś też odpalają, bo to jest naturalne, jesteśmy tylko ludzkimi istotami, tak? Właściwie duchowymi istotami w ludzkich ciałach. Od humorystycznych spraw, po tematy systemowe, po sprawy doktrynalne, wiesz, religijne, a na przykład pojawia się temat seksu też. I są osoby, wiesz, część grupy jest aktywna, a część nie, ale mnie na przykład na PRIV piszą osoby, które są mało aktywne, się okazuje, że im ta grupa bardzo dużo daje. Są osoby, które po prostu odbijają się swoimi emocjami od innych, bo sami mają problem z własnymi emocjami. Poza tym, wiesz, wszyscy jesteśmy na tym innym levelu rozwoju duchowego, ale to jest, wiesz, to co się generalnie mówi, że przyciągamy
swoimi wibracjami swoje plemię. I akurat powiedzmy, jak ja mam na grupie te osoby, to gdzieś się przyciągnęliśmy, to też wiesz, że nie ma przypadków. No oczywiście. No. Kim by był Bóg, gdyby były tak, przypadki, no bo chcielibyśmy go mieć za totalnego idiotę. Tak, słuchaj, na przykład dziewczyny mi na priv piszą, że Bożenka, dzięki tobie dowiedziałam się o totalnej biologii. Nie? Tematy energii, tej duchowości, która nie ma związku tak naprawdę z religią, bo ja na przykład jak ktoś się mnie pyta, bunt ciała, jak ktoś się mnie, komuś się wydaje, że ja jestem niewierząca na przykład, rozumiesz? Ja mówię, że ja nie wierzę w religijnego Boga, ja wierzę w, powiedzmy, określając Boga, to czyste źródło bezwarunkowej miłości. To jest ten prawdziwy, wiesz, czysty Bóg, bo słuchaj, zobacz Dominik, jakby tak przeanalizować to, co się dzieje w korporacji religijnej, świadkowskiej, to tam są, nie ma bezwarunkowości. Tam ten Bóg stawia cały czas warunki. I na końcu matewka, no bo wiesz, no, skoro powiedzmy oni poprzez channeling się kontaktują, kanał łączności, ale z jakim kanałem się kontaktują, o to jest pytanie. Do ułożenia świadkowskiej Biblii, tej zmanipulowanej, tamtej powybrzuszanej, używano dwóch spirytystów. Tak, tak. Także do tej informacji. Także no, korzenie są długie. Ja mam tutaj świetną książkę, Bunt ciała, chociaż tutaj twoi widzowie i ty tam bardzo dużo już wiecie na ten temat, ale przeczytam właśnie to, gdzie mi się w ogóle książka otwarła. Ciało dziecka z pewnością wyczuło niepokój matki, poczuło więc wątpliwości, czy jego przyjście na świat było pożądane. Więcej mówić nie muszę, ponieważ są całe książki na ten temat i dziedziczymy traumy, dziedziczymy problemy naszych rodziców, dziedziczymy, kapitalna książka, nie zaczęło się od ciebie. Super książka, zmęczona, brudna, podkreślana, popisana. Cudo. Ale wiesz, cudo, że ja jej nie skończyłam, Dominik, ja jej nie skończyłam. Ja byłam, wiesz co, ja zapomniałam o niej, ja ją kiedyś na jednym z live'ów pokazywałam, te książki, które mam, ale wiesz co, ja przerwałam jej czytanie, kiedy mój mąż wylądował po udarze, wiesz? No tak, no to nie miałeś głowy, tylko... W ogóle ja w ogóle nie mogłam czytać, siedziałam w ciszy, w samotności, moja mama tego nie rozumiała. Ja chcę do niej wrócić, wiesz, ale tam jest ten syndrom rocznicy na przykład. Bardzo ciekawy temat. Syndrom rocznicy, słuchaj. I wiesz co, moja szwagierka, która jest w sekcie, która też się ode mnie odwróciła, kiedyś zadzwoniła do mnie, bo ona też ma tą książkę, czytała. I tak, Jenka, spójrz na tą i na tą stronę. I wiesz co, Dominik, wtedy odkryłyśmy, że mój mąż stracił matkę, moja teściowa zmarła, kiedy on jako pierworodny miał 32 lata. Moja córka pierworodna traci ojca, mój mąż umiera w wieku 32 lat. I moja mama traci własnego ojca w wieku 46 i ja mam 46, kiedy umiera mój. Zobaczcie, jakie to są, zobacz, powiązania, schematy rodowe. Lojalność, tak? Ten syndrom rocznicy, a to, co mówiłeś o pamięci komórkowej, to, co rozmawialiśmy właśnie, bo widzisz, że ja jeszcze wspomnę, może tutaj tak nie wszyscy oglądają mnie od początku, ale część osób wie, że ja jestem przekonana, bo wiesz, ja mam od 18 roku, miesiąc po śmierci męża, w miarę regularnie terapię Bowena. Mówiłam ci, że ta terapia polega na odblokowywaniu między innymi pamięci komórkowej. To jest rewelacyjna, bardzo delikatna metoda, ale ja w 20 roku zrobiłam szkolenie z metody Access Bars. I powiem ci, że jak ja z córką to analizowałam, to mnie osobiście, ja nic nie wiedziałam o, wiesz, o kultach, gdzieś jakiś coś tam bije. Słuchaj, okazuje się, że to, co ja czuję, że, bo barsy, a metoda Access Bars, to są te 32 punkty na głowie, które, gdzie rozładowywujesz polaryzację ładunków elektrycznych, czyli emocje, mięśnie, myśli, tworzą
ładunki elektryczne i do blokad energetycznych. I tak naprawdę ja jestem przekonana, bo ja kończyłam kolejne szkolenia z metod Access i czasami jak tak dziewczyną się zwierzałam, że wyszłam z sekty, nic nie wiedząc, i one mówiły, że dosłownie, tak jak się mówi, bo można o tej metodzie Access Bars poczytać na internecie, że barsy zmieniają życie o 180 stopni. I u mnie dosłownie tak się stało, tylko wiesz, Dominik, osoby w sekcie, które wiedziały, że ja się tym zajmuję, oczywiście ja miałam wizytę tego tytułu, ja tu nie będę opowiadać, bo gdzieś tam w historii na kanale o tym jest, to teraz po tym, kiedy ja wyszłam sama, jestem być może uważana za opętana przez szatana, przez demona. No, to tam, no wiadomo. To jest, wiesz, naturalne, nie? No, ale myślę właśnie, że to odblokowywanie pamięci komórkowej, wiesz, ta metoda też się przyczyniła w dużej mierze, na przykład mnie wyprowadziła bez żadnych środków farmakologicznych, bez niczego, z traumy po śmierci męża. Ja normalnie funkcjonuję. Niektórzy uważali moje pierwsze nagranie, które jest na kanale, w ogóle pierwsze, że być może, że ja w takim stanie byłam cały czas, ale robiąc nagranie, uwolniłam to, co mówisz, czasami powiedzieć głośno coś, kiedy powiesz coś głośno, wychodzi to, masz świadomość, tak, że inni cię słyszą, uwalniasz to z siebie, z ciała. Mhm. Dlatego terapia, taka zwykła, normalna, stacjonarna terapia, to jest o tyle bardzo skuteczna, że w określonych ochronnych warunkach otwieramy się przed terapeutą i przeżywamy jeszcze raz nasze emocje trudne, jakieś tam traumatyczne, poprawnie. I w końcu te nasze połączenia w mózgu nerwowe w końcu puszczają, już nas nie trzymają, bo tak, bardzo źle jest, kiedy... Bo słuchaj, no, nasz mózg jest coś takiego jak neuroplastyczność. Przecież my mamy taką umiejętność utworzenia nowych połączeń nerwowych, wydeptania tych nowych ścieżek, to co ja czasami na grupie się nagrywam, że my jesteśmy w stanie naprawdę, ja to powtarzam też na grupie i dziewczyny wiedzą, moje osoby, wykreować sobie naprawdę piękne życie, bo Dominik, a weź kwestię nawet tego, co robi sekta, dewaluacja na przykład podejścia do spraw materialnych, do pieniądza, obfitość pieniądza, to też jest bardzo ciekawy temat. Jeśli chodzi o pieniądz, to ciało kierownicze żyje sobie w niezłej warowni, my ich finanse tam troszeczkę znamy, były takie filmiki w internecie, które można było wyśledzić, one oczywiście zniknęły, na temat finansów Świadków Jehowy, także to był szok. Ja myślę, że mój ojciec byłby w szoku, gdyby pojechał do Warwick i zobaczył, w jakiej twierdzy, bo mój ojciec był strasznie wściekły na te zamknięte osiedla. Więc gdy była jakaś mowa na zebraniu o tych zamkniętych osiedlach, to ojciec zawsze się zgłaszał z taką energią i mówił, no bo ludzie, tam do tego mikrofonu mówił, że no bo ludzie tak się boją poznania prawdy, że i tak się w ogóle boją, żyją w strachu, że żyją na zamkniętych osiedlach i tam jest jakiś dyspozytor i ten dyspozytor dzwoni tam do jakiegoś mieszkania czy domu i się pyta, czy ktoś chce Świadków Jehowy przyjąć, i to mu stawało na drodze do indoktrynacji tych ludzi, no tak, do krzywdzenia tych ludzi, więc on tam był strasznie wściekły, tylko że on nie wie, jak żyją w Warwick. Warwick jest prywatna ochrona jeżdżąca autami, która ma wszystkie okna czarne, nawet nie wiesz, kto siedzi w aucie, jest podwójny płot z podwójnym szlabanem. Na co takiej pokojowej organizacji taka twierdza, czego oni się boją? Ze mną rozmawiacie. Czego może bać się w ogóle masoneria, tak, skoro oni wyznaczają nasze życie, czego oni mogą się bać? Czego? Słuchaj, z dziewczyną rozmawiałam, która była na wycieczce w Warwick. Nie wiem, czy miałeś okazję z kimś rozmawiać. I ja jedynie, wiesz, jak to skomentowałam? To jest tak, jak ja bym cię, Dominik, zaprosiła do siebie do domu, czyli wycieczka do Warwick, a zostawiam cię tylko w przedpokoju. Tak wygląda wycieczka do Warwick. Po prostu jest jakiś mały wybieg, na który, wiesz, wypędzą ludzi. Bodajże tylko to muzeum historii i dziewczyna na przykład była zbulwersowana pieśniami, które leciały w toalecie, gdzie ja miałam wyrzuty sumienia, jak ja się do strażnicy przygotowywałam na muszli w toalecie. Ja miałam wyrzuty sumienia.
No bo to jest programowanie umysłu, tak. Nie? No u mnie w domu był taki dosyć, jeśli chodzi o muzykę, to był bardzo duży rygor. Moja mama mi regularnie sprawdzała muzykę. Nie mogłem słuchać ATB, czy Manieczek, czy tam czegokolwiek. Nawet ledwie przychodził Myslowic, czy jakaś tam Edyta Bartosiewicz. Moja siostra pod tym względem miała jeszcze gorzej. Ale no u nas w domu najlepiej trzeba było słuchać albo właśnie pieśni Królestwa, albo jakichś takich instrumentalnych rzeczy, które się podobały mojej mamie. Ale no regularnie byłem kontrolowany, regularnie byłem sprawdzany. W ogóle w moim domu wielokrotnie odbierano mi pokój. Babcia wymyśliła fortel, wyrwała sobie włosy z głowy i przyszła do nas, powiedziała, że dziadek ją bije. Nie poszła do swojej młodszej córki, którą lepiej upasażała całe życie, tylko przyszła właśnie do nas, żeby kontrolować znowu moją mamę i robić jej krzywdy i krzywdę. Najgorsze było to, że moja mama nie rozumiała, że babcia ją krzywdzi. Ona prawdopodobnie nie rozumie tego do dzisiaj, no bo te władze poznawcze jednak są zaburzone dla tych ludzi z organizacji, ale wielokrotnie odbierano mi pokój, nie mogłem się w ogóle zamykać w pokoju, nawet gdy się myłem, to nie mogłem zamykać drzwi. Bardzo długo walczyłem o to, że jak się myję, czy jak się kąpię, to że muszę zamykać drzwi. Żyłem pod taką absolutną kontrolą, także miałem bardzo trudne życie. Dlaczego musiałeś zamykać? Obawiali się, że coś będziesz sobie robił? Bo wiesz, jest takie, Dominik, wiesz, jest takie, też taki schemat, te wcześniejsze pokolenia stosują, jak śpisz, ręce na kołdrze. No niestety u mnie tak było, Moja matka całe życie mnie podejrzewała o to, że się onanizuje. Czyli moment, bo to jest inaczej u kobiet, inaczej u mężczyzn, ale kiedy mężczyzna dorasta, to jego organizm szykuje się do zadania, które będzie w dorosłości spełniał. Ale zarazem nie potrafili ze mną na ten temat porozmawiać. Wskazówki ze świadków Jehowy to były takie, że jeśli cię obiega jakaś tam chuć, to idź pod zimny prysznic albo otwórz Biblię i studiuj Biblię. Lekarstwo na wszystko. I to jest, ja tu mam taką doskonałą książkę, Sztuka obsługi penisa, napisaną przez dwóch seksuologów. Oczywiście jest tutaj też aspekt religijny, ale jeżeli w domu zabrakło ojca, jeżeli w domu zabrakło albo kobiety, które samotnie wychowywują chłopców, synów, żeby ta bardzo cienka granica nie została przerwana, jest cała książka na ten temat. I z tego co wiem, ja nie byłem sam tak wychowany, takich ludzi jak jest więcej. Ja pozostałem heteroseksualny, nie mam z tym jakichś tam większych problemów, ale poziom krzywd był w moim domu przeogromny. Pamiętam taką zabawną sytuację, bo moi koledzy przynieśli do szkoły tam świerszczyka i se tam pokazywali. Nie powiem, żebym był jaroszem w tych sprawach, też chciałem sobie tam pooglądać, ale wchodziłem razem z nauczycielem do klasy. No. Ja z nim, no bo ja się spóźniłem na lekcję, mi tam do szkoły było pod górkę. Spóźniłem się na ten, on też się spóźnił i obydwoje wchodziliśmy do klasy. I chłopacy oglądając świerszcza byli zaskoczeni, a ja byłem w trzeciej albo czwartej ławce pod ścianą i przekazywali go sobie tak szybko na moją ławkę, a ja jeszcze nie usiadłem, ja dopiero wszedłem. I od razu to tam do rodziców i tak dalej, no wstyd niesamowity i w ogóle, więc jak moja matka zobaczyła, że kobiety tam są wydepilowane, że się tam golą na dole, to nie mogła w to uwierzyć, było ostentacyjne palenie świerszcza nad muszlą klozetową. Najlepsze było to, że tam były posklejane jakieś strony i matka się mnie pytała, czemu one były posklejane, a wzięła żywy ogień, jakieś tam zapałki nad muszlę klozetową i chciała to spalić. I najlepsze było to, że to się nie chciało spalić. I komentarz był taki, że to jest dzieło szatana, żeby to przetrwało. Nie? Ale ta ich srebrzanka też się nie chce palić. A może, nie wiem. Całkiem bo do, docierają do mnie takie, wiesz, info, że problem jest ze spaleniem. Może być, no. Czyje dzieło w takim razie, słuchaj, jakby się do tego odnieśli świadkowie? No pamięć komórkowa wlecze się za człowiekiem, to wiemy, tam jeszcze wiele innych rzeczy, ale jak miałem 4 latka, latałem po domu,
I wpadło mi na pomysł, żeby ściągnąć gacie i przed lustrem się oglądać. Jak matka to zauważyła, to dostałem taki rajwan, tak, nawyzywany byłem od świni, od zboczeńców. Ile miałeś? Cztery latka miałem. 4-5 latek miałem. Byłem sam siebie ciekaw, także już bardzo wcześnie dostałem tutaj te krzywdy seksualne bardzo szybko, nie? Ale znam historię, bo tak jak długo prowadzimy grupę, tam ludzie opowiadali swoje historie, tam gdzieś na wiadomościach prywatnych się tam poprzewijało i tak dalej. Poznałem bardzo dużo ludzi, którzy no podobnie tak jak ja doznali taki krzywd. No i tam się już pokończyło różnie. Tam się to pokończyło różnie. Różnego rodzaju preferencje i tak dalej. Ludzie niezdolni do zawiązania jakiegoś normalnego, jakiegoś tam związku i relacji i tak dalej. Nie? W ogóle jeśli chodzi o tą energię seksualną jako energię, to jest bardzo silna energia duchowa, więc no, pewnego rodzaju grupy, w tym Świadkowie Jehowy, mają nad tym władanie, nie? No bo to jest poważna energia. Poczekaj, miałam ciekawą myśl w głowie, ale właśnie związaną z energią, wiesz? Jedyną walutą we wszechświecie jest energia. No tak. No pieniądz też jest energią. No tak, a świadkowie z tymi pieniędzmi to tam lubią nie mieć swoich, albo pozyskiwać z różnych tych, ale no bracia powinni żyć skromnie, ale nie wszyscy tak żyją, tak? Nie wszyscy tak żyją. Ciało kierownicze to już tam w ogóle inna historia. No cóż, no sale królestwa czy sale zgromadzeń są sprzedawane, później te pieniądze najprawdopodobniej idą na ofiary pedofilii, te wysądzone. A wielu braci tam, wiemy o tym doskonale, dawało swoje datki i tak dalej. To już tam temat jest znany, to nie będziemy tego tu powtarzać. Także szereg krzywd od dziecka miałem. Takim oknem na świat oczywiście była moja siostra i ona była tak naprawdę mi matką. Gdy ja czuję matkę, to najczęściej mówię o mojej siostrze, ale moim jeszcze oknem na świat była mamy siostra i jej rodzina. To była taka normalna rodzina, my dosyć tak blisko wtedy żyliśmy. Oni byli normalni, tam była miłość, oni mieli o wiele lepiej, więcej czasu dla dzieci, w ogóle mieli czas dla dzieci. Byli świadkami? Nie. Tak, oni byli świadkami, no ale u nich nie było takiej dysfunkcji jak u nas, nie? To było takie normalne podejście, zdrowe. Nie taka choroba jak u nas, nie? Nie taka choroba, nie takie uzależnienie. Zacząłeś dostrzegać. Od dziecka z tym się zdarzałem, nie? Także moja siostra była wychowywana tam z nimi. Ona się tam z nimi wychowywała. Jedynie tutaj mój kuzyn tylko stał mi na drodze do tego, żeby tam czuć się całkowicie bezpiecznie i całkowicie dobrze. Od dziecka sobie mnie umiłował, żeby nade mną się pastwić i przy każdej jednej okazji mnie upokarzać, poniżać. I takie tam różne rzeczy. Także całe życie od dziecka żyłem w okupacji. Całe życie od dziecka miałem dostęp do przemocy skierowanej do mnie bez żadnej przyczyny. Babcia, matka, ojciec, sekta, szkoła. I przychodziłem do domu, gdzie ojciec i matka stosowała przemoc emocjonalną, a ojciec stosował przemoc fizyczną. Nigdzie nie miałem ostoi, nigdzie nie miałem kotwicy i ogromnie to, bardzo mocno to na mnie, bardzo mi to podbiło moje DDD, DDA, nie? No bo tak. Dom powinien być oazą spokoju. Wiesz, oazą. Powinno być bezpieczeństwem. Ja bałem się iść do szkoły, jak miałem jakieś tam zatargi z kolegami, to się bałem iść do szkoły, ale do szkoły mogłem nie iść jeszcze ewentualnie. A gdy wracałem do domu, to jeszcze byłem jeszcze bardziej zdenerwowany, bo ja nie wiedziałem, na jaki humor matki trafię. Czy oni już są, oni się właśnie pożarli? Czy jest względny spokój? Czy moja matka kontroluje swoje emocje i ogarnia swoje życie? Czy akurat ma dobry dzień? Matka mnie odtrąciła pierwszy raz, jak ja miałem 7 lat, bo nie miała całkowicie na mnie głowy. Szczerze mówiąc, odtrąciła mnie jeszcze prędzej, tylko nie wiem, czy tu słuchacze są gotowi to usłyszeć, bo na hipnozie spotkałem się z prawdziwą informacją na ten temat, kiedy był pierwszy raz mojego odtrącenia, ale może to pominę teraz tutaj.
Możesz powiedzieć. No, podczas hipnozy dokopałem się do informacji, że w 8 miesiącu ciąży zostałem odrzucony przez matkę. Także przyszedłem na świat, ojciec mnie nie chciał w ogóle, tylko matka mnie chciała, zresztą już straciła nadzieję, że będzie w ciąży, akurat zaszła w ciążę, ale coś musiało się wydarzyć w rodzinie moich rodziców. W 8 miesiącu ciąży do czegoś doszło, że matka mnie odrzuciła jako płód i to już mi się zapisało, także ja przez całe życie niechcianego dziecka. Tak, ja przez całe życie odgrywam rolę odrzuconego i porzuconego. I gdzieś to musiało się zacząć i w normalnej terapii nie mogłem aż do takiej informacji się dokopać i tak dalej, i tak dalej. Także to są bardzo, bardzo trudne rzeczy i dorastałem w domu, w którym nie było na mnie miejsca. Oprócz mojej siostry nikt mnie nie akceptował, nikt mnie nie chciał. Chcieli mnie jako człowieka, jako dziecko. Ja byłem zadbany, ja byłem nakarmiony, ja byłem wycałowany, wyprzytulany, ale nikt nie chciał mojego wnętrza. I w sekcie absolutnie też nikt nie chciał mojego wnętrza, więc ja całe życie żyłem jak outsider. Nie pasowałem do kolegów ze świata, z podwórka, ze szkoły i nie pasowałem także do kolegów świadkowskich. Nigdzie nie miałem bazy. Nie mogłem się zakotwiczyć w rodzinie, bo rodzina mnie też nie akceptowała. Nigdzie nie miałem bazy. I żyłem obok siebie, nie? Żyłem co najmniej w tych kropkach, a później już w dwóch. Także no moje życie nie było wtedy dobre. Co prawda odbiłem się jakiś czas temu i w końcu te wszystkie mechanizmy zrozumiałem, ale no to była ogromna cena. To była tak ciężka praca, że gdybym wiedział, że to będzie tak ciężka praca, to bym się tego nie podjął. Dominik, ale powiem ci... tego nie podjął. Ale Dominik, słuchaj, ale powiem ci tak, że nikt za nas nie wykona tej pracy. My musimy, wiesz o co chodzi, sam wiesz teraz, że Ja nie wiem, skąd ja wziąłem siłę. Przyszedł jakiś taki moment, że ja dostałem pragnienie wziąć się za to. I wtedy wszystko zaczęło mi się układać. A jeszcze mało tego, poznałem jeszcze więcej faktów o organizacji, nie? Ale samego siebie jest mi po prostu żal, bo nigdy nie miałem takiej prawdziwej akceptacji. Nie? I co jest najlepsze, człowiek wysyła swoim zachowaniem w rezonansie informację zwrotną do otoczenia, tak. I ludzie tak samo cię traktują. Ludzie traktują lustro. Tak, oczywiście. To jest zasada lustra, która jest w ogóle bardzo szeroka. To się w psychologii efekt lustra to jest przeogromny i tu jeszcze dochodzą dzieci, że dzieci przychodzą na świat jako lustro właśnie twoje. I tak dalej, żeby się od czegoś odbić, dzieci pokazują to, ale całe książki są na ten temat. Ale przyszedł jakiś taki moment, że chciałem to wszystko zrozumieć i sobie to wszystko wyprostować, nie? Udało mi się i no jakże daleko to jest od nauk świadków, nie? Jak człowiek te wszystkie mechanizmy zrozumie, a nawet więcej, bo i człowiek wejdzie w tą duchowość i w ogóle i tam te wszystkie inne rzeczy, no głowa mała, po prostu głowa mała, nie? No ale dzięki temu dostałem taki wykop, bo gdybym nie musiał tego wszystkiego przechodzić, to nie bym był tutaj, gdzie dzisiaj jestem. Więc czy tak naprawdę tego żałuję? Nie żałuję. Tak naprawdę tego nie żałuję, bo nie byłbym człowiekiem. Ta praca wykonana dla siebie. Zobacz, Dominik, sekta podcina człowiekowi skrzydła. Cały czas. Tak, no oczywiście. Czas podcina. I wiesz co, zobacz, każdy z nas wychodzi i w jakimś stopniu jest poturbowany, połamany, zniszczony, skopany. Ja tak teraz, jak tutaj osoby, zresztą te, które są na bieżąco na moim kanale, to wiedzą, no to zobacz, no pochowałam męża, trójka dzieci zrywa ze mną kontakt, o Zuzie na drodze prawnej, bo powiedziałam, że nie popuszczę tego i dzięki temu już 12 miesiąc, raz w miesiącu 2 godziny widzę dziecko, ale zobacz, to jest tak jak moja sąsiadka kiedyś mi powiedziała w zeszłym roku, że powiedziała to moim dzieciom, jak tutaj na klatce były, bo mieszkały obok, się uciekły stąd,
też taki tekst, wiesz, jak ja od niej to usłyszałam, mam wrażenie, że ten tekst jej wpędził ich w poczucie winy, wiesz, bo ona im powiedziała coś takiego, jak mogliście zostawić samą matkę wdowę. Chociaż ja już się nie czuję singiel. To, co ci mówiłam, że ja właściwie singielka, no słuchaj, no szósty rok, no przecież ileż można, jak to się mówi, przeżywać i płakać. Ja tą traumę sobie przerobiłam już, ale nawet wiesz, kwestia dzieci, gdzie ludzie w ogóle, wiesz, może nieładnie to zabrzmi, ze świata, bo my teraz w tym świecie jesteśmy. Ludzie z tak zwanego demonicznego świata, jaki nam jaki świat? Kochani i kochani. I takie liczby kanali i zgnilizny i takiego rynsztoku, jak w moim mieście pośród świadków, przez jak jestem 14 lat w świecie, nie zaznałem nawet w 1%. No. Poznałem fantastycznych, cudownych ludzi, których wręcz kocham. No. Którzy pomogli mi o wiele bardziej, jak ta zgnilizna zborowa. To było stężenie kwasu niesamowite. Tak, ale wiesz co, mnie się wydaje, jak tu są osoby, które się wybudzają, wiesz o co chodzi, bo mogą takie trafić, albo te, co się już wybudziły i mają problem z rozpoczęciem nowego życia, wiesz? Bo ja od roku mam live'y, ale wcześniej robiłam nagrania i ja też tam się przewija, wiesz, że strach to iluzja, to jest tylko w głowie, przecież wystarczy to pokonać, wiesz, ty toczysz wewnętrzną walkę sam ze sobą, ale jesteśmy w stanie stworzyć sobie piękne życie, tylko to też jest proces, nie? Nie można się załamywać, a zresztą, wiesz, przykład twój, innych osób, to co ty przeszłeś, tak? Cały, słuchaj, sztorm, tą zawieruchę, bo nie jedna z osób w twoim wieku tego nie przeszła, dokładnie tego koszmaru, co ty. Większość tutaj Trinity pisała na czacie, że tak jakby widziała swoje życie w pewnym sensie, bo wiesz, to są, czasami się słyszy kilkupokoleniowe rodziny, gdzie słuchaj, Dominik, powiem ci na przykładzie, w moim zborze byłym, w którym byłam, ja tego od męża się nie dowiedziałam, ale lata temu, to było lata temu, świadek Jehowy gwałcił własną żonę? No, powiedziałbym coś na ten temat, tylko nie bardzo mogę, ale znam ten temat. No, także to jest właśnie, wiesz, jak, ale wiesz co, ja pamiętam, jak ja to od niej usłyszałam, ja to usłyszałam od niej, ja tu nie wymieniam imion, nazwisk, to w tym momencie, wiesz, ja nie wiem, człowiek ma, no, filtr na mózgu, bo przecież sekta zakłada ci filtr, przesiewasz wszystko i tłumaczysz sobie, że chociaż w tym człowieku mojemu mężowi mówiłam, nigdy nic nie pasowało, wiesz, ja gdzieś intuicyjnie czułam, ja powiem, że coś jest z nim nie tak, wiesz, bo teraz chciałam o czuciu powiedzieć i mi umknęło, co miałam powiedzieć tam kontynuując ten temat. W każdym bądź razie, wiesz, dziewczyna nie jest z tym człowiekiem, tak? Ale tak o czuciu, widzisz, bo ja o czuciu. Ja jak wyszłam z sekty, nauczyłam się czuć, zaczęłam słuchać swojego ciała, bo nasze ciało nie kłamie. Czujesz, czujesz spięcie w relacji z kimś, tak, nie? Jak słuchasz swojego ciała, a w sekcie nie możesz słuchać swojego ciała, no możesz, nie, masz to, wiesz. To jest demonizowane. Tak, dokładnie. To jest demonizowane, psychologia jest demonizowana, seksualność jest demonizowana, duchowość jest zdemonizowana, to wszystko jest zdemonizowane, chyba że ta interpretacja odpowiada do jakiejś tam strażnicy książki, czy tam jakichś innych gazetek, na te potrzeby tak. Na te potrzeby tak, ale żeby człowiek sam badał, to nie. Mój ojciec miał taką sekretną biblioteczkę w piwnicy i tam były świeckie pozycje, trzymał je, żeby tam nikt nie widział, ale tak je czytał, żeby odflirtować to, co mu pasowało do doktryn świadkowskich. Ojciec był tak mocny w swoich przekonaniach, że kiedyś poszliśmy na terenie do spirytysty. To był taki Jackowski, ale naszego miasta, nie całej Polski.
tylko naszego miasta, nie? Także on się czuł na tyle dobrze i na tyle mocno, że, bo tam na tej karcie terenu pisało, że nie wolno w ogóle tam wchodzić, nawet nie był podany nie dzwonić, nie wchodzić, nie, wiadomo jak na tych kartach terenu, nie? Katolicy, tacy normalni ludzie nie wiedzą, co świadkowie Jehowy tam odnotowywują, nie, w tych kartach terenu, nie, że tam kobieta otwarła, nie, tam wzięła to i tam w takim wieku, nie, o tej, potem przychodzi ktoś inny i czyta tą kartę terenu i już wie, że to, o co tam chodziło, nie, i oni tacy tam zaskoczeni, nie, i tam był taki spirytysta, poszliśmy do niego na pewniaka, no przeżycie było niesamowite, bo kolesiowi tam głowa uciekała, oczy uciekały, nie, także on dostawał jakieś przekazy podczas tego, no ale ojciec tam totalny beton. Ja tam miałem, nie wiem, może 13 lat, ale przeżycie było niesamowite. No. Zresztą moja mama kiedy szukała normalności, bo tutaj to jest bardzo, 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 bardzo ciekawa rzecz. Świadkowie Jehowy uważają, że oni się nie narzucają, jak mają ludzie żyć w domu, w rodzinie, nie? Podczas gdy narzucają w zapleczu całą resztę. Także kiedy moja mama szukała informacji o normalności, to te informacje ze strażnic, publikacji były niewystarczające. I szukała też w świeckich książkach i były jaja, bo jak przychodzili do nas na spotkanie książki, to mama specjalnie się z tym nie kryła. Z początkowa to była jedna, dwie, trzy pozycje, a potem już była cała taka kolekcja tam takich amerykańskich, chyba amerykańskich autorów. No i mama się w tym wszystkim rozpływała, jak życie rodzinne, bo tam była sztuka zrozumienia kobiety, sztuka zrozumienia mężczyzny, czy tam życia rodzinnego, szczęśliwego, takie rzeczy, nie? Także mama od tego się odbijała i w rozmowach z braćmi starszymi, z tą kliką, żeby ojca w końcu puścili, żeby go oddali, no odbijała się od muru, nie? Także dlatego zrobili z niej w końcu wariatkę, bo mama za wszystkie możliwe sznurki cisnęła, tak? Pisała chyba, nie wiem czy, ale możliwe, że nadarzyna, pisała listy do różnych starszych, chodziła do nich tam się wyżalać, skarżyć, ona nie, no nie mogła wytrzymać, nie? Nie mogła. Słuchaj, Dominik, powiem ci, jak mój mąż wyjeżdżał do sanatorium ze względu, on miał ze stawem biodrowym problemy i jak miałam problem, bo ja wtedy sama zostałam, no wiesz, między moim najstarszym a najmłodszym dzieckiem jest 16 lat, więc tak naprawdę ja więcej miałam problemów właśnie z tą dwójką młodszych, tak? Różnie to wyglądało, bo miałam dwie pierwsze dziewczynki i dwóch pierwszych chłopców i ja wiem, jak ja na przykład w tym czasie, jak on wyjeżdżał do sanatorium na 3 tygodnie, a lądek zdrój od Katowicy jest daleko, bo jak wyjeżdżał do Ustronia tutaj, to on tak sobie załatwił, że na weekendy przyjeżdżał. I naprawdę jak on był w domu, to pewne funkcje, on zresztą wiesz, ja już tam nie będę za dużo mówić, bo mój mąż lubił gotować, w ogóle bardzo dużo mi pomagał, ja miałam dobrego męża, ale kwestia wychowania dzieci, kiedy ja na przykład w tym lądku, jak on był, przez 3 tygodnie byłam sama, to słuchaj, to były momenty takie wyjść z siebie i stanąć obok, dosłownie. Chodzi o psychikę, chodzi o kobietę psychikę i czasami bywało tak, że jak ten starszy gdzieś tam coś nawywijał, ja sobie trochę nie mogłam z nim dać rady i mówię tak, uważaj, bo wykonam telefon do przyjaciela. Dzwoniłam, wystarczyło, wiesz, że mąż poprosił go, bo miałam go podać do telefonu, przeprowadził z nim rozmowę, zresztą moja grupa wie, jak ja czasami się nagrywam, mój mąż miał taką w miarę anielską cierpliwość do dzieci, czasami też wychodził z siebie, ale on miał większą cierpliwość jak ja, jeśli chodzi o, może dlatego wiesz, że miał trudne dzieciństwo, takim kopciuszkiem też był, to co ty doświadczyłeś i z tej perspektywy też, jak rozmawiał z młodymi ludźmi w zborze, ja pamiętam taki jeden młody człowiek, właśnie się wypowiadał w kwestii tego, że na zasadzie takiej, tak jakby mój mąż go rozumiał, tak? Wiesz, no bo co może powiedzieć czuwał się. Młodego, o drugim życiu młodego człowieka, dorosły, starszy, który nigdy nie był w tak zwanym świecie. No co on powie? Nic nie powie. Mój mąż, wiesz, jego dzieciństwo, to, że miał ojczyma, który był bardzo surowy, też dużo przeszedł, opowiadał mi różne historie, na przykład
w domu zimą uciekł z domu i ziemiankę sobie kopał, wyobrażasz to sobie, w lesie. Także mąż, wiesz, też, ale wiesz co, jaki, to co mi powiedział jeszcze, że dzięki, może to też był mój wpływ, bo ja byłam, wiesz, raczej jestem taka ciepłą osobą, ale on miał problem, żeby wziąć małe dziecko na rękę. On nie był nauczony miłości, czułości. Nie był tego nauczony. Ja czasami mu, weź potrzymaj na chwilę. On, wiesz, on mi wszystko zrobił, zakupy, czy wiesz, w kuchni, gdzieś tam, bo lubił gotować, byleby nie przewinąć dziecka, bo po prostu on mówił zawsze, że on ma niezdarne ręce, duże ręce, niezdarne, a czasami mnie było to potrzebne, żeby mnie na przykład od tego odciążyć, wiesz, dlatego te 3 tygodnie bez niego jak wyjeżdżał, dlatego wiesz, w kontekście tego, to co mówisz, właśnie tak naświetlam tą sytuację u mnie, to co się działo i to, ja się nie dziwię wcale, że twoja mama o niego walczyła, bo po prostu... No rozwody, nie było mowy o rozwodzie, zresztą chyba na to nie mieli ochoty, ale o niego walczyła, bo go w końcu chciała, potrzebowała go w domu, ona była zmęczona tym dźwiganiem domu i moja mama dźwigała dom perfekcyjnie, tak jak mówiłem, my w domu mieliśmy bardzo estetycznie, miło, fajnie, czysto, ciepło, wszystko było, były zaprawy, było jedzenie, czasem mieliśmy tak fatalną sytuację finansową, że na 4 osoby, czy tam na 3 osoby, bo już potem siostry nie było, my mieliśmy 10 zł na cały dzień od śniadania po kolację. Moja babcia miała ogródek działkowy i na tym ogródku działkowym tam miała pomidory, ogórki, fasolkę, truskawki, tam wiśnie i tak dalej, ale po pierwsze też szantażowała nas i tam robiła terroryzmy związane z tym, że w zamian za coś trzeba było coś tam bardzo ciężko popracować, nie bardzo to było przyjemne, bo nawet jak mój ojciec czy mój wuja szli tam na działkę coś u babci robić, to trzeba było obcinaczki trzymać tak jak ona chce, łopatę tak jak ona chce, ją wbijać tak jak ona chce i człowiek był tak wyczerpany energetycznie, psychicznie, że obydwoje tam wuja i ojciec uciekali, nie? Także lepiej było nic od babci za bardzo nie chcieć, no ale niekiedy nie było wyboru. Co ja mówiłem, bo mi uciekło? O babci, o właśnie o tych wiśniach, o tym, co miała w ogródku. Ja wiem, bo jest, wiesz co, natłok myśli, dużo myśli. No, już mi się głowa przegrzewa. Tak. Synapsy, wiesz? No, dostałem czarną dziurę. Ale przypomniało mi się jeszcze coś innego, bo tutaj w związku z tą książką Sztuka psogie penisa, czyli z tym takim naturalnym podejściem do organizmu człowieka, jak człowiek powinien się rzeczywiście rozwijać, i jak to wszystko powinno wyglądać, jak rodzice powinni na to reagować, co jest dobre, co nie jest złe. Tego nie uczy doktryna religijna świadkowska w ogóle, ale w zamian całe mnóstwo jest informacji, jak to zwalczyć. Zakazów i zakazów. Tak, i to też oczywiście jest zdemonizowane, czyli jakiekolwiek tam rzeczy są podpięte pod porne, czyli pod najgorszy, najcięższy grzech względem Jehowy i tak dalej, i tak dalej. Także no jest bardzo duży też odsetek bardzo nieszczęśliwych małżeństw. U nas na grupie był mężczyzna, którego on był katolikiem, ona była świadkiem. Znaczy on sympatyzował ze świadkami, był zainteresowanym, nie? Pewnie dlatego mogli się pobrać, wiadomo jak to jest. I jego żona była oschła w tych sprawach totalnie. Takich tam w ogóle, seksualnych. Tak, tam w ogóle nie. Tak, tam w ogóle nie było pożycia i z tego powodu po prostu się rozeszli. On autentycznie dostał z tego powodu rozwód, bez żadnego tam... Tak? A słuchaj, a ja ci powiem taką sytuację. Też nic nie wymieniam z kim, gdzie słyszałam. W służbie. Ja słyszę od takiej jednej, wiesz, siostry. Dla mnie to było dziwne, bo ja wróciłam do domu, ja mojemu mężowi powiedziałam i dla mnie to było dziwne, tylko wiesz, z drugiej strony jest ta druga strona medalu, że ten związek, osoby z tego związku wychowane od dziecka w sekcie, to wiesz, to też inaczej wygląda, już w ogóle pewne zaburzenia wychodzą, tak. Bo my weszliśmy do sekty już jako dorośli ukształtowani ludzie, ale wiesz, ja słyszę od takiej osoby, że coś takiego, wiesz, bo mąż jej kupił koszulę nocną, i się umówili,
że jak ona, jak on ją zobaczy w tej koszuli nocnej, to znaczy, że coś będzie. No powiedz ci, jak ja to usłyszałam, szok. U świadków albo jest totalna martwica w tym względzie, albo wręcz odwrotnie, okropne pobudzenie. No u mnie w domu bardzo, bardzo brakowało tego ojca, także jak matka wyciągała mnie z wanny, ja tam byłem w jakimś tam wieku i pewne rzeczy się działy, to mnie wyzywała po prostu od świntuchów, nie? No także... No to było wielce, wielce nienaturalne, nie? No ale nie było żadnej pomocy, tak? Nie było żadnej pomocy, nie było od czego się odbić, nie? W publikacjach, w strażnicach takie osoby jak ja dowiadywały się, że chódź trzeba stłamsić. No przecież to jest nienaturalne, nie? To jest naprawdę, naprawdę nienaturalne. Także ostra dysfunkcja na praktycznie wszystkich możliwych poziomach. Jeżeli chodzi w ogóle jeszcze o seks w związkach, to teraz mi się przypomniało, bo przeczytałem chyba wszystkie książki Lewa Starowicza, wieszcza polskiej seksualności. We wszystkich książkach Lew Starowicz podkreśla, że seks jest więziotwórczy w związku. Jak można zawiązać dobry, trwały związek bez tego składnika? Bez takiej bliskości, bo to jest, wiesz, chociaż tak, bliskością jest też obnażenie tego, co myślimy, co czujemy, nie? To też jest bliskość, tak. Ale ciało do ciała, w ogóle, wiesz, no, pokazanie się. To, wiesz, ja to potwierdzam na przykład. No, ja byłam w takim, wiadomo, że się też posprzeczaliśmy, bo przecież to jest naturalne, wymiana zdań. Nieporozumienie, ale ja byłam w miarę w szczęśliwym związku, więc wiem, że to odgrywa. Dominik, nie ukrywajmy, no ty też jesteś w związku, prawda? Nową rolę, jeśli chodzi o relacje między mężczyzną a kobietą. No, w temacie seksu o tych poduszkach może coś powiedzieć. A właśnie zapomniałem, no. Znaczy się niecierpliwią widzowie, wiesz? A, widzowie się niecierpliwią. Nie wiem, no, może, ładnie. Może się, wiesz, niecierpliwią. No mnie poduszki ominęły, więc tu nie ma się co ze mnie śmiać, ale w domach Betel, w tych wszystkich tam nadarzynach i tym podobnych, no jest rzeczywiście był jakiś taki problem natury psychicznej i bracia wystosowali listy, żeby używać poduszki w taki sposób, do czego są przeznaczone, czyli do głowy. Także no, była afera poduszkowa. Ludzie tam, nie wiem, onanizowali się poduszkami. No w każdym razie od osób, które były w takiego rodzaju przybytkach, jak właśnie Nadarzyn i jakieś tam domy Betel, można się także dowiedzieć, że panuje po prostu, szerzy się homoseksualizm, nie? Nie ma co tu oceniać po prostu tych ludzi, no bo nawet w jakimś stopniu homoseksualizm jest normalny, stworzony przez Boga u zwierząt, tak? Więc słuchajcie, w jakimś tam stopniu to jest całkowicie normalne, ale inaczej się dzieje, kiedy stwarzamy odpowiednie warunki do tego rodzaju praktyk. Tutaj cały czas chodzi mi po głowie to słynne takie doświadczenie. Gdzieś tam chyba w Stanach Zjednoczonych wybuchł bunt w jakimś więzieniu i jakiś bardzo, bardzo znany psycholog, czy tam psychiatra, psycholog, chciał udowodnić w sądzie, że to, co się wydarzyło w tym więzieniu i tam doszło do jakiejś ogromnej rozruby, można odtworzyć i to się powtórzy, jeśli my tego rodzaju zachowania powtórzymy. No i zgodzono się na eksperyment. Słuchajcie, zebrano całkowicie randomowych ludzi, całkowicie przypadkowych z ulicy, którzy nie byli ze sobą... Nie byli jakimiś naukowcami, nie byli jakimiś typowymi jakimiś takimi ludźmi z tej niszy walki społecznej, przeciętni ludzie i odtworzono te same warunki, co były w tym więzieniu i po kilku tam dniach czy tygodniach doszło do tej samej sytuacji. Także to, no, to powinno po prostu dawać do myślenia, nie?
że jeśli takie rzeczy dzieją się w takich przybytkach właśnie, jak tam domy Betel, czy tam jakieś nadarzyny, to coś na rzeczy musi w tych krzywdach być. Ja kiedyś miałem w rękach taką gazetkę skierowaną, to była przychodnia i tam było wielu specjalistów i dziś tam właśnie też był psycholog. Ja w ogóle byłem nastolatkiem i miałem w rękach gazetkę, która nie powinna tam być. Bynajmniej to nie był świerszczyk, tylko to była gazeta, która była skierowana do wewnętrznego ruchu między tam psychologami. Taka wewnętrzna, branżowa gazetka. Nie? Także ktoś o to nie zadbał, położył ją na stoliku i tam czekając na jakiegoś innego fachowca, przeczytałem artykuł i tak patrzę, że ten pedofilia i tam jakieś, to się nazywa tak odpowiednio, nie chcę tutaj źle powiedzieć, pedofilia, jakieś dewiacje seksualne w kościele katolickim i u świadków Jehowy. I tak sobie mówię, ja wtedy byłem świadkiem Jehowy, to gorliwym, nie? I ja w zasadzie byłem świadkiem Jehowy, który nie potrzebował chrztu. Ja całe życie żyłem jak po chrzcie. Ja, chrzest to był tylko dodatek. Przepraszam, także tutaj czytam, no normalnie nie wierzę, nie? Pedofilia, świadków Jehowy, ja nikogo wtedy takiego nie znałem, ani żadnych informacji po prostu nie było, no byłem normalnie oburzony. I na ostatni akapit, który przeczytałem, dotyczył tego, tych dwóch seksuologów podsumowało, że te wszystkie takie dewiacje seksualne to jest wynik tego, że to jest nienaturalne podejście do naturalnej potrzeby seksualności człowieka, oparte na wierzeniach biblijnych, nie? No, także to jest ciężki temat, ciężko o tym mówić, ja też fachowcem nie jestem, troszeczkę mówię z własnego doświadczenia, troszeczkę też przeżyłem, prowadzimy ze sobą grupę, także tam historie były grube. Także no nie jestem fachowcem, nie mogę się wypowiedzieć całkowicie. Ale słuchaj, Dominik, ale nadarzyn, bo oni są zarejestrowani jako zakon, prawda? To jest prawdopodobnie jedyny zakon, gdzie jest płeć żeńska i męska razem. No właśnie nie wiem, jak to tam teraz jest zarejestrowane. Ja też nie wiem. Nie. No ale możliwe, że tak. W każdym razie, słuchaj, a wiesz, że dotarły do mnie informacje, ja na którymś live o tym mówię, że nie wiem w jakim przedziale czasu, kiedy to miało miejsce, siostrzyczki z domu Betel się prostytuowały, słyszałeś o tym? No słyszałem jeszcze gorsze historie, słyszałem o gwałtach, słyszałem o homoseksualizmie, o tym też słyszałem, no, słyszałem także o zboże, znaczy mógłbym to sprawdzić, bo mógłbym tutaj mojego znajomego o to dokładnie zapytać, ale on chyba sam nie chce mi tego do końca wyjawić, bo by się wiele rzeczy wydało, ale był też zbór, który po prostu rozwiązano, bo w zborze ludzie się wymieniali małżonkami. No, także tak to było, nie? Mojego dziadka, siostra, która już nie żyje, też przeprowadziła śledztwo odnośnie brata, bo tutaj więcej nie mogę powiedzieć. To był brat, który miał pewną funkcję na zgromadzeniach, który no też sobie taki swój prywatny harem urządził. Także no, mojego dziadka, siostra prowadziła takie mniejsze, większe śledztwo. To była bardzo malutka miejscowość, także no, jemu nic nie zrobiono, bo to był brat starszy, który miał bardzo wysoką pozycję. No i jemu nic nie zrobiono, nie? A zarazem ktoś tutaj pisze, co to jest ten bunt ciał. Tak, bo ja teraz zobaczyłam. Bo ja nie nawiążę do tymi wszystkimi tymi. Bunt ciała, Alice Miller. Cienka książka, która właśnie opowiada taki wstęp do tego, jaki wpływ nasze emocje mają na nasze ciało. Nie? To znaczy, to jest pozbawione w ogóle dziedziny duchowej, tylko to jest tylko dziedzina tutaj, jeśli chodzi o lekarzy, o czystą psychologię. A tą widziałeś? Kod emocji, nie. Jak uwolnić zablokowane emocje i cieszyć się zdrowiem, szczęściem oraz miłością. Dr Bradley Nelson. Też bardzo ciekawa pozycja. Traumy, ogólnie mówiąc, traumy i te bardzo przykre takie rzeczy, których mamy mnóstwo w sekcie Świadków Jehowy.
wpływają po prostu na nas, one nas determinują, czy my zachorujemy, czy my nie zachorujemy, jakich dokonujemy decyzji, jakie mamy właśnie podejście do pieniądza, jak zawiązujemy związki, to wszystko zapisuje się w naszym ciele, nie? Więc czasami może tak być, że na przykład podczas seksu ktoś odczuwa ból i nie wie dlaczego, albo na przykład nie ma orgazmu i nie wie dlaczego, a to się okazuje, że to już zostało zapisane i trzeba sobie z tym poradzić, nie? Także bunt ciała. Albo że no nawet nie chodzi o strefę seksualną oczywiście, która jest bardzo mocna, ale dlaczego reagujemy w jakiś sposób? Ja na przykład mi się na wymioty zbiera, kiedy mam się ubrać wizytowo w garnitur, bo przez całe życie byłem do tego zmuszany, nie? No tak, tak, tak. Nienawidziłem czwartków, bo to był dodatkowy dzień, taki luźny i to było zabranie książki i bardzo kupę lat nienawidziłem po prostu czwartków i wtorków, jeszcze to niedzielne zebranie, które wiązało się z dobrym obiadem, jakimś niedzielnym, to jeszcze tam jakoś lubiłem, ale wtorki, czwartki, no nienawidziłem po prostu tych dni. Ale wiesz co, do mnie też... reaguje. Przez to, że mam kanał, prowadzę kanał, też różne osoby do mnie dzwonią, czy mam kontakt i się okazuje, że większość byłych braci, świadków ma awersję do garnituru. No tak, no. Krawata do garnituru. Oczywiście, tak jak kobiety do sukienek przykrywających kolana, bo jak ten tam stoi na tej ambonie mównicy i widzi gołe kolana, no to nie wiem, ejakulacji chyba dostaje, nie? No, chyba. Moja mama z tym dzielnie walczyła u nas w mieście. Moja mama była pod tym względem przebojowa i nie mogła tego zrozumieć i walczyła z tym. Także akurat jeśli chodzi o moją siostrę, to miała pozwolenie na odsłonięte kostki i kolana. Mama to rozumiała i mama chciała. Zresztą tak jak mówiłem, mama to była żona podróżującego, które sobie robiła usta i oko. No ale widzisz, ja na przykład, słuchaj, bo ja też w ogóle szyłam, nie? No takie, ja się realizowałam manualnie właśnie w domu, przerabiając różne rzeczy, ale jak już kupiłam spódniczkę, kupiłyśmy na przykład córce jednej czy drugiej, czy szyłam, to słuchaj, kolano musiało być zakryte, bo jako żona starszego, jako, wiesz, no taka przykładna świadkowska. No właśnie, roku, tak. No. Ja na przykład wolałam chodzić w długich sukienkach, miałam długie, takie za kolano to już zakładałam do obcasów, żeby to jakoś tak w miarę fajnie wyglądało, ale mając dwie dziewczynki, to dziewczyny zwracałam na to uwagę, ale widzisz teraz, zresztą wiele kobiet, które opuszcza septę, to, bo wiesz, ja na przykład u siebie zauważyłam taki proces, Dominik, że ja kiedy tak patrzę na zdjęcia, wiesz, jak przeglądałam zdjęcia, miesiąc po wyjściu z sekty zapisałam się na warsztaty malarskie, takie prawie tydzień czasu i tam na tych zdjęciach jestem po świadkowsku ubrana, to było miesiąc po wyjściu z sekty, sobie jadę. W sierpniu byłam, bo dostałam taka nagroda, coś takiego, taki voucher weekendowy w hotelu i ja tam miałam sukienkę przed kolano. I chyba nagranie takie robiłam gdzieś mam taką migawkę z Poznania na kanale. Sukienkę miałam taką szarą, taka jak Kleopatra, bo tu dużo takich tych, przed kolano. Ja na tym nagraniu mówię, że ja się czuję jak prostytutka, autentycznie. Zobacz, jak pomimo tego, że weszłam do sekty jako dorosła, ukształtowana osoba, przez 30 lat, bo ja 30 lat siedziałam tam, to już mi tak sprano głowę, że ja się czułam jak prostytutka. Ale ja zauważyłam u siebie też proces, wiesz, bo ja teraz chodzę w sukienkach czy spódnicach na pół uda. A dlaczego jak mogę sobie na to pozwolić, to nie chodzi. Bransoletką na nodze. Wiesz, jak podchodzą świadkowie do bransoletki na nodze u kobiety? Wiesz chyba. No wiemy, jak podchodzą do mężczyzn, którzy chcieli zapuścić sobie bródkę. Mimo że Jezus i apostołowie są w teokratycznych tam gazetkach przedstawiani z zarostem. Tak. To pamiętam, jak chociażby mój szwagier zapuścił sobie takie dwutrzydniowy taki tutaj ten, jak z tym walczono, nie? Stracił przywilej, w pierwszej kolejności go straszyli przywilejem tam przy nagłośnieniu czy przy literaturze, nie? No jakie to jest, po prostu wszędzie jest przemoc. Na każdym kroku człowiek jest przemoc i teraz jak oni luzują pasa i nagle można studiować, można tam trochę grać na instrumentach jakiś, coś tam przytrenować, można, nie wiem, chociaż
no może nie zapasy, ale chociaż kolarstwo jakieś, to wszystko już dzisiaj można, już nie ma wykluczania za pomówienia i tak dalej. Jakie to jest dzisiaj łatwe, nie? Jakie to jest dzisiaj łatwe, ale ile człowiek się wycierpiał, ile karier zmarnowanych, ile ludzi zmarnowanych. Tak, no bo ja słuchaj, no, tak naprawdę każdy z nas, będąc, ja mówię, właściwie określmy, chodzi o młode osoby, które się wychowały, tak? Mhm. Dorosłe też, bo mogły kontynuować wykształcenie dalej nawet, prawda? A wchodząc do sekty, destrukcyjnej grupy, słuchaj, już jak gdyby jest narzucane odgórnie ograniczenie, nie? Takie obwarowanie, wsadzają cię w taką skorupę, w takie pudełko, nie możesz poza nie wyjść, ale to też wiesz, że w zborach wyglądało inaczej, bo w jednym zborze na przykład dzieci starszych mogły studiować, nie był ściągany z przywileju, a w innym było inaczej. Też do końca tej jedności... Tak, wiesz, tak, były podwójne standardy i były samowolki, ale pojawił się bardzo dobry komentarz Izabeli Reck. Ja przepraszam, że nie czytam wszystkich komentarzy, bo ja nie nadążam. Ja teraz to kliknęłam, no. Ale ja przepraszam, że nie czytałem wszystkich komentarzy, ale ten mi tutaj, doszłam do wniosku, że Biblia to straszna książka i Bóg w niej zawarty jest wyrodnialcem. No właśnie, bo przecież sama Biblia, jeśli w ogóle, jak ona została tam posklejana w całość, ale w Biblii Bóg to, co robił, no to przecież tam jest pedofilia normalnie i tak dalej, nie? Także bardzo dobry komentarz, bo chodzi tutaj o interpretację Biblii, nie? O interpretację. Wszystko można wytłumaczyć. Biblia jest jak plastelina i każdą rzecz można wytłumaczyć. Dlatego Biblia no nie jest do końca pismem natchnionym przez Boga, bo no bo, ale tutaj za dużo bym się rozgadał, ale mam tutaj jeszcze listę i chciałem jeszcze tylko to, co zapomniałem powiedzieć. Mój ostatni kontakt z ojcem, jechaliśmy do Poznania tam coś załatwić, jechaliśmy w samochodzie tam chyba z 3 godziny, no bo to tam strasznie długo w tej wewte i tam załatwialiśmy sprawy, to był nasz ostatni kontakt i ojciec mi się zapytał, kiedy ja wracam do prawdy tak zwanej, kiedy ja wracam do sekty, nie? A ja mówię, no że ja już nie wracam, już nigdy, nie? No był oburzony, bo on myślał, że sobie odetchnę tam gdzieś na chwilę i że za jakiś czas wrócę. Poszalejesz i wrócisz. No i zaczął mi się odgrywać, odgryzać mi się zaczął. Powiedział między innymi, no że no, organizacja co jakiś czas się z odpadów oczyszcza, że po prostu jestem takim odpadem i że to jest normalne, nie? Że organizacja się po prostu co jakiś czas oczyszcza i że no, po prostu jestem takim odpadem. Ja mu się odgryzłem, czy jeszcze pamięta, jak nas wszystkich bił, szczególnie mnie sobie upodobał. I w jaki sposób to się odbywało, jak mnie posyłał do szpitala w ogóle i tak dalej, no to zabronił mi o tym pamiętać w ogóle. Zabronił mi o tym pamiętać. Ty jeszcze o tym pamiętasz? Jakim prawem ty o tym pamiętasz? Coś, co wpłynęło na moje całe życie, że ja o tym jeszcze pamiętam, ale to już jest przypisane do mojej rodziny, ta agresja, bo miałem rozmowę z mojej mamy siostrą o tym, jak jej syn mnie traktował przez całe życie i była dokładnie ta sama reakcja, nie? Że jakim prawem coś, co całe moje życie zdeprymowało i ukształtowało, to ja nie mogę tego pamiętać, ale to jest typowo w stylu mojej babci, bo moja babcia zawsze podważała kogoś emocje. Do babci się przychodziło i się mówiło, że tam, nie wiem, coś boli, coś się tam chce, coś tam, a babcia zawsze tam wymyślasz. To takie było w stylu mojej babci, ale dziwne jest to, że od ojca strony to samo, także tutaj wypielęgnowała to także sekta, oni tak daleko są od siebie, nie mają kontaktu z własnym środkiem, nie? Także no dalekosiężne krzywdy, słuchajcie, to bym musiał tutaj książkę napisać na ten temat, co wcale nie jest wykluczone, bo jestem tutaj zachęcony, żeby napisać książkę. Dwie książki tutaj mam, już o nich mówiłem. Bardzo wam polecam. Marta Paw Niegodna. Świetna, no zarąbista. I Hanka Nerodni, moja długa droga do wolności. Jestem z nią na świeżo jakieś pół roku temu, albo rok temu ją czytałem. To jest taka książka na 3 godziny. No jestem pod wrażeniem uczciwości tutaj tej pani Hanka Nerodni. Super sprawa. Jeszcze na sam koniec poleciłbym książkę, której nie przeczytałem, więc w sumie no nie powinienem jej polecać, ale wiem, o czym ona jest. Supernormalsi. To jest właśnie książka o takich osobach jak ja, które są DDA, DDD.
my z tego całego, z tej całej krzywdy i z tej trudu życia mamy jednak pewne inklinacje i pewne odporności. To jest książka Super Normalsi, Trudne dzieciństwa i niezwykła historia odporności psychicznej. No, nie, przyznaję się, że jej nie przeczytałem jeszcze, bo mam kolejkę do czytania, ale to są takie osoby właśnie jak ja, nie ma co się załamywać, ten syndrom, tą chorobę, my już z nią zostaniemy do końca życia, trzeba nauczyć się z nią żyć, ale można obrócić kota ogonem i można zrobić z tego użytek, bo mamy specjalną inklinację, jesteśmy wyczuleni na pewne tematy, mamy no po prostu rzeczy, których inni nie mają, nie? Możemy to obrócić w dobrą kartę w naszą stronę, nie? Fajny szereg książek, wsparcie dla dorosłych dzieci alkoholików, czyli Hipopotam w pokoju stołowym, książka, która mnie obudziła i pokazała mi, że doktryna religijna może być ekwiwalentem potężnego uzależnienia od narkotyków, alkoholu, ale takiego potężnego uzależnienia. Nie mówię o kimś, kto sobie lubi tam czasem golnąć i normalnie żyje, funkcjonuje, ewentualnie zawiesi się na 2-3 dni. Świat, w którym żyłem, to był ciąg. To był po prostu ciąg. To jest gra na śmierć i życie, ponieważ boisz się, że twoje pragnienia i potrzeby muzyki, rozrywki, zrozumienia siebie, emocjonalne, psychiczne, że one zagrażają doktrynie religijnej. I to jest od razu, to jest, wiecie, wewnętrzne dziecko w związku, kapitalna lektura, chyba najbardziej przeze mnie zmęczona, najbardziej praca z wewnętrznym dzieckiem, pozbywanie się traum. Jest tego całe mnóstwo. Jest tego całe mnóstwo. Naprawdę, jeśli ktoś chce, to może stanąć na nogi. Ale jest to ciężka praca i człowiek musi tego naprawdę chcieć. Wiesz co? Trafiłem na bardzo dobrych, jeszcze przepraszam, że ci przerwę, trafiłem na bardzo dobrych specjalistów. Pierwsza moja terapia była tyle śmieszna, że siostra na nią mnie wywiozła i nie miała pojęcia, że ta pani już pracuje z ludźmi, którzy którzy się otarli albo są świadkami Jehowy, albo wychodzą ze świadków Jehowy, właśnie tak jak ja. Także ona mi bardzo pomogła wtedy ze świadków Jehowy wyjść. Bo miała doświadczenie, wiesz. Już zaczęli się do niej zgłaszać po cichaczu świadkowie Jehowy, którzy nie radzili sobie ze swoim życiem. I ona zaczęła się tym tematem interesować bardzo mocno, lub tacy właśnie jak ja na pograniczu. Ja się do niej z innymi potrzebami zgłosiłem. Siostra widziała, że mam bardzo duże problemy, chciała mi bardzo pomóc, ale nie wiedziała, że to opierze taki, że to się tak skończy, nie? Że to się tak skończy, także to był wybitny fachowiec. Druga terapia, się okazało, że nie mam co przerabiać. Natomiast to w ogóle była pani seksuolog. Zgłosiłem się do niej i tak naprawdę ona powiedziała, że ja nie mam żadnych problemów, że powinienem przerobić w pierwszej kolejności bliskość i przez kolejne 2-3 lata nie potrafiłem zajarzyć, co to jest bliskość. Aż trafiłem później na panią Monikę Stachura w Wdowczach, która przez blisko 3 lata tam nie wiem ile set spotkań doprowadzała mnie na prostą, no i skończyło się tutaj u pani Olgi, kurczę Felek, zapomniałem, jak ona się nazywa, nazwisko, na terapii z hipnozą regresyjną. No już mam przegrzany procesor. Także no to czego tutaj się dokopałem i to, co tutaj ruszyłem z kopyta, to było no chyba najlepszą rzeczą, jaka w życiu mnie spotkała. Te obydwie ostatnie terapie. A korzystałeś z ustawień Hellingera? Nie, to jest bardzo ciekawe, że akurat świadkowie dają na to przyzwolenia. To jest ja znam nawet, byłam... z którego oni korzystają w drugą stronę. Tak. Także znam to jeszcze tam, tylko że ja na mojej stacjonarnej terapii, tej zwykłej, z panią Moniką musiałem wybaczyć sobie, że nie wybaczę rodzicom. I to był dla mnie taki ciężar nie do zniesienia, że ja muszę dojrzeć do tych ustawień Hellingera, ale znam osoby, eks-świadków czy tam pokrewnych, którzy z tego skorzystali i to jest jeszcze przede mną. Bo to pomocy też jest, dzisiaj są. Tak, są, tylko ja mówię, no nawet wiesz co, teraz tu jak są widzowie, którzy
wiesz, zastanawiają się, co zrobić, wiesz, żeby wyprowadzić się na prostą, na ten bezpieczny brzeg, nie? To, co ja mówiłam w zapowiedzi, bezpieczną przystań, to nawet ty ich tutaj nakierowywujesz. No, nasza rozmowa, tak? Patrz, Furia mi trzęsie, ona zaczyna zwracać na siebie uwagę i mi się trzęsie laptop, bo ona się trzepie. Ale zobacz, bo często ludzie nie znają różnego rodzaju metod, które mogą, z których mogą skorzystać i które mogą im pomóc, tak? Bo wiesz, ja ci coś... No. Wielu świadków opuszcza organizację, ale ta organizacja nie opuszcza ich. Tak, i oni, tak. I bardzo jest to widać na tych grupkach, podgrupkach dla ex-świadków Jehowy, bardzo szybko odwzorowywujemy kolejne sekty i kojarzą się, i tworzą się, przepraszam, już mi mózg nie pracuje, jeszcze siku mi się chce strasznie, i ten, mnie ciśnie, i bardzo szybko powstają nowe grupy wzajemnej adoracji, tak. Nowe sekty się tworzą. Tak, ale widzisz, bo są ludzie, jak zobacz, są wyobcowani, wyalienowani i zostają sami. Człowiek jest jak po wojnie, rozmawialiśmy, że człowiek z dnia na dzień, ludzie, tak jak u mnie było, tracą się kontakty na WhatsApp, rodzinę cielesną masz daleko. Ja jeszcze byłam w dobrej sytuacji, że przez te półtora roku mieszkałam razem z córką, z którą wyszłyśmy z sekty, bo przecież dwójka dzieci, która mieszkała na piętrze obok, gdzie dzieli nas jeden lokator, to jak ja nie zapukałam, to nie było zero, to w ogóle nie było kontaktu z nimi, tak? A ja jako matka się interesowałam. W tej chwili, ja tu mogę oficjalnie na kanale powiedzieć, dzieci tak mi uciekły, że ja nie wiem, gdzie mieszkają w Katowicach. Wyobrażasz to sobie? To, wiesz co, Dominik, to uświadamia, jak ja czasami komuś o tym mówię, to uświadamia, jak pierze berety sekta. Ale trzeba sobie zdać z tego sprawę i z tego wyjść, bo jeśli tak, z tego nie wyjdziemy, to nasze życie będzie bardzo szybko wyglądać podobnie, będzie wyglądać tak samo. Dlatego słuchaj, dlatego ja mówię, na przykład czytałam jeszcze w sekcie Potęgę teraźniejszości, Eckharta Tolle. Ja właśnie jestem w trakcie, tak? No jest u mnie na biurku, no jestem no, w jednej części. To jest no. bardzo też ciekawa pozycja. Dostałem ją w prezencie, w prezencie ją dostałem. A, super, super. Dzięki. No i powiem ci, że na przykład ja po przeczytaniu, będąc w sekcie, bo ja czytałam ją pod kątem, bo ja byłam po śmierci, to była, wiesz, ja już byłam po śmierci męża, żeby się też uporać. Zresztą ja i tak, biorąc pod uwagę to, co się, wiesz, czasami jak ktoś tam widzi, czy tam słyszy, ja i tak sobie po prostu bardzo dobrze radzę, tak? Ale ona uświadamia człowiekowi, on tam, nie wiem, pod koniec chyba takie ciekawe słowa, ja nie chcę tutaj spoilerować ci teraz, ale no, sam tytuł Potęga teraźniejszości, ona ci jest w stanie uświadomić coś takiego, czy żyjesz przyszłością, czy jesteś tu i teraz. Bo każdego dnia się dzieje przeszłość i przyszłość. Ale tam już jest prawo rezonansu, tam już jest użyta intencja, nie? Trzeba bardzo dobrze ogarnąć intencję, żeby uruchomić tą książkę, no. Tak, znaczy wiesz, na zasadzie takiej, no bo w fizyce kwantowej jest tu i teraz tylko. To jest tu i teraz. Tak. Każdego dnia to się dzieje. Tak, czyli to, co było, tego już nie ma, tak? Ale jeśli to wywołuje w nas emocje, to znaczy, że my nie żyjemy w tu i teraz. I na przykład też czytałam, że depresja to jest wynikiem bycia zbyt grzecznym, że chcesz być zbyt grzeczny, tak? Albo zbyt długo nie odzywać się, tak. Tak, ale też depresja jest wynikiem zaprzedania siebie, nie stawiania siebie na pierwszym miejscu. I dopóki człowiek sobie tego nie uświadomi, wiesz, ja na przykład powiem ci, Dominik, wiesz co zauważyłam? Ja tak mówiłam wcześniej, że ja nauczyłam się czuć swoje ciało, jakieś spięcie, wiesz, coś co, ja to tak nazywam, że z przestrzeni mi się coś pojawia i po prostu później się okazuje, że tak jest, że ktoś mi tylko, wiesz, jakaś wypowiedź, czytasz między wierszami i to mi się wszystko potwierdza. I taka sytuacja, patrz, ja teraz mam czarną dziurę. No my już chyba zmęczeni jesteśmy, mnie jeszcze pęcherz goni, ale... Może będziemy, słuchaj, powoli kończyć, a najwyżej, słuchaj, może będzie okazja jeszcze
kiedy się spotkać i zrobić jakiegoś live'a. No, pewnie, nie ma problemu. Tutaj Izabela Redk napisała, nasz kochany ojciec, wielbiciel Jehowy, kablem od magnetofonu uczył czytać Biblię. Ja oczywiście nie byłem jedyny, ja nie byłem sam, bo później jak nawiązałem już znajomości z mojego miasta, jeszcze dwie rodziny, tam była taka sama przemoc, tylko po prostu to się nie wydało i nie było takiej draki. To było też na punkcie religijnym, też na punkcie, także no, mój ojciec nie był w tym wszystkim sam, czyli tak samo jak te krzywdy w tle seksualnym, tak samo te krzywdy tutaj też się odwzorowywały, także to świadczy o tym, czym ta doktryna jest, jeżeli to się powtarza. Ale będąc tyle lat w internecie aktywnym, na tych wszystkich grupach, poznałem jeszcze więcej osób, które też doznały takiej krzywdy. Mało tego, tutaj pozdrawiam pewną osobę, którą sprowadziłem z Polski, jest to kobieta. Tam była taka sytuacja, że mama potrafiła nie radzić sobie z własnymi emocjami dotyczącymi tej osoby do takiego stopnia, że potrafiła na niej połamać taboret. Boż. Ona była uważana za siostrę starszą w zborze, była na tyle charakterna, i swoje życiowe niepowodzenia, które ona przypominała swojej mamie, swoim osobom, no dochodziło do takich rzeczy. Jeszcze tutaj tylko dopowiem jeszcze o krzywdach naszych emocjonalnie nierozwiniętych rodziców, którzy padli ofiarą sekty i nigdy wewnętrznie nie dorośli, stosują na nas gwałt psychiczny. Każdy mój ówczesny telefon do mojej matki to był gwałt psychiczny. Ja bym ciebie kochała, gdybyś wrócił do organizacji. Nie za to, jaki jestem, czego dokonałem, z czym sobie w życiu poradziłem, jak wszystko przeszedłem. Chociażby za to, że jestem, tak jak to moje dzieciątko, które wynosiłem do pielęgniarki, nieżyjące. Ja nie mogłem już więcej spojrzeć na moją. Ja nie mogę już więcej spojrzeć na moją matkę. Nie mogę, to się skończyło, to się przerwało. A jeszcze ten telefon, jak mi powiedziała, że bardzo dobrze, bo za to jest kara za to, że opuściłem organizację. My się później dowiedzieliśmy tak naprawdę, czemu dziecko serce potem nie biło tak naprawdę. Także naprawdę ekstremum. W każdym bądź razie nasi rodzice co jakiś czas, bo my się korzymy o tą miłość. My dzieci z takich domów dysfunkcyjnych korzymy się o tą miłość, szukamy tych rodziców, potrzebujemy tego do życia, bo to jest normalne. Moja mama tego nie dostała. Moja mama tego nie dostała, bo babcia też nie potrafiła jej tego dać. No i słuchaj, na zasadzie ofiar. Nie tak się mówi, powiedzenie. Chociaż... Tak. Jest taka książka o Świadkach Jehowy, byliśmy ofiar, ale nie mam jej tutaj ze sobą. Jest taka książka o Świadkach Jehowy, jesteśmy ofiar. I rodzice na nas dokonują tego gwałtu emocjonalnego, nie? Co jakiś czas i pociągają za ten sznurek, no ale jeśli na zgromadzeniu można usłyszeć, że dzieci to jest pokusa szatana, żeby ten, dobra, ja już muszę kończyć, bo ja już nie mogę się wysławiać. Tak. Chciałbym tutaj najwyżej ładnie mówić i ten, ale ja już nie mogę, bo już... Zmęczenie, mam... jest ponad 3 godziny. Dobra. Tutaj jeszcze, wiesz co, zamieściłam, bo tutaj, to jest też były nasz brat, uzdrowiciel praniczny, tak, bo tutaj zaprasza na kursy uzdrawiania, tutaj Ola też, dobrze, ja sobie później na spokojnie przejrzę, bo tych komentarzy jest dużo, nie idzie, ja też nie uruchamiam ich non stop, żeby po prostu skupiać się też na rozmowie, wiesz, no najwyżej możemy, wiesz, zrobić kontynuację za jakiś czas. Jakby były jakieś pytania, to ja wtedy na te pytania chętnie odpowiem, nie? No właśnie, możemy się tak umówić, nie, ale... Już mi nie wychodzi po prostu. Rozumiem. To jednak, wiesz, to już jest ponad 3 godziny. U mnie już kot się uspokoił, ale furia, były momenty, że tak jak dziecko stara się zwrócić na siebie uwagę, bo niestety ja mam uwagę skoncentrowaną przed laptopem. No tak.
A zwierzę też, wiesz, też potrzebuje uwagi i zainteresowania. No teraz się już uspokoiła, ale była taka dosyć rozrabiała mi. No to może w takim razie, słuchaj, będziemy powoli kończyć, tak? Będziemy powoli kończyć. Ja na koniec chciałam wam coś, aha, ja jeszcze tak wspomnę na koniec, czekajcie, bo ja tutaj mam notatki sobie porobiłam, żeby czegoś nie zapomnieć, bo ja jeszcze tak wspomnę, wiesz, chciałam coś przeczytać, wiesz, ja byłam w zeszłym tygodniu byłam na takim evencie, na spotkaniu, na które zostałam zaproszona, na promocję książki Ewy Kasali, Czas Potęgi. Pierwszy napisała bogini Czas Potęgi, bogini czasu, w temacie słowiańskim. Piękne przekazy naprawdę, piękna impreza z takim przesłaniem. I chciałam przeczytać ten jeden tekst jej, wiesz, który się wyświetlał na Telebimie. Mhm. Bardzo ma ciekawe przesłanie i mam nadzieję, że nie jeden świadek tutaj, który jest, wiesz, bo ja słyszałam, że są starsi wyznaczeni, którzy mają obowiązek oglądać takie kanały, rozumiesz? Też takie informacje do mnie dotarły. Ja osobiście poznałem człowieka, który był wytypowany, nie powiem głośno przez kogo, który jeszcze w czasie, kiedy nie było internetów, miał wstąpić właśnie do grupy, to była grupa w Krakowie, pierwszych takich tak zwanych odstępców, którzy pierwsze co, to nie chcieli chodzić do służby od domu do domu. I przestali się chyba wizytowo ubierać na zebrania, także on był wytypowany przez Nadarzyn, żeby tam iść, udawać jednego z nich, i wszystko do Nadarzyna kablować. Także przez przypadek taką osobę udało mi się poznać i wtedy mi się oczy otwarły, że no przecież jeśli ktoś odszedł, to po co się dalej nim interesować? Tak. Po co to kontrolować, nie? No ale potem jak światło jaśniało, no to już wiedziałem dlaczego, nie? O co chodzi? No dobrze, to słuchaj, bo nie będziemy cię trzymać, bo to jest naprawdę bardzo taki ciekawy tekst z przesłaniem, nie jest długi. I słuchaj, ja już cię zwolnię, ja sobie zakończę już sama ze słuchaczami, z widzami i wam przeczytam. Bardzo ciekawe słowa właśnie, przesłanie Ewy Kasali. Kobiety w takiej energii żeńskiej, takiej energetycznej, bądź mądry, mądra, dobry, dobra, poprowadzi cię światło, które jest w tobie, zaufaj wewnętrznemu głosowi. Idź z godnością, z wysoko podniesioną głową, a gdy się zatrzymasz, otrzep z sukni podróżniczy pył i spójrz w oczy ludzi i w słońce. Uśmiechnij się do siebie i świata, nieś i dawaj miłość. Ona jest najważniejsza, ona powołuje nas do życia, dzięki niej istniejemy. A na zakończenie drogi, tutaj, wracamy właśnie do niej. Czy tego chcemy, czy nie? Wszyscy, ale to wszyscy jesteśmy miłością. I to jest już koniec tego krótkiego tekstu. Było więcej przesłań, ale z tych, które tam były, bo ja porobiłam zdjęcia, wiesz, tutaj sobie stwierdziłam, że upublicznię ten, bo jest naprawdę piękny, który mówi głównie o miłości. My jesteśmy miłością, nie? Także jeśli wzniesiemy... No, świadkowie uważają, że to oni są miłością i żyją w miłości, ale w praktyce tak. Wiemy, jak to wygląda tak naprawdę. Tak. Skąd te depresje, skąd te zdrady, skąd te nerwice. Ja jak byłem dzieckiem, to też miałem nerwice i to dwa razy. Leczyłem się już na nerwy w wieku szkolnym. A ja zakończę tak po męsku, bo tutaj widzę, ja tak ledwie widzę Aleksandra. Dominik, ile ty w życiu przeszedłeś szok? Ja zakończę tak po męsku, jak taki Rambo. Tak. Nieważne, ile razy się przewróciłeś, tylko jak wstałeś. No tak, ja na razie jeszcze nie mogę powiedzieć, że to tylko, że mi się udało ze wszystkiego wstać, bo jestem w procesie i też ja nie tylko ja byłem tak poszkodowany, bo są ludzie o wiele bardziej poszkodowani i mam z takimi ludźmi też mniejszy czy większy kontakt, także ja nie jestem sam, ale można wstać i to jest najważniejsze.
Tak, no i ważne, że wiesz, że człowiek podnosi się z kolan, to co ja powtarzam, zakłada koronę i zasuwa Tak, dalej. tak, Bo tak, każdy z tak. nas, zgodzisz się, że każdy z nas ma momenty takie, gdzie te emocje muszą ujść, bo to jest naturalne. Tylko jeśli mamy świadomość, żeby po prostu wrócić szybko, podnieść swoje wibracje, bo ja chyba na grupie się nagrywałam, wibracje poprzez na przykład, wiesz, muzykę, którą lubimy, coś, co nam sprawia przyjemność, radość, żeby poprawić sobie humor, potańczyć rano, bo ja na grupie też czasami tam dziewczyny, chłopaki wiedzą, gdzie się okazuje, dostaję feedback, że rzeczywiście, że tak jest, że jak potańczysz rano, powstanie w ciągu dnia, to całkiem inny dzień wygląda, całkiem inaczej, wiesz, no, w ogóle tak z radością, właśnie bycie tu i teraz. Ta książka Eckharta Tolle. Dobrze, słuchaj, dobrze, ja nie będę cię już tutaj torturować dłużej. No, bo mnie pędzi pęcherzyna. Właśnie, właśnie, także było nam bardzo miło, że się pojawiłeś. Mnie jest bardzo miło przede wszystkim i Mi myślę, że również, no dziękuję, dziękuję. na moim kanale, że opowiedziałeś swoją historię. Myślę, że wielu osobom da do myślenia i niektórym otworzy oczy, a niektórym pomoże ukierunkować powrót do swojego zdrowia psychicznego, które jest tak naprawdę i do miłości własnej. Ciężko na to zdrowie psychiczne się zdecydować i podjąć działania, bo trzeba samemu chcieć. Terapeuta przerobi z nami tylko tyle, ile my sami jesteśmy gotowi. I to jest piękne, bo nikt w końcu poza organizacją nas nie krzywdzi, nikt w nas nie wtłacza, nikt nas przemocowo nie Tak, pędzi, nie? Nikt nas nie kontroluje. To jest nasza podróż. To jest nasza podróż oczywiście, do naszego wnętrza. To do jest siebie, do najpiękniejsza siebie. rzecz, jaką można sobie sprawić samemu, nie? Ale Zgadza trzeba się w końcu przełamać. się. Tak, wiesz co, ja tutaj nie ma czasu, bo ja chciałam jeszcze, ale to już może będzie okazja kiedy indziej, na zasadzie takiej, wiesz, w kontekście tego, jak na przykład twoje życie teraz wygląda, ale to może na następny raz zostawimy. Chodzi, wiesz, ile w tej chwili jesteśmy w stanie czerpać z życia i Jesteśmy, czy oczywiście. tak, i czy możemy być mniej czy bardziej szczęśliwi po wyjściu z sekty. Się okazuje, że my łamiemy ich Bardziej. stereotypy, tak? No oczywiście, pewnie. Może będzie okazja jeszcze na ten temat porozmawiać, co? Może Dobrze, nie jakieś ma problemu. pytania się pojawią. Dobrze, Dominik, to słuchaj, w Ja takim lecę. razie spokojnej nocy, pozdrowienia serdeczne, Pozdrawiam serdeczności wszystkich. dla żony, że Dzięki, dzięki. po prostu przeżyła te ponad 3 godziny bez ciebie. Także No. wszystkiego dobrego Lecę. i do Pozdrawiam. zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Dobrze? Na Pa. razie, hej. No dzięki, stokrotne. Pa, pa. Kochani, ja sobie tak zerknę na wasze komentarze, będziemy kończyć, bo my mamy już, będzie niedługo prawie 3,5 godziny. Tutaj Mimi Smart, dzięki Haniu, cały czas płaczę, chleję wino, żeby ten ból znieść. No, ja tu tak, słuchajcie, nie przez to właśnie, że było tak aktywnie, ja nie byłam w stanie przejrzeć wszystkich komentarzy, ale sobie później to zrobię. Także Dominik też. Słuchajcie, będziemy, kochani, kończyć. Piszcie w komentarzach, może macie jakieś pytanie do Dominika, może możecie pisać do mnie na priv czy na grupie. Numer telefonu wyświetla się na stronie głównej kanału. Tutaj Weber napisał. Tak dobrze myślałem o świadkach, a tu lipa, niezły burdel. Dobrze, że ja taki. Tak, niezły burdel, to mi się kojarzy ten tekst z Sex Missy. Tutaj Ola pisze teraz: siostry, które się prostytuowały, wrzucały pieniądze z procederu do skrzynek. Ola, nie wiem, możliw, możliw. Mi się wydaje, że raczej wykorzystywały na ekskluzywną bieliznę, która im była potrzebna. No, tak. Skater. Tak, natury nie oszukasz. Jeśli nie mogą być w związku, to z poduszką seks uprawiają lub homoseks. Globulki do pochwowy, tak, no. Słuchajcie, temat seksu bogaty. Poczekajcie, bo ja sobie jak.
Aha, tutaj ja muszę sobie przeskoczyć na YouTube teraz, zobaczyć co się dzieje, bo mnie trochę przekłamuje mi tekst. Co widzi Goedro, momencik. Widzi gołe kolana, to mu staje. No słuchajcie, no właśnie to jest to, że widocznie ten gościu ma, tak? Ci braciszkowie mają problem sami ze sobą. Shopping, potajemne imprezy poszły tak. Tutaj, poczekajcie, bo ja, tu jest od Danusi. Izabela. Bożenka Różowa mnie do dziś gorszy. No to trudno, to trzeba zejść z mojego kanału, słuchaj. Tak, i tutaj Ola do Dominika. Pisz książkę, będzie dobry scenariusz na film. I tutaj Mimi Smart też, Alice Miller napisała, my wszyscy jesteśmy ofiarami ofiar. To mi pomaga znaleźć pokój z oprawcami, którzy to samo przeżyli i powiedziano im, my cię kochamy i to dla twojego dobra, tak. I tutaj Weber jest pod wrażeniem szczerości dzisiejszego bohatera wywiadu Dominika. Tutaj Bartek, Bartosz pisze, w Siemianowicach były swingers party, tak, wymiana małżonków, ale słuchajcie, jak świadkowie to oglądają, to oczywiście to są odstępcze treści, bzdury jakieś, które tutaj opowiadamy. Tutaj Bartek coś kładę na rozpustę. Bartosz, starszy zboru, Andrzej będzie cię ścigał, tak? Poczekajcie, ja sobie tak nie będę już wszystkiego przeglądać. Słuchajcie. Tak, tutaj kanał Odkrywanie Zagadek, czytamy wychowanie świadkowskie to gwałt na duszy, tak, to jest gwałcenie duszy. Zakopanie jej, ja bym powiedziała, słuchajcie, nawet, tak, pogwałcenie. Tutaj Hania, ja też idę, jak mi się podoba, ale rodzina to przykre, jak odrzucą, jeśli ty na przykład jesteś dobry. Dobrze, słuchajcie, namnożyło się tych komentarzy, mamy już niecałe 3 godziny, będziemy kończyć. Słuchajcie, ja tak chcę, tutaj Picz Kowalska, miałam 2 mężów alkoholików przemocowych i ich już nie oceniam, tak. Tutaj Mimi też tak, Dominik narobi w majtki, kończymy, żebyśmy mu się nie zbrzydzili oczywiście. Tak. Nie chodzisz w cudzych butach, to nie oceniaj. Dokładnie. Świadkowie żyją w obłudzie. Słuchajcie, ja tak przeglądam na szybko. Ola, dziękują, wszyscy dziękują, tak. Dobrze, tu Picz Kowalska. Ostatnio słuchałam u Światusów. Super wywiad doświadczonego świadka. Teresa Pasterska. Po 40 latach i pokoleniach w organizacji. No zobaczcie, jaki staż. Ja 30 lat, inni 40, 50. Bożenka i Dominik Carrington, dziękujemy. Słuchajcie, ja tutaj wrzucam końcówki komentarzy. Tak, Ola, trzymaj się Dominik. Niedługo na moim kanale dalsze tematy z udziałem Dominika. Tak, słuchajcie, tutaj kanał zaprasza na dalsze wywiady z Dominikiem. Hania tutaj, Monika, robisz dobrą robotę, Jakub Kosowicz, świetny live. Kochani, wszystkim dobranoc. Tu Teresa. Ja właśnie zrobiłam się też różowa, bo strasznie mi się spodobały, Bożenko, ten twój kolor włosów. No widzicie, i zapoczątkowywuje trendy. Odkrywanie zagadek. No to jest, Ola, to jest nazwa kanału. Odkrywanie zagadek, to jest nazwa kanału. Skater, bardzo ciekawe tematy. Słuchajcie, dojechałam do końca w miarę.
Tak, nazwa kanału tu. I tutaj Baron Dominik, wielki szacunek i głęboki ukłon. Zasługujesz na wszystko, co najlepsze i pozdrawiam z serca. Tak, Jola, dzisiaj mocno było, ja pierdzielę, co to było. Tak, kochani, w takim razie jestem wdzięczna za lajki, subskrypcje, będziemy kończyć. Ja jeszcze przypomnę, także jeśli nie zalajkowaliście, zachęcam, dajcie lajka, nakarmy algorytmy YouTube, bo one to lubią, zwiększamy zasięgi. I chciałam przypomnieć jeszcze, że 18 listopada o godzinie 10 w Katowicach, ja sobie zapisałam, żeby przynajmniej czegoś nie pomylić, w Galerii Katowickiej spotkanie będzie w budynku galerii przed wyjściem głównym w stronę ulicy 3 Maja. Przejdziemy sobie do kawiarni, napić się kawy, herbaty, co kto uważa. Każdy może sobie zamówić też to, co uważa. Jeśli ktoś się spóźni, moi drodzy, moi mili, bo to będzie już za tydzień. Jeśli by ktoś się spóźnił, to kontakt na mój telefon będę mieć włączony i wtedy, żebyście nie mieli problemu z dojściem do miejsca, gdzie jesteśmy już grupą, to ja wtedy wyjdę i się pokażę, bo moje różowe włosy są charakterystyczne i nie będziecie mieć problemu nawet mnie dostrzec gdzieś na pasażu. Także zapraszam Was cieplutko na spotkanie 18. Co do live'u, słuchajcie, to albo będzie odpalony w trakcie spotkania, ale to ja jeszcze dam Wam znać, albo zamieszczę post. Tutaj pitch, tak, był mocny wywiad. Pani Bożenko Różowa, dziękuję. Słuchajcie, ogólnie to się, ukłony należą też Dominikowi również. Przyszłam z pracy, zaraz odsłucham wszystko od początku. Tak, Ola. Aha, już sobie wolne załatwiłam na 18, no super. I słuchajcie, aha, czyli ja to przesłanie już przeczytałam. Czyli tak, przypomniałam o spotkaniu, bo to jest istotne. Także zapraszam, zobaczymy, w jakiej liczbie się spotkamy. Mam nadzieję, że pobijemy rekord wcześniejszego spotkania, kochani. Życzę Wam w takim razie spokojnej nocy. Mamy niedzielę przed sobą i do zobaczenia. I kochani, tradycyjnie kończymy, rozstajemy się. Szczęśliwego wieczoru, nocy albo poranka Wam życzę i do kolejnego razu. Do kolejnego razu, kochani, zapowiedź się pojawi. Ściskam Was mocno, buziaki, buziaki i widzimy się kolejnym razem, a z częścią z Was będę się widzieć 18 w Galerii Katowickiej, Katowice. Tak. Trzymajcie się. Trzymajcie się, buziaki. Pa, pa, kończymy już.